Sergiusz Piasecki, 7 pigułek Lucyfera. W związku z drukiem tej książki wydawca zwrócił się do autora z prośbą o skreślenie podtytułu Autentyczne przygody diabła Marka i tak dalej. W odpowiedzi otrzymał następujący list. Nie zgadzam się na usunięcie podtytułu, nawet jeśli z tego powodu pan zrezygnuje z drukowania książki. Twierdzę, że diabeł dziewiątej kategorii Marek jest postacią autentyczną. Uważam, że wymagania pańskie są narzucaniem mi swej cenzury. Nie jesteśmy w państwie totalitarnym, lecz w Anglii, gdzie wolność słowa jest chlubą całego narodu i gdzie zabezpiecza ją prawo. Nie w mniejszym stopniu niż w Rosji, w której gwarantuje tę wolność obywatelom artykuł 125 Konstytucji. Pretensje do mnie może mieć jedynie sam diabeł Marek, którego imiennie wskazuje Sergiusz Piasecki. Uwzględniając powyższą wzmiankę autora o wolności słowa, pozostawiam podtytuł bez zmiany, lecz wykorzystując ją na równych prawach dla siebie dodaję. Uważam, że opowieść Sergiusza Piaseckiego Siedem pigułek Lucyfera jest groteską polityczną, a wszystkie postacie, nawet Lucyfera, są fikcyjne. Wydawca. Słowo wstępne. Wydawca jest szczególnie wybrednym czytelnikiem. Czytelnik, biorąc do ręki nieciekawą książkę, traci czas. Krytyk, który chwali lub gani ją z jakichkolwiek względów, zarabia na artykule. Wydawca zaś, jeśli decyduje się na drukowanie nieciekawej książki, która nie będzie miała powodzenia, traci czas i pieniądze. Kiedy wydawca polski na emigracji w roku 1948 decyduje się na wydanie książki, to musi to być utwór naprawdę wyjątkowy. Uważam, że najtrudniejszy rodzaj prozy, satyrę w ogóle, satyrę polityczną zaś w szczególności, w literaturze światowej łatwo jest wymienić setkę wybitnych powieści, lecz trudniej przytoczyć chociażby kilka dodatnich utworów satyrycznych. Nawet w tych najlepszych znajdują się sceny, które grzeszą trywialnością lub brakiem szczerego artyzmu. Często spekulują one na pospolitych zestawieniach i przeciwstawieniach. Prawie zawsze kokietują dekonspirowaniem prawd, które są oczywiste. Satyra taka idzie nie pod prąd, lecz z prądem gustów publiczności. Obliczona jest nie na walkę artysty z obłudą, nie na wykrywanie jej mechanizmów, nie na subtelną analizę, ale na zwykłe bawienie, przedrzeźnianie i wyszydzanie. Sergiusz Piasecki wystąpił z satyrą polityczną odrębnego rodzaju. Bohaterem jego powieści jest, jak twierdzi autor, autentyczny diabeł. Pomysł satyry uważałem za oryginalny, lecz trudny do realizacji. Zacząłem z zainteresowaniem czytać maszynopis, oczekując, że utwór będzie kulał. Już przy pierwszych krokach od chwili konfrontacji diabła z życiem realnym. Samo wprowadzenie diabła w akcję satyry wydawało mi się przeszkodą nie do pokonania. Tymczasem autor nie tylko łatwo ją pokonuje, ale celowo daje nowe przeszkody. Żonglując sytuacjami, rzuca fajerwerki do wcipów, paradoksów. Bohatera Marka rzuca w wir przygód na ziemi. Wszystko tu jest pełne życia i barw. Zapomina się, że samo założenie utworu polega na fikcji. Powieść ta nie nudzi, nie nuży jednostajnością, lecz bawi nieustannie oryginalnością postaci i sytuacji. Piasecki kpi, ośmiesza, chłoszcze sarkazmem i dla podkreślenia autentyczności przygód diabła Marka dokumentuje zdarzenia wycinkami z prasy polskiej. A przecież dokumentacja taka, zdawałoby się, narzuca ranu utworowi, utrudnia pisarzowi pracę. Autor nie nazywa jednak rzeczy po imieniu. Bohater jego staje się ideowym demokratą ludowym i zostaje nim do końca. Nigdzie nie ma wzmianki autora o celu, raczej o celach jego satyry. W sposób ryzykowny splata on prawdę z fikcją, zwalcza obłudę i fałsz, którym ulegają nie tylko w Polsce najmądrzejsi, przed którymi cofają się najśmielsi. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych satyr w obecnych czasach. Mocna jest dlatego, że zwalczyć jej nie sposób. Autor stoi na uboczu. Przygląda się i opowiada o autentycznych przygodach autentycznego czarta. Tymczasem czytelnik sam rozwiązuje dziesiątki problemów, które w sposób najprostszy ukazują mu mechanizm swego działania. Wyciąga prawdę oczywistą i idzie dalej. W książce tej nie ma rzeczy nudnych, nie ma prostactwa. Wszędzie jest za to okazja do uśmiechu. Ironia powieści ma posmak bólu. Sarkazm płynie przez łzy. Wyczuwa się w siedmiu pigułkach Lucyfera troskę pisarza o swój kraj oraz pogardę dla tej obłudy, która w nim panuje. Jako wydawcy nie zależało mi na jego tendencjach politycznych. Mnie zależy na poziomie artystycznym utworu, który by zapewnił mu powodzenie. I tu, w najtrudniejszym rodzaju prozy, autor stworzył z przygód diabła satyrę wysokiej klasy.
Na kartach tej opowieści diabeł dziewiątej kategorii Marek jest do końca zakochany w Rosjanach. Nienawidzi Polaków, reakcji, sanacji i z zapałem ich zwalcza. Czuje się do końca ideowo demokratą ludowym i pcha się ze swoją demokracją wszędzie. Mimo to Marek wydobył na wierzch całą nędzę demokracji w dzisiejszej Polsce. Chcąc skonstruować taką satyrę, chcąc rozwiązać zawarte w niej przygody, trzeba mieć tę zdolność, którą dała diabłowi Markowi czwarta pigułka Lucyfera z napisem talent literacki. Czytałem niedawno satyrę na podobny temat George'a Orwella, Folwark zwierzęcy, która odniosła sukces w Wielkiej Brytanii i Ameryce. Uznaję ją za dobrą, lecz wydaje mi się, że satyra Sergiusza Piaseckiego jest lepsza pod względem artystycznym. Orwell przedstawia ustrój społeczny, wykorzystując tradycyjny chwyt satyry tego typu. Maluje ludzi jako zwierzęta. Jest to satyryczny prymityw. Piasecki natomiast operuje w swej satyrze efektami o wysokich walorach artystycznych. Nie potrafię zwrócić uwagi na wszystkie walory siedmiu pigułek Lucyfera, zresztą dla każdego mogą być one inne, lecz pewien jestem, że opowieść ta nie znudzi żadnego czytelnika. Wydawca. Autentyczne przygody diabła Marka w latach 1945-46 w niepodległej Polsce demokratycznej, odtworzone na podstawie dokumentów, zeznań świadków, wycinków prasowych oraz własnych obserwacji autora. Rozdział pierwszy. Awantura w piekle. Żył sobie spokojnie w piekle bardzo sympatyczny diabeł Marek. Lubili go wszyscy, nawet grzesznicy, których gotował w kotłach ze smołą, bo nigdy nie dokuczał im złośliwie, tylko sumiennie i umiejętnie spełniał swoje obowiązki. I trzeba pecha, że jego właśnie spotkała wielka przykrość, która zepsuła Markowi normalną karierę służbową i omal nie spowodowała wyrzucenia go z piekła na zawsze. Stało się to 27 kwietnia 1945 roku. O godzinie 12 w nocy Marek objął służbę w kotłowni numer 13. Dyżurny szatan udzielił mu instrukcji i wyszedł z oddziału. Marek obszedł olbrzymią, ponurą salę rozwinianą błyskami płomieni spod kotów. Oddział ten był szczególnie ważny, dyktatorski, przeznaczony dla wyjątkowo krwawych katów ludzi na ziemi. Gotowano tam w 33 kotłach 99 grzeszników. No, byli wśród nich Herod, Neron, Iwan Groźny, Suworow, Murawiew, Wieszatiel. No, jeden kocioł pojedynczy. Setnym klientem kotłowni stał osobno. Miał na sobie swastykę. Gotował się w nim naturalnie Hitler. Kilka kotłów pustych stało z boku, oczekując na przyjęcie następnych lokatorów kotłowni, którzy nie skończyli jeszcze swojej działalności na ziemi. Na jednym z nich, też pojedynczym, pięknie lśniła czerwona rękawica. Z godłem rękawicy było kilka zajętych kotłów w szeregu. Marek sprawdził temperaturę we wszystkich kotłach, gdzie było trzeba, dorzucił do ognia węgli, usiadł przy stoliku wejścia na salę, zapalił czerwoną lampkę i rozwinął dziennik Czarcia Prawda. Przez pewien czas z zainteresowaniem czytał sprawozdania zagranicznych korespondentów z terenu wszechświata, potem zaczął drzemać. Omal nie usnął, lecz porwał się na nogi i znów obszedł kotły, podsycając ogień pod nimi. Co pewien czas Marek spoglądał na duży zegar ścienny, wiszący naprzeciw wejścia do kotłowni, znów siadał do stolika i znów zabierał się do gazety. Z zainteresowaniem przeczytał oferty matrymonialne. Szczególnie ostatnią. Wiedźma lat 45, ognista, przystojna, wszechstronnie ogłosiona, lubiąca dzieci i rolmopsy, posiadająca duży kapitał bezczelności, szuka towarzysza życia tych samych walorów w wieku od 50 do 500. Łaskawe oferty proszę kierować do wydawnictwa pod box number 00. Marek westchnął. Szkoda, że jestem dla niej za młody. Rozpłynął się w marzeniach o damskim towarzystwie i znów omal nie usnął. Ocknął się, spojrzał na zegar. Lucyferze, dopiero trzecia. Zaczął obchodzić kotłownię. Miał dyżurować do 8 rano. Co prawda opinia diabelska domagała się 36-godzinnego tygodnia pracy, lecz w związku z kryzysem opałowym zeszłej zimy i odkomenderowaniem znacznej liczby diabłów do pracy w górnictwie, Lucyfer nie podpisał uchwały Izby Diabłów, zatwierdzonej już przez Izbę Szatanów. Wszystko było w porządku. Ogień grał pod 33 kotłami. Grzesznicy jęczeli z bólu w gorącej smole. Marek znów usiadł do stolika, spojrzał na zegar. Na kocioł ze swastyką i usnął.
A marzenie miał tak miłe, że się uśmiechał, a nawet oblizywał przez sen. Przyśniło mu się, że główny szatan przedstawił go do tytułu bohatera Związku Piekielnego i do gwiazdy Lucyfera z pogrzebaczami. Marek przyjmował zawistne, naturalnie, gratulacje kolegów po fachu i dumnie wypinał włochatą pierś, na której lśniło wysokie oznaczenie. I w tej właśnie, tak wzniosłej chwili, ktoś bardzo niedelikatnie zamalował go pięścią w mordę. Diabeł porwał się na nogi i z przerażeniem zobaczył przed sobą głównego szatana, który dopiero co, dekorując Marka orderem ognistego, pocałował, zanim jak akt oskarżenia dyndał zegar, którego wskazówki flegmatycznie mijały 8 godzinę. Cóżeś narobił, ty diable podły? Spałeś na dyżurze, a ogień pod kotłami zgasł. Marek tak się przeraził popełnioną zbrodnią, że zemdlał. No, wynikła straszna awantura. Połowa grzeszników odzwyczajonych od niskiej temperatury smoły w kotłach zachorowała na zapalenie płuc i poumierała. Najwytrzymalsi okazali się ci, co nie tak dawno trafili do kotłów. Natomiast starzy klienci, jak Herod, Neron, umarli w tymże dniu. Główny szatan ze strachem wielkim zameldował o zajściu w kotłowni numer 13 Lucyferowi. Ilu zdechło? Spytał władca piekieł. 50, księżycu. Hitler żyje? Żyje, lecz dostał brunatnej febry, księżycu. Ale to u niego dziedziczne. A jak tam ci, co siedzą w kotłach z godłem rękawicy? Też żyją, lecz chorują na czerwonkę, księżycu. To chroniczne głupstwo. A kto dokonał tej zbrodni? Kwalifikowany diabeł 9. kategorii. Marek, księżycu. Daj mi go o godzinie 12 w nocy do raportu karnego. Ojej, przeraził się losem Marka, a nawet główny szatan, lecz posłusznie trzasnął kopytami. Tak jest, wodzu usmolony. Nazajutrz Marek miał szczęście, przepraszam, nieszczęście, po raz pierwszy w życiu zobaczyć Lucyfera, bo dotąd mógł oglądać jedynie liczne, rozwieszone po piekle jego portrety. Władca piekieł siedział na wspaniałym tronie ze złota, kości i czaszek ludzkich, przez największych artystów Związku Piekielnego wykonanym. Miał złote widły i bat w rękach. Dookoła niego falowały barwne płomienie, z których co chwila wyłaniały się te ogniste oczy, to potężne rogi, to czerwone kły. Marek, kopnięty silnie w tyłek przez marszałka piekielnych ceremonii na czworakach, wjechał aż na środek sali audiencyjnej. Skurczył się z przerażenia i dygotał. No to nieco zmiękczyło Lucyfera. — Przyznajesz się do winy? — zagrzmiało po piekle. — Tak jest, ojczulku kochany. Do wszystkiego się przyznaję. Ja, niegodny Związku Piekielnego Diabeł, od dawna to planowałem, namówiony przez agentów z ziemi. Zalewając się łzami nieprzytomnie, bełkotał Marek. Znów rozległ się głos Lucyfera. — Chciałem cię za karę wyrzucić na zawsze z piekła na ziemię, ale widząc twą skruchę, diable głupi, poślę cię tam na rok. Masz mi znaleźć tam 50 nowych grzeszników do pustych kotłów. Jeśli to uczynisz, wezmę cię z powrotem i zostaniesz oznaczony gwiazdą Lucyfera pierwszej klasy. Marek z zachwytem poczołgał się ku tronowi Lucyfera, aby cmoknąć go w kopyto, lecz opalił pysko płomienia otaczające władcę. To jeszcze więcej zmiękczyło Lucyfera. Dać tu mi komisarza informacji propagandy, rozkazał wódz czartów. Wnet się zjawił przed obliczem władcy wysoki dygnitarz piekielny. Jestem wodzu i nauczycielu rogatych. W jakim państwie na ziemi jest największa wolność i dobrobyt, co? No, według ostatnich wiadomości prawdy, ojczulku włochaty, największa wolność i dobrobyt poza Rosją są w Polsce, a największa nędza i niewola w Anglii i w Ameryce, obrońcy ogoniastych. Wyrzucić go do Polski na rok, dać instrukcję, pouczyć, wyposażyć w 7 pigułek specjalnych dla delegatów z piekła na ziemię. Precz dranie! Rozkaz, księżycu. W ciągu 24 godzin Marka przygotowano do podróży na ziemię. Zrobiono mu manikur, pedikur, ogolono pysk, opalono sierść na ciele, dobrze ubrano, obcięto rogi i amputowano ogon. Wyglądał na bardzo przystojnego obywatela, o, lat około 40, o lśniących zębach, ognistych oczach, śniadej cerze. Szatan administracyjny wydał mu diety na 5 dni, w sumie $5 i próbówkę z 7 pigułkami różnych kolorów. Jednocześnie pouczył go. Tę białą połkniesz po przybyciu na ziemię. Staniesz się człowiekiem.
i będziesz mówił wszystkimi językami. Czarną połkniesz 1 maja 1946 roku, najpóźniej do godziny 12 w południe, aby wrócić do piekła. Inne tylko w miarę potrzeby, według napisów na nich. Zrozumiałeś? Tak jest, towarzyszu marszałku. Wyrzucić go na ziemię do Polski punktualnie o godzinie 1 w nocy 1 maja. To znaczy dziś w nocy, wydał rozkaz szatan administracyjny kierownikowi komunikacji międzyplanetarnej. A nazajutrz radio i prasa tanganajskie ogłosiły następujący komunikat. Niejednokrotnie już zauważono przelatujące nad terenem Tanganajki pociski rakietowe. Wczorajszej nocy o godzinie 1 również dostrzeżono taki pocisk, który mgnął z wielką szybkością z zachodu na wschód. Te triki pachołków kapitalistycznych w dniu święta czarnoskórych całego świata nie zastraszą tanganajskiej partii Czarnej Nocy, której wspaniałe osiągnięcia w kierunku rozwoju Tanganajki i dobrobytu oraz wolności mas pracujących są solą w oku faszystowskich rządów międzynarodowej plutokracji. Rozdział drugi. Pierwsza lekcja kultury. Po długim i szybkim locie oszołomiony Marek wylądował tyłem na dół w Bajorku pośród bagna. Woda lunęła wysoko w górę, aż nad drzemiące w krąg bagna sosny. Marek z głową się zanurzył w gęstej mazi. Ledwo się wygrzebał z niej i przedarł przez błoto w las. Tam długo się otrząsał, tarzał w trawie, aby nieco się oczyścić z błota. Potem uporządkował, jak mógł, ubranie. Poszedł przed siebie i do rana błąkał się w lasach. Marek nie wiedział, że znajduje się w Tucholskiej Puszczy, a gdy wzeszło słońce i zrobiło się ciepło, położył się na polanie. Spał cały dzień. I dopiero nad wieczór pobrnął dalej. Po pewnym czasie znalazł w lesie jakąś drogę i wyszedł nią z lasu. Zapadł wieczór. Marek zobaczył światełko palące się w pobliskiej chałupie lampy. Tam mieszkają ludzie, pomyślał diabeł i postanowił pójść do nich, aby zorientować się, co robić dalej. Marek wyjął z dobrze ukrytej w marynarce kieszonki próbówkę i dostał z niej białą pigułkę, która musiała obrócić go w człowieka, połknął ją. Przede wszystkim poczuł, że jest bardzo głodny, więc pospiesznie skierował się ku domostwu. Chłop reperował przy stole chobonto, gdy drzwi z sieni się otwarły i w nich ukazał się Marek. — Dobry wieczór! — rzekł diabeł grzecznie. — Dobry wieczór! — niechętnie odparł gospodarz i obrzucił przybysza podejrzliwym spojrzeniem. Chłop poczuł w powietrzu zapach siarki, który jeszcze nie wywietrzał z ubrania Marka. — Czart! — pomyślał gospodarz, a jednocześnie bardzo grzecznie zapytał. — Co chcecie, obywatelu? — Chcę kupić chleba. Marek wiedział z odczytów szatana oświatowego w piekle, że na ziemi ludzie odżywiają się przede wszystkim chlebem i nawet w modlitwie proszą Boga o chleb, lecz nigdy chleba nie jadł ani nie widział nawet, a chłop rzekł obojętnie. Chleba w tym roku mało, żyto nie urodziło. Jeśli dacie $5 za bochenek, to sprzedam, a jak nie, to idźcie do diabła. Marek się zorientował, że chłop chce wyzyskać sytuację, oszukać go, lecz głód bardzo mu dokuczał, więc powiedział, dobrze, proszę dać chleb, zapłacę tyle, ile żądacie. Chłop wyszedł do sieni, wziął cegłę, zawinął w papier i przyniósł do izby. Proszę, dawajcie pieniądze. Marek dał mu $5, wziął cegłę i wyszedł na podwórze. Tam rozwinął papier i spróbował jeść cegłę. Lecz nawet jego diabelskie zęby nie mogły jej ugryźć. Diabeł zrozumiał, że chłop go oszukał. Rzucił cegłę na ziemię, zapłakał i powlókł się drogą przed siebie. Po godzinie chłop wyszedł na podwórko, aby przynieść wody ze studni, potknął się o cegłę, upadł i złamał sobie nogę. Jęcząc z bólu zawołał. No za co Pan Bóg tak mnie ukarał? Marek trzeci tydzień siedział w Toruniu w areszcie bezpieki przy ulicy Bydgoski. Aresztowano go w pociągu z powodu braku biletu i dokumentu. Milicjonerom Marek wydał się bardzo podejrzanym typem, więc z miejsca skierowano go do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam wzięto go na przesłuchanie w sekcji czwartej, prowadzącej kontrolę dróg komunikacyjnych pod pretekstem zwalczania spekulacji. Zeznania Marka były tak mętne, że przekazano go do sekcji ósmej specjalnej. W ciągu 3 dni pobytu w Urzędzie Bezpieczeństwa Marek stracił 5 zębów, normalny kształt nosa, górną błonę łączącą lewe ucho z głową i 7 kilowagi. Badał go z wielkim zapałem świeżo upieczony członek PPR,
który niedawno ukończył specjalny 10-dniowy kurs i został mianowany podporucznikiem. Badał starannie i drobiazgowo. Zależało mu na wyróżnianiu się i wykazaniu zdolności śledczych. Pomagało mu w tym kilku agentów, dwóch młodszych, jeden starszy, wiekiem, stopniem i doświadczeniem nabytym w orłowskim NKWD. Marek pod wpływem głodu i bicia, mimo swej diabelskiej wytrzymałości, do tego stopnia zgłupiał, że plótł najfantastyczniejsze brednie. Protokołowano je skwapliwie. Gdy badający uważali, że Marek kłamie, to pobudzali go do prawdomówności lań. I Marek chętnie mówił prawdę, gdy umiał wywnioskować, o co im idzie. Przyznał się, że jest agentem angielskiego wywiadu, że utrzymuje kontakt z generałem Andersen we Włoszech i generałem Paszkiewiczem w Szkocji, że otrzymuje zlecenia szpiegowskie od Churchilla, że prowadzi pracę wywrotową na terenie Polski. Tylko nie umiał podać szczegółów, bo i badający go ubiści ich nie znali. To właśnie z niego starannie wybijano. Na trzeci dzień wieczorem w czasie badania na stole zadzwonił telefon. Podporucznik wziął do ręki słuchawkę. Nagle się wyprostował i trzasnął obcasami. Zaczął mówić marnym rosyjskim językiem. Głos mu drżał i załamywał się. To pułkownik NKWD zainteresował się wynikiem badań szpiega, o którym wczoraj meldował mu kierownik UB. Tak jest. Przyznał się do wszystkiego, tak? Wysłany został przez, przepraszam, Andersa, tak. Mam wszystkie protokoły. Dobrze, w tej chwili, tak. Podporucznik położył słuchawkę i zwrócił się do starszego agenta. Natychmiast auto. Jedziemy z aresztowanym do komendantury. W dużej, wspaniałej, lecz chaotycznie umeblowanej sali domu numer 9 przy ulicy Mickiewicza siedzieli przy dębowym stole pułkownik i kapitan NKWD. Pułkownik przeglądał akta przywiezione z UB. Przed nim prężył się podporucznik. Z szacunkiem i strachem, oddaniem patrzył na dygnitarza. Marek stał przy drzwiach pod opieką dwóch bojców z rozpylaczami. Zalana światłem sala onieśmieliła go i z niepokojem oczekiwał, co będzie dalej. Chociażby tylko bili. Pułkownik podniósł głowę znad akt. Ruchem dłoni w powietrzu usunął podporucznika z pola widzenia. Drugie skinienie dłoni wymiotło za drzwi bojców. Potem zaczął delikatnie paluszkiem wabić ku sobie Marka. Diabeł zrozumiał i dygocząc ze strachu poszedł przez salę w kierunku stołu. Zaczepił się o dywan i upadł. Powstał, lecz opadły spodnie, ponieważ w UB obcięto mu guziki, traktując to jako dodatkowy środek zapobiegający ucieczce. Zbliżył się do stołu, przytrzymując garścią spodnie na brzuchu. — Ty kto taki, ja? — słodko spytał pułkownik. — Ja? — Tak? Ty nie ja. — Mów, bo ja ci powiem. Marek zajrzał w oczy dygnitarzowi i zrozumiał, że musi mówić prawdę. — Ja? Marek. O zawód pytam. Diabeł, 9. kategorii. Jak? Diabeł jestem. A diabeł? Tak, diabeł, westchnął Marek. To znaczy czart. Tak, czart. Pułkownik się klepnął dłońmi po udach, zrobił oko do kapitana i powiedział. No bardzo przyjemnie się zapoznać. Ogromnie czartów lubię. Tylko jeśli ty jesteś czar, to dlaczego nie siedzisz w piekle, a szwendasz się po ziemi? Urlop masz, czy co? Mnie przysłał Lucyfer, żebym znalazł 50 grzeszników do kotłów. A to nie trudne. Już tu masz 3 od razu. Także nie martw się, znajdziesz. Tylko jeśli ty jesteś czar, to po jakiego diabła plotłeś tu? Pułkownik klapnął dłonią po aktach. O tym Andersie, Anglikach, o szpiegostwie, dolarach, co? Marek popatrzył zezem na podporucznika UB Wesnu i powiedział. Oni mnie też przysłali. Dawali dolary, kazali szpiegować. Dobrze. A jak Anders wygląda? No taki. Sympatyczny. Szczupły? Tak. Kędzierzawy? Tak. Jak ty? Marek dotknął dłonią swojej głowy okrytej gęstymi czarnymi kudłami. Akurat. Pułkownik pochylił się przez stół i zajrzał Markowi w oczy. — A o Mikołaju IV ty mi co powiesz? — Też. — Co też? Dawał dolary, kazał szpiegować. — Mikołaj IV? — Mikołaj IV. — A jak on wygląda? — Bardzo sympatycznie. — Szczupły? —
Tak. Łysy? Tak. Wąsy ogolone? Tak. W tym momencie pułkownik wskazał dłonią na ścianę, na której wisiał olejny portret na cały wzrost. A to kto? Znasz go? Marek spojrzał. Przez chwilę stał oszołomiony. Nagle padł na kolana i zaczął się czołgać ku ścianie. Lucyferze, kochany, księżycu jasny, ojczulku drogi, wodzu rogatych, obrońco włochatych. Wariat, rzekł pułkownik. Wariat, powtórzył kapitan. Wariat, pomyślał podporucznik UB i poczuł, że robi mu się gorąco. A Marek chwycił się rękami brzegów złoconej ramy i całował malowane buty Mikołaja IV. Pułkownik wstał od stołu i podszedł do diabła. Ujął go za kołnierz marynarki i odciągnął od portretu. Jesteście obywatelu wolni i pamiętajcie, że władze radzieckie zawsze się opiekują serdecznie nie tylko swoimi obywatelami, lecz i wszystkimi uciśnionymi całego świata. Możecie iść. Nie mogę, rzekł Marek i usiadł na podłodze. 5 dni nie jadłem. Cóż z tobą zrobić? No idź, jedz, tylko wódki nie rusz. Wskazał mu na drugi koniec dużego stołu, gdzie stały zimne przekąski i litrowa flaszka wódki. Marek wnet był przy stole. Łyknął, nie żując jeden za drugim 4 kiszone ogórki, wywrócił do gęby solniczkę soli i wżarł się zębami w sworą bryłę salcesonu. A pułkownik, poprawiając koalicyjny pas na mundurze, szedł wolno ku podporucznikowi UB, któremu na odmianę zaczęło robić się zimno. Obejrzał go i rzekł łagodnie, jakby w zamyśleniu. Bicie uznaję. Bicie popieram. Bez bicia nie ma ani porządku, ani pracy, ani wychowania, ani szacunku dla władzy, ani cywilizacji. Sam też lubię bić. Ale bić trzeba kulturalnie. Rozumiesz? Kulturalnie. Podporucznik mamrotał z bielałymi wargami. Towarzyszu pułkowniku, paragraf 17 instrukcji nadesłanej nam z NKWD nakazuje osiągnąć zeznania wszystkimi możliwymi środkami. Właśnie, chamie, możliwymi. Rozumiesz, sobako? Możliwymi. A ty co z niego zrobiłeś? Pogadaj z nim. Diabeł już. Zobacz, jak żre. A Marek z takim impetem walcował z salceson, że aż nos mu się giął, uszy ruszały, a kapitan zaniepokojony odsunął się z krzesłem od stołu. To nie robota, ale sabotaż, grzmiał pułkownik. Zęby wybite, nos złamany, cały pokaleczony, żadnych rezultatów. Bić trzeba metodycznie, naukowo, celowo, systematycznie, inteligentnie, a nie po chamsku. I uczymy was, i kursy macie, i nic. Wyjątkowo tępy naród. Odcinek drugi. Bije się mniej więcej tak. Rozległ się trzask i podporucznik UB potoczył się na podłogę. Stań. Podporucznik stał, lecz nie zdążył dobrze się wyprostować, gdy posłyszał. Albo tak. Znów ciało oficera UB klapnęło na podłogę. Albo tak. Albo tak. Albo tak. Po 10 ciosach podporucznik, słaniając się na nogach, ledwie oddychał. A pułkownik łagodnie przemawiał do niego, jak matka do syna. Widzisz, i zęby całe, i żebra też, i znaków specjalnych nie ma. A jesteś już częściowo przygotowany do składania zeznań. Tak jest, wyszeptał podporucznik. Więc idź do diabła ze swoimi aktami i pamiętaj, kulturalnie. Bo jak jeszcze raz delegata Lucyfera mi przyprowadzisz, to dostaniesz rok więzienia. A jak i to ciebie nie wyuczy, to dam ci tanganajskie obywatelstwo i wyślę do Afryki bez prawa powrotu do Polski. Wynoś się. Podporucznik znikł z sali, a Marek, który zjadł wszystko, co było na stole, a nawet wylizał musztardę ze słoika, oddanym spojrzeniem, z podziwem i miłością, patrzył na swego wybawiciela. No idźże sobie, obywatelu, już późno i uważajcie, żeby was znów Polacy nie aresztowali. Bo to podły naród. Jaka szkoda, że mnie Lucyfer wysłał do Polski, a nie do Rosji. Co to za sympatyczni panowie ci Rosjanie, myślał Marek, bardzo niechętnie wychodząc z komendantury na ulicę. Rozdział 3. Pod sztandarem Bachusa. Dużo jest pięknych i pożytecznych zajęć, lecz niewątpliwie najprzyjemniejszym jest szlachetny zawód samogoniarza.
Nawet bogowie popijali sobie dawniej często gęsto, a najsympatyczniejszy z nich, Bachus, zawodowo temu się poświęcił. Jedynie w Rosji partia komunistyczna za carem zrozumiała, że alkohol to trucizna i narzędzie do eksploatowania, ujarzmiania i ogłupiania mas pracujących przez rozpijanie ich. Lecz w czas się opamiętała i, aby odrobić zaległości, zalewa wódką Rosja, obecnie i Polskę, aż mile patrzeć. Taka też była opinia Plusa, który fach swój uprawiał dziedzicznie i w nim celował. Poza tym był nieuchwytny dla władz akcyzowych i policyjnych, bo każda wizyta u Plusa, ich przedstawicieli, kończyła się niezawodnie powrotem do urzędów na chwiejnych nogach i na długo miłymi wspomnieniami o poleskim pejzażu, na tle którego krzakówka była szczególnie smaczna, a wytwórca jej Plus ogromnie ujmujący, więc ująć go było niemożliwie. Plus uważał siebie za króla poleskich samogoniarzy i miał ku temu dostateczne podstawy, więc gdy jako repatriant powrócił na łono ojczyzny, o której pojęcia by nie miał, że istnieje, jeśli by nie szlachetne porozumienie wśród przyjaciół Polaków w Jałcie, to przejęty hasłem odbudowy kraju włożył zardzewiałą nieco w czasie dwumiesięcznego transportu na otwartych lorach koronę i pierwszy odbudował w Toruniu swój zakład. A ponieważ przejął się ogromnie przyniesioną ze wschodu ideą pracy kolektywnej, to wziął do spółki Minusa, też repatrianta, lecz Zgrodna, który z zawodu był fryzjerem, a z braku pracy w ojczyźnie omal nie zastosował brzytwy do przecięcia sobie gardła. Instytucję swą mieli na Podgórzu, przy ulicy Poznańskiej nr 38. Była zainstalowana w piwnicy dużej, nadwyrężonej kamienicy, w której mniej zniszczonych kątach gnieździło się trochę repatriantów. Dzielnica ta ogromnie ucierpiała z powodu wysadzenia w powietrze na pobliskich torach dworca towarowego pociągu z amunicją przez wycofujących się z miasta Niemców. Kamienica jest położona po przeciwnej stronie jeziorka i obok wypływającego stamtąd strumienia, więc o wodę do zacieru, kotła i chłodnicy było łatwo, a bragę po wypędzeniu samogonu mogli wylewać do strumienia. 7 maja 1945 roku o godzinie 10 wieczór Plus z Minusem zabrali się do następnego wypędu samogonu. Minus dwoma wiadrami nosił wodę z jeziora do chłodnicy, tymczasem Plus umocowywał drewniane pokrywy na kotle z wodą i na brażnicy. Potem zaczął wmontowywać do naczyń rurki i chłodnicy. Rozniecono suty ogień w palenisku pod kotłem, Plus zaczął szpachlować ciastem z żytniej mąki szpary w pokrywach, aby para, gdy woda się zagotuje, nie przybijała się na zewnątrz. A Minus od czasu do czasu wynurzał się z czeluści ciemnego i krętego korytarza i sapiąc ze zmęczenia lał wodę do chłodnicy. Minus dwa, mówił, bo miał zwyczaj jako fryzjer pracujący na procentach u właścicieli zakładu, obliczając swój zarobek, odliczać go od ogólnej sumy przez niego zapracowanej na klientach. Plus dwa, sześć, jeszcze cztery, wnioskował Plus. O 11 wieczór główna robota była skończona. Drzewa na opał narąbali jeszcze wczoraj. Na ruinach było niełatwo. Plus z Minusem usiedli w kucki naprzeciw aparatu i z lubością nasłuchiwali miłego sercu chlupotania i cmokania w beczce z zacierem. Beczka stała na podwójnie złożonym sienniku, aby osłabić dudnienie pary w beczce, które przypomina turkot motocykla. A z ulicy dolatywało nieustanne dudnienie kół bolszewickich taborów. Pełzły nieskończonym wężem na wschód, wywożąc z ziem odzyskanych i strefy sowieckiej w Niemczech zdobycz wojenną, poduszki, pierzyny, kołdry, bielizny, ubrania, meble, naczynia stołowe i kuchenne, maszyny do szycia i do pisania, radia, rowery, zegarki, wózki, dzieci, nawet szafy, stoły, krzesła, dywany, portiery, i linoleum. Ależ ich golą, z uznaniem dla techniki golenia mówił fryzjer. Bez pary wypędzą z nich soki, dodawał samogoniarz. Dudnienie zdobytych wozów bolszewickich było bardzo pomyślne dla samogoniarzy, bo zagłuszało turkot aparatu. Gorzej było, gdy zaczynały iść olbrzymie trzody krów lub koni. Wówczas hałas zewnętrzny się zmniejszał, a było wyraźnie słychać dźwięki aparatu. 12 godzina. Od 10 pali się ogień pod kotłem. Brażnica już prawie godzinę jęczy, mlaska, warczy i turkocze. Plus z Minusem co chwila macają rurę prowadzącą parę z brażnicy do chłodnicy i ciągle spoglądają na wylot kranika, pod który zawczasu postawili spory fajansowy dzbanek. Oczekują niecierpliwie pierwszych kropli alkoholu. W pewnej chwili
Rozległo się lekkie syczenie, potem świst, później charkot. Para zaczęła się przebijać przez zamazane ciastem szpary w pokrywie. Plus się porwał na nogi i zaczął co prędzej zamazywać ciastem zagrożone miejsce. Lecz ciśnienie było tak duże, że przerwało szpary w innych miejscach. Plus szalał. Para kaleczyła mu ręce, lecz on ofiarnie smarował, szpachlował, wtłaczał ciasto w coraz inne miejsca. Wtem rozległ się jeszcze ostrzejszy świst i to samo zaczęło się robić z brażnicą. Minus gorączkowo rzucił się na pomoc swemu szefowi, lecz sytuacja wciąż się pogarszała. Pokrywa zaczęła jednym bokiem wystawać z kotła. Kłęby pary wypełniły piwnicę. Wtem stała się rzecz zdumiewająca. Jakiś nieznany im typ wbiegł do środka. W mig rozejrzał się po otoczeniu. Plus z minusem struchleli, wsypa. 5 lat kryminału pewne. Byli jednak tak przerażeni, że nawet nie próbowali uciekać. A przybysz rzucił się ku palenisku. Wprost gołymi rękami wygarnął ze środka płonące szczapy. Następnie wetknął jedną z nich w dłoń. Plusowi rozkazał — siedź, durniu! A minusowi krzyknął — nieś tu zaraz cegłę! Wskazał dłonią na zawalony częściowo gruzem korytarz. W 5 minut pokrywa była zaszpachlowana, a po brzegach jej leżały piramidki cegieł. Dopiero potem przybysz podsycił ogień pod kotłem. Węgle w palenisku, w oczach osłupiałych ze zdumienia właścicieli gorzelni, mieszał rękami. Aparat znów ożył i pieszczotliwie zaśpiewał, zagruchał, zaturkotał. Wówczas nieznajomy zwrócił się do samogoniarzy. — Wam w urzędach siedzieć, papiery smarować, a nie wódkę pędzić — rzekł z niezmierną pogardą. — Wy wiecie, ile alkoholu się marnuje przez taką durną robotę? Zawstydzony Plus mrugał tylko oczami i czuł, że korona zaczyna osuwać mu się z głowy na bok. Zrozumiał, że jest w szczeniach wobec tego dziwnego pana, który nawet węgle rękami miesza. Ponieważ u ludzi prostych nie ma piekielnej zawodowej zawiści, to czuł dla niego nie urazę, ale uznanie i sympatię. Przybysz gniewnie odsapnął, pogłaskał czule dłonią postękującą zalotnie brażnicę, potem wyciągnął dłoń ku samogoniarzom. — Jestem Marek. Plus. Minus. Nastąpiła idyla. Marek, który w piekle stale pędził samogon na użytek całego oddziału, umiejętnie regulował ogień pod paleniskiem, sprawdzał rurki, pokrywy, szpaklówkę. Plus z minusem z szacunkiem na niego patrzyli. Oj, zacier też marnie zrobiony. Marek pociągnął nosem powietrze i zawyrokował. Będziemy mieli tylko 18 litrów 35%, a należy się 35 litrów. 35? Plus spodziewał, aż gębę otworzył. — Masz zegarek? — zwrócił się do niego Marek. — Mam. Niezbyt chętnie odpowiedział Plus, bo obcując dużo z żołnierzami Krasnej Armii, przekonał się, że pozytywna odpowiedź na takie niedyskretne pytanie zwykle powoduje dla właściciela chronometru konieczność pytania się potem samemu innych o godzinę. Marek spojrzał na wskazówki cyferblatu, dotknął ręką rurki od brażnicy i powiedział — Za 5,5 minuty zacznie kapać. 3 pary oczu uważnie patrzyły na wylot chłodnicy. Punktualnie za 5,5 minuty do garnuszka spadła pierwsza kropla. 2 pary oczu spojrzały z uznaniem na Marka. Niedługo potem alkohol potoczył się niteczką, później nitką, następnie sznureczkiem, potem sznurkiem, dalej ciurkiem, a wreszcie całą dziurką. Gdy garnuszek się wypełnił, Marek podstawił na jego miejsce kubek i powąchał pierwszy, dochodzący często do 80% mocy wypęd. Skrzywił się straszliwie. Splunął z najwyższą odrazą nałogowego abstynenta i od razu, jak zwykłą wodę w oczach osłupiałych z podziwu Plusa z minusem, wysączył do dna 0,5 litra samogonu. Wówczas powiedział melancholijnie. Żadna robota. Smrutnie wódka. Beczka niewyparzona. Mąka była nadpsuta. Drożdże stare. Zacier za wcześnie zdjęty. Wstał, bez pożegnania, ruszył ku wyjściu z piwnicy. Wówczas Plus porwał się z miejsca. Wyciągając błagalnie ręce ku Markowi, zawołał — Mistrzu kochany, zostań, bądź naszym dyrektorem. Marek stanął, spojrzał na Plusa z minusem, na aparat, na wypełnione alkoholem flaszki, na grające w palenisku płomienie, wciągnął w nozdrza odór bragi i swąd smolnych szczap. Przypomniało mu się nieco piekło. Skrzywił się i został. A nad ranem z piwnicy, nie zważając na możliwość wsypy, rozlegała się zadzierżyście piosenka. Wszędzie dobrze, a najlepiej w piekle.
Najedzą się, napiją się, siedzą sobie w cieple. Nowo zorganizowana spółka opijała swe powstanie. Na czarnej głowie Marka, na której przed tygodniem kwitły piękne czarcie rogi, a którą ubeo zdobiło mniej symetrycznie guzami, ukazała się po dobrowolnej abdykacji Plusa korona króla pomorskich samogoniarzy. I to nie skutek protekcji, bezczelności lub sprzyjających okoliczności, tylko jako uznanie dla wiedzy, talentu i inteligencji. Marek zrozumiał, że zaczyna niebyle jaką karierę. Spółka Plusa z Minusem pod fachowym kierownictwem Marka wstąpiła w okres wspaniałego rozkwitu. Pierwszy wypęd według wskazówek diabła dał im 35 litrów doskonałego bimbru. Wbrew uświęconym tradycjom zwyczajom, Marek nie dał im w trakcie pracy ani kropelki nektaru, lecz wlewał wszystko do ogromnego filtru, skąd alkohol powoli się sączył do 50-litrowej butli. Filtr był sporządzony z blachy, a wewnątrz, prócz waty, żwiru i węgli, był specjalny preparat, znany diabłowi z praktyki w piekle. Powodował chemiczne strącanie trujących olejków etylowych i metylowych, więc po przejściu przez filtr alkohol był tak czysty, jak po najlepszej rektyfikacji. Dopiero gdy braga była wylana, beczka wyparzona, kocioł wyszorowany, nowy zacier postawiony, a piwnica sprzątnięta, diabeł wyjął z butli filtr i wlał do dużego dzbana kilka litrów oczyszczonego bimblu. Wypełnił po brzegi dużą szklankę i zrobił oko do swoich pomocników. Zdrowie Lucyfera! Wypił, oblizał się i podał wypełnioną wódką szklankę Plusowi, któremu z niecierpliwości aż ręce drżały. Król poleskich samogoniarzy wziął szklankę z rąk króla pomorskich bimbrowników i spojrzał pod światło. Wódka była czysta, jak poranna rosa w kielichu narcyza. Wypił ją wolniutko. Spojrzał na Marka. I nagle zaczął płakać. Zmarnowałem ja swoje życie. Taką charę pędziłem. A toż bimber może być lepszy od monopolówki. Wypił i minus. O, no i bimber. Ty chyba u diabła uczył się pędzić. Sam diabeł jestem. Odrzekł Marek dumnie. Po każdym wypędzie wspólnicy wysprzedawali samogon. Robotę podzielili w ten sposób, że każdy z nich obrabiał inny rejon. Wychodzili na miasto, mając w kieszeniach po kilka pół litrówek bimbru. Sprzedawali go za gotówkę lub wymieniali za rzeczy rosyjskim żołnierzom, którzy stanowili wyłączną prawie ich klientelę. Plus operował przy ulicy Poznańskiej, bo nie lubił daleko chodzić. Był przyzwyczajony na Polesiu, że nabywcy do niego przychodzili, a nie on do nich. Sprzedawać było łatwo, bo klientów miał tysiące. Byli nimi właśnie jadący ze zdobyczą żołnierze. Chętnie kupowali bimber, płacąc gotówką, czasem złotem, częściej rzeczami. I dziwna rzecz, bardzo rzadko się zdarzało, że żołnierz nie płacił za wódkę, chociaż łatwo mógł to zrobić, bo proceder był nielegalny. Minus sprzedawał swą część na torach dworca towarowego zatłoczonych powracających z frontu transportami wojsk. Wybierał wagony wyładowane dobrze zdobyczą i obserwował znajdujących się tam bohaterów. Potem się zbliżał do nich i proponował po rosyjsku. — Krasawcy, może wódkę kupicie? Odpowiedź była zawsze pozytywna. Rozpoczynało się próbowanie wódki, potem targ, przeważnie wymienny. Kupowano bimber chętnie i czasem minus sprzedawał w jednym wagonie wszystko, co miał. I tu załatwiano sprawę uczciwie. Może wynikało to z podziwu dla właściciela bimbru, który mogąc sam go wypić, nie robił tego, lecz lekkomyślnie się pozbywał drogocennego płynu. Marek zwykle likwidował swój towar na nowym rynku. Było to daleko od ich przedsiębiorstwa, lecz tam najlepiej było sprzedawać za gotówkę. Po dwóch wypędach bimbru pod dozorem Marka spółka zaczęła porastać w pierze. Plus z minusem mieli dobre garnitury i obuwie, poza tym sporo gotówki, a Marek wyładował kieszenie plikami banknotów. 19 maja diabeł udał się na nowy rynek z 3 litrami samogonu. Sprzedawców bimbru było tu dużo, lecz i nabywców nie brakowało, więc handel wymienny i za gotówkę szedł tu na wielką skalę. Nawet chłopi ze wsi zamiast produktów przywozili samogon i sprzedawali go z dużym zyskiem. Gdy Marek lawirował w zalegającym rynek tłumie, to zauważył babinę, która wyjęła z kosza indyka i puściła go na ziemię. Ptak się otrząsł, nastroszył pióra i dumnie uniósł głowę. Wtem rozległ się po rosyjsku okrzyk. — Patrzcie, patrzcie, chłopcy, jaki zwierz! Do ptaka podobny. Taki ptak nie może być. A cóż to, pies? Indyk jeszcze więcej się nastroszył i hardo paradował w utworzonym kole.
Rosyjscy żołnierze przez pewien czas ze zdumieniem patrzyli na indyka. A jak szypi, zobacz, co piórami wyrabia. Co to u niego na nosie? A to chyba nieprawdziwy ptak. Nagle jeden z nich parsknął śmiechem. To było jakby sygnałem do rozpętania ogólnego wybuchu śmiechu. Krasnoarmiejców nadbiegało coraz więcej. I po kilku minutach w krąg dumnego indyka szalała burza śmiechu. Jeden żołnierz tarzał się już po ziemi. Dwóch dostawało czkawki. Niektórzy tracili oddech i już się nie śmiali, a porykiwali, wyli i jęczeli. Z oczu zaś mu łzy leciały. Marka też ogarnęła wesołość. Śmiał się nie z indyka, lecz uległ ogólnemu nastrojowi. Śmieli się i Polacy, patrząc na to widowisko. Z pobliskiego budynku nadbiegli żandarmi, lecz ich porwał ogólny szał. Już dwóch żołnierzy kurczyło się na ziemi. Jeden z nich miał siną twarz, a z ust mu nie śmiech się wyrywał, lecz piana się toczyła. Wtem spojrzenie Marka padło na dziwną postać mężczyzny. Stał wysoki, chudy, elegancko, lecz skromnie ubrany. Na twarzy miał absolutny spokój. Ani obojętność, ani wzgardę. Tylko spokój. Patrzył na indyka, na tarzające się po ziemi żołnierzy, na ryczący tłum i nic. Tylko spokój. To wydało się Markowi tak dziwne, że przestał się śmiać i patrzył ze zdumieniem na nieznajomego, którego nie wiadomo dlaczego nazwał w myśli Amerykanin. Może dlatego, że był tak obcy wszystkiemu, co tu się działo. Patrzył zimnymi oczami, jakby afisz na ścianie czytał, twarz zaś była szarą, gumową maską. Spojrzenia ich się spotkały. Trwało to przez kilka sekund. Wtem ręka nieznajomego się uniosła i Marek zobaczył, jak wówczas w komendanturze, że wabi go długi, kościsty palec. Jak wówczas podszedł na ten niemy znak, lawirując między wstrząsanymi wybuchami śmiechu ludźmi. Nieznajomy przemierzał plac w kierunku apteki pod orłem, tam wszedł we frontowe wejście i wolno kroczył schodami w górę. Marek szedł za nim. Na klatce schodowej drugiego piętra Amerykanin stanął. Wiele masz bimbru? 3 litry. Po ile? Po 300 litr. Drogo. Wszędzie po 250. Mój bimber najlepszy w Polsce. Pokaż. Marek wyjął z kieszeni litrową flaszkę. Amerykanin przewrócił ją dymkiem do góry i spojrzał pod światło. Potem wyjął korek, odpił trochę i splunął. Odpił znów prawie ćwierć flaszki, lekko się skrzywił, oddał butelkę Markowi, który nie wyczytał z twarzy klienta żadnego wrażenia, lecz był pewien, że bimber się spodobał. — Sam pędzisz, czy sprzedajesz tylko? — Sam. — Potrzebuję więcej jak 3 litry. Zapłacę ci po 300 zł/litr. — Dziś więcej nie mam. Za 2 dni będzie nowy wypęd. Wówczas mogę sprzedać 30 litrów. Amerykanin włożył flaszki bimbru do teczki i dał Markowi 3000. 900 za ten bimber, a 2100 za datek za tamten, co wypędzisz. Kupuję wszystko po 300. Proszę o adres. Właściwie adresu według umowy ze wspólnikami nie wolno było nikomu dawać, lecz Markowi nawet to do głowy nie przyszło. Wziął pieniądze i powiedział dokładnie, jak odnaleźć jego gorzelnie. Wódkę spakuj w skrzynię, za to zapłacę osobno, rzekł Amerykanin. Dobrze, tylko chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Amerykanin spojrzał uważnie w oczy Markowi. Tego ja dokładnie nie wiem, rzekł obojętnie. Byłem właścicielem kopalni wody. W kopalnię trafiła tonowa bomba. Lotnik dobrze wycelował. Odtąd mam wodowstręt i używam tylko alkohole. Nazywam się Leon Ryż, a mieszkam pod kapeluszem. Jestem królem szabru. A ja jestem królem bimbru. Nazywam się Marek, a pochodzę z piekła. Zachwycające. Żegnam pana Marka. Tymczasem 3 oddziały straży pożarnej zalewały rynek strugami wody z hydrantów. Starano się w ten sposób uspokoić szalejący w huraganie śmiech tłumu. To wywarło skutek. Ludzie uciekali z placu. Kilka salw karabinowych przyspieszyło zupełne opróżnienie go. Wkrótce na rynku zostało tylko kilkunastu kurczących się na ziemi w konwulsjach krasnoarmiejców i 2 zmarłych. Tylko ptak nadal dumnie paradował środkiem rynku. Lecz seria z karabinu maszynowego zmusiła i jego do położenia się. Rannego indyka milicja zabrała do worka. Dopiero wówczas drużyna sanitarna zaczęła oczyszczać plac z martwych i konających w konwulsjach śmiechu żołnierzy radzieckich. A nazajutrz można było przeczytać w miejscowej prasie. W dniu 19 maja na Nowym Rynku elementy reakcyjne usiłowały wywołać zaburzenia o charakterze antydemokratycznym.
Ofiarami ich padło kilku żołnierzy radzieckich. Główny winowajca został pochwycony i będzie ukarany z całą surowością prawa. Organy UB są na tropie całej organizacji usiłującej szerzyć zamęt w społeczeństwie i otrzymującej dyrektywy z wiadomych sfer zagranicznych. Rozdział czwarty. Okręt wypływa z portu. Już dwa razy Leon Ryż zakupił całą produkcję towarzystwa z nieograniczoną bezczelnością pracującego pod firmą Marek Plus i Minus. Gdy się zjawił po raz trzeci, to rzucił pieniądze na brażnicę i długo, jakby bezmyślnie, patrzył po otoczeniu. Potem powiedział głucho: Ladies and gentlemen, bardzo... Lecz nie dokończył, bo zalany w deskę Plus porwał się na nogi z worka mąki, na którym siedział. Ja nie pozwalam na takie wyrazy. To jest państwo demokratyczne, jesteśmy wszyscy równi sobie, o co? Szanowny pan albo za dużo wypił, albo nie dopił. W Anglii to jest zwykły zwrot grzecznościowy, więc jazda do Anglii. A my się znamy na tych kabałach. Nam propagandy nie. W tym Minus, którego jako fryzjera cechowała ogromna delikatność i grzeczność, przerwał wystąpienie Plusa w ten sposób, że trzasnął go w zęby i obalił na worek. Jesteś cham? Jeśli nie znasz się na rzeczy, to milcz. Człowiek dobrze wychowany nigdy nie przeszkadza innym wypowiadać swoje zdanie. Dopiero potem należy mu się zbić pysk, zgrugać i... W tej chwili Minus zatoczył się od potężnego ciosu, którym zdzielił go Marek. Kto jest dyrektorem gorzelni, wy czy ja? Wasza rzecz robić, co się należy i milczeć. A wy przeszkadzacie szanownemu klientowi wypowiedzieć swe mądre i cenne zdanie. Jeśli to jeszcze raz się powtórzy, to będę musiał podać się do dymisji. Tu Marek się zwrócił do Ryża. Proszę kontynuować. Muszę stwierdzić, rzekł Ryż, że wódka waszej firmy jest najlepsza, jaka istnieje. Natomiast organizacja pracy idiotyczna. Wy pędzicie w ciągu 8 dni 60 litrów. 10 idzie na własną konsumpcję, a 50 zostaje. Koszt produkcji i wydatki własne pochłaniają dalsze 20 litrów. Zostaje 30 na 3, czyli 10 na 1. Mało więcej jak litr dziennie zysku dla każdego z was. A praca trwa bez przerwy i ryzyko ogromne. Natomiast przy dobrze zorganizowanej pracy można pędzić co dzień z 200 kg mąki bez żadnego ryzyka. Więc łatwo podnieść waszą produkcję 20-krotnie. Wówczas zmniejszają się wydatki, wzrastają zaś zyski. Biemrownicy zaczęli z nadzwyczajną uwagą słuchać Ryża. Mówię o tym nie dlatego, aby z was kpić, lecz dlatego, że zależy mi na dostarczaniu dużych ilości dobrego bimbru. To pierwsze. A drugie jest to, że mam możliwość zorganizować wam racjonalnie postawioną gorzelnię. Więc pytam was, panowie, czy się zgadzacie natychmiast rozpocząć pracę w porządnie zorganizowanym przeze mnie przedsiębiorstwie? Ja się zgadzam. A oni muszą się zgodzić, odparł Marek. Z tego wynika, że wszyscyśmy jednogłośnie przyjęli pańską propozycję. Doskonale. Więc proszę po wypędzeniu tego zacieru następnego nie stawiać. Pojedziemy do Radomia. Tam jest moja baza numer 2. A gorzelnię zainstalujemy w Bąkowcu. Mam tam znajomych wśród kolejarzy. Proszę się przygotować do odjazdu. Dobra, rzekł Marek. Tylko jeszcze jedna sprawa. Czy musimy jechać koleją? Tak. Więc ja nie jadę. Dlaczego? Nie mam dokumentów. Nie ma pan dokumentów? Nie mam. Żadnych? Tak. Jakże pan dotychczas żył? U nas w piekle nikt nie ma dokumentów. Żarty na bok. W centralnej Afryce obywatelowi wystarczy ciało. Już w Ameryce potrzebne są ciało i dusza. W Anglii ciało i paszport. W Hiszpanii dusza i paszport. We Francji dusza, ciało i paszport. No, w Rosji tylko paszport. A w obecnej Polsce demokratycznej władzom opiekującym się narodem polskim są potrzebne paszport, metryka, świadectwa zatrudnienia, szczepienia, odwrzenia, moralności politycznej, lojalności psychicznej, prawomyślności, wierności, o, przynależności klasowej, zawodowej, partyjnej, o służbie w wojsku i cywilu, o stosunku do władz wszystkich kolorów, od dnia narodzenia się ich i jego, aż do śmierci ich albo jego. A pan z tego wszystkiego nie ma nic? Nic. Wstyd? Tak. Leon Ryż przez pewien czas patrzył na Marka. Trudno zrozumieć, z jakim uczuciem, podziwem czy pogardą. Potem wyjął bloczek, napisał w nim kilka wierszy. Dając kartkę Markowi powiedział: proszę zapamiętać ten adres, a potem zniszczyć go. Dziś wieczorem o godzinie 7 proszę tam przyjść. Jest to mieszkanie mistrza legalizacji. Będzie uprzedzony. Pieniędzy radzę nie żałować,
a kupić dobry komplet dokumentów. To drogo kosztuje, ale się opłaca. Jeśli zabraknie panu gotówki, to ja koszta pokryję na poczet naszych przyszłych rozrachunków. Do widzenia. Punktualnie o godzinie 7 Marek się zgłosił pod wskazany mu adres. Przyjął go imponująco wyglądający pan. Wprowadził do zawalonego stosami książek i papierów pokoju. Tam ulokował Marka przy stole i naparzył kawę. Dopiero potem usiadł w fotelu i wolno cedząc przez zęby to kawę, to słowa, zaczął objaśniać. Ja tego procederu nie uprawiam zawodowo. Traktuję to jak artysta i pomagam. Podkreślam to, pomagam. Pana polecił mi gorąco pan Leon. To mi wystarcza. Chcę wiedzieć, czym mogę panu pomóc. Nie mam żadnych dokumentów i chcę się zalegalizować. Dobrze. Kim pan chce być? Wszystko mi jedno. W rzeczywistości jestem diabłem 9. kategorii, wydelegowanym z piekła na ziemię przez Lucyfera. Rozumiem. Pan chce mieć dokumenty umysłowo chorego. Tak, to w obecnych czasach jest dobre. Rosjanie dla wariatów mają respekt. To u nich zostało z dawnej wiary ludu. Wierzą, że umysłowo chorzy są we władzy szatana lub że ustami ich przemawiają wyższe siły. Odcinek 3. Ależ wcale nie chcę wariackich dokumentów. Więc co? Chcę mieć porządne dokumenty porządnego obywatela. Ja legalizuję według kategorii. Pierwsza, najtańsza, zaświadczenie z pobytu w obozie koncentracyjnym daje możliwość zameldowania się i uzyskania innych legalnych dokumentów. Kosztuje $10. Druga, zwykłego obywatela, który wskutek działań wojennych zmienił miejsce pobytu. Kosztuje $50, bo trzeba zrobić komplet z 5 dokumentów. Trzecia, repatriant z ziem wschodnich, kosztuje $100. Komplet się składa z 10 dokumentów. Sama karta ewakuacyjna ma 14 pieczęci i 9 podpisów, dlatego to drogie. Poza tym jest kategoria specjalna. Kosztuje $200. To są autentyczne dokumenty, których nie można sprawdzić, bo miasto zniszczone, właściciel zaś zginął. Marek był u mistrza legalizacji 3 godziny. Zapłacił za komplet dokumentów 10 tysięcy złotych i zostawił do uregulowania ryżowi $150. Za to miał wspaniałą serię dokumentów, z których wynikało, że jest urodzony w Warszawie, przy ulicy Chmielnej numer 14, zawód palacz w kotłowni, był w armii Berlinga, otrzymał kontuzję, jest inwalidą, ma lat 42, kawaler, bezwyznaniowiec, Polak. Więc proszę pamiętać, mówił mistrz legalizacji. Rodzina zginęła w Warszawie w czasie powstania. Pan otrzymał kontuzję i na pewien czas stracił pamięć. Kompania, do której pan należał, nie istnieje. Była częściowo wybita pod Brześciem, resztki zaś zniszczono pod Poznaniem. Został pan jeden. Batalion, do którego pan należał, raczej resztki tego batalionu, wysłano jako garnizon do Sulechowa. Tu pan masz dziennik swego imiennika. Jest dość obszerny i z niego może pan dobrze się zorientować, kim pan jest i gdzie pan był. Więc jak pańskie nazwisko? Wierzba. Imię? Antoni. Rok urodzenia? 1903. Doskonale. Pamięć ma pan dobrą. Trzeba tylko wejść w tę rolę i uwierzyć samemu w to, co stwierdzają dokumenty. To zwykle przychodzi po załatwieniu kilku urzędowych formalności. Marek dumnie kroczył ulicami Torunia. Był już nie biednym, wypędzonym z piekła na pokutę w Polsce diabłem, lecz bohaterem walki z hitleryzmem i zasłużonym obywatelem. 1 czerwca 1945 roku uważam za datę powstania wspaniałego trestu bimbrowego pod firmą Ryż, Wierzba i Plus z Minusem. Centralę trestu zainstalowano w Radomiu, urzędował tu szef przedsiębiorstwa Ryż, który dojeżdżał tu z Poznania z bazy numer 1 i co sobotę odbierał tygodniową produkcję trestu. Natomiast zaciery robiono w składnicy kolejowej materiałów technicznych w Bąkowcu. Miejsce było idealne do tego procederu, bo nikt obcy wejść tu nie mógł. Wierzbę Plusa i Minusa urządzono na fałszywe dokumenty jako pomocnika maszynisty, palacza i dozorcy składnicy. Prace zorganizowano w ten sposób, że wchodzący do spółki maszynista wraz z Minusem dostarczał mąkę z Radomia i odwoził tam wypędzony bimber. Zaciery robił Plus w składnicy kolejowej, miał do dyspozycji 4 ogromne beczki, w których robiono rozczyny z 200 kilo mąki w każdej, a sama procedura wypędzania samogonu odbywała się na lokomotywie.
którą dowożono na kilku lorach szyny i podkłady kolejowe do budującej się bocznicy w kierunku na Kozienicę. Prócz stałych członków trestu było jeszcze 6 wspólników, kolejarzy. Lecz to niezbyt obciążało przedsiębiorstwo, bo było czym się dzielić. Dziennie wypędzano około 150 litrów. Całym przedsięwzięciem kierował Ryż. On robił zakupy mąki i drożdży i likwidował owoce pracy. Kolejarze otrzymywali wynagrodzenie bimbrem po 5 litrów dziennie. Ryż obliczył, że po opłaceniu wszystkich wydatków pozostaje dla trestu 100 litrów samogonu dziennie. Z tego przeznaczył 30 litrów na budowę bocznicy, a 30 otrzymywali w gotówce, wierzba plus i minus. Wynosiło to po 3000 zł dla każdego dziennie. Nic dziwnego, że wspólnicy pracowali z entuzjazmem. Codziennie rano pod składnicę podjeżdżała lokomotywa, wychylał się z niego pomocnik maszynisty, Marek, plus już czekał na niego. Pompą przelewano zacier do umieszczonej na tenderze dużej brażnicy, potem wąż znikał, a lokomotywa wioząca na 2 lorach szyny i podkłady kolejowe, sapiąc i postękując, wjeżdżała na tor bocznicy i majestatycznie sunęła naprzód. Praca odbywała się doskonale. Od kotła lokomotywy szła rura do brażnicy. Pary nie brakowało, więc zacier prędko wrzał. Z brażnicy szła rura do baku z zimną wodą, gdzie była umieszczona chłodnica, a alkohol wlewał się wprost do cynkowej beczki przez wystawiony u góry olbrzymi filtr. Zwykle w ciągu 5 godzin cały wypęd był gotów. Lokomotywa sapała, jęczała, postękiwała i melancholijnie kursowała tu i tam po torze. Potem zatrzymywała się przy strumieniu biegnącym pod torami. Tam wylewano pompą do wody zużytą bragę. Potem wracano do bąkowca i tam wyładowywano beczkę z bimbrem do składnicy. Przypuszczam, że w historii gorzelnictwa od czasów Noego aż po dzień dzisiejszy była to jedyna gorzelnia pracująca w ruchu, na kołach. Organizacja pracy była dobra. Bezpieczeństwo 99%, wódka 45%. Zyski duże, więc trest kwił jak krzak róży w czerwcu. A był to właśnie czerwiec. Dobry podział pracy zostawiał wszystkim dużo wolnego czasu. Wspólnicy spędzali go według upodobań. Plus tęgo pił, a potem z litrem bimbru w kieszeni szedł na poszukiwanie towarzyszy do dalszej pijatyki. Minus, który miał ogromnie czułe serce, elegancko ubrany, szukał przygód miłosnych w bąkowcu. Prawdopodobnie robił to z dużym powodzeniem, bo parę razy wrócił z podrapaną twarzą i podbitymi oczami. A Marek, kto by pomyślał? Z diabelskim uporem zabrał się do kształcenia. Kupował polskie i rosyjskie tygodniki, gazety, broszury i czytał, czytał, czytał. A z tego, co czytał, musiał wywnioskować, że wszystko, co Polska miała, ma lub mieć będzie, i kulturę, i dobrobyt, i wolność, i bezpieczeństwo, zawdzięcza Rosji. To mu było ogromnie przyjemne, bo od czasu wyzwolenia go z bezpieki przez pułkownika NKWD miał w sercu miłość dla Rosjan, niechęć zaś dla Polaków. Pewnego dnia w połowie czerwca Marek przeczytał Konstytucję Związku Socjalistycznych Republik Rad. To ostatecznie zrobiło go rusofilem. Gdy zapoznał się z treścią artykułu 127, obywatelom ZSRR zapewnia się nietykalność osobistą. Nikt nie może być aresztowany bez postanowienia sądu lub bez sankcji prokuratora. To, wspominając aresztowanie go przez polską milicję i bicie w bezpiece, po nie w czasie zapłakał, nawet macając swój złamany nos. Odtąd konstytucja stalinowska zrobiła się jego ulubioną książką. Nosił ją na sercu i postanowił, że gdy będzie musiał wrócić do piekła, zabierze ją ze sobą i pokaże wszystkim diabłom, aby się przekonali dokumentarnie, że Rosjanin ma takie prawa, że nawet palcem tknąć go nie wolno. A szatan w piekle, nieraz złośliwie nastawiony, potrafił nawet szturchnąć diabła pięścią. Marek bardzo żałował, że nie ma tu Ryża, do którego inteligencji miał wielki szacunek. Tyle było pytań, tyle niezrozumiałych kwestii nagromadziło się w diabelskim mózgu, lecz nie było do kogo z tym się zwrócić. Pewnego razu pokazał Plusowi okulnik następującej treści. Ministerstwo Sprawiedliwości, nadzór prokuratorski, Warszawa, dnia 30 maja 1945 roku, numer 6632, łamane przez 45. Wojna i związane z nią zdziczenie obyczajów, repatriacja ludzi rozmaitych narodowości, przeciągających przez obszar Rzeczypospolitej nagminne opilstwo, doprowadziły do tego, że mnożą się wypadki gwałtu na kobietach. Wynikiem jest niejednokrotnie ciąża i zarażenie chorobą weneryczną. Król polskich samogoniarzy przeczytał okulnik i zwrócił go królowi pomorskich bimbrowników. O co ci chodzi?
Chciałem się dowiedzieć, jaka to repatriacja ludzi różnych narodowości przeciągających przez obszar Rzeczpospolitej odbywa się w Polsce. Pytanie było podstępne, bo Marek wiedział, że repatriacja dotyczy Polaków z terenów wschodnich Polski na zachód. Więc według jego zdania Polacy sami gwałcili i zakażali Polki. Tylko polskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie chciało do tego się przyznać. Zwalało zaś winę na jakieś tajemnicze różne narodowości. Jednak Plus wcale nie był zakłopotany. Splunął i powiedział: bojda cały twój okulnik. Tu chodzi o zwalczanie bimbru, rozumiesz? Przecież wyraźnie napisano na gminne opilstwo. Teraz zabiorą się do nas jeszcze ostrzej. Od tego czasu Marek nie pytał więcej o nic Plusa, którego zresztą uważał za mało inteligentnego. Lecz czytał jeszcze więcej, starając się zapoznać z terenem, na którym będzie musiał żyć przez wiele miesięcy. Rozdział 5. Alleluja. Czerwiec płynął w słońcu bujny, jaskrawy, jak rzucona w błękit nieba czerwona chorągiew. I wraz z naturą tak samo pysznie rozkwitł wspaniały trest Leona Ryża i spółki. Zwiększano wypędy, rosły dochody, a bocznica kolejowa, wybudowana z łaski inicjatywy króla Szabru, kokieteryjną drabinką połączyła Bąkowiec z Kozienicami. Teraz zamierzano przez parę miesięcy wykańczać jej detale, no i zwiększać wypędy. Ryż wiedział, że okres rozkwitu bimbru chyli się ku upadkowi i wkrótce się skończy, więc śpieszył wyzyskać koniunkturę. Już na rynku zaczęła się ukazywać monopolówka. Z początku była po 700 zł litr, a potem cenę zniżono na 400. To zmniejszyło popyt na bimber. Ratowała sytuację jeszcze ta okoliczność, że wódki było mało i sprzedawano ją w większych tylko miastach. Lecz na pewno za kilka miesięcy będzie uruchomionych dużo gorzelni, a cena jeszcze się obniży, więc wówczas era bimbru skończy się i konkurencja z gorzelniami pędzącymi wódkę z taniego surowca nie będzie się opłacała. Od kilku miesięcy król Szabru prowadził racjonalną eksploatację zdobyczy wojennej bohaterów Czerwonej Armii. W tym celu przywoził bimber do Poznania i tam wymieniał go przez swych agentów na bardzo wartościowe rzeczy. Było to łatwe, bo żołnierze wracający z frontu do Rosji chętnie oddawali za wódkę wszystko, co zdobyli na zachodzie. Pierwsze partie żołnierzy starały się przewieźć łupy do Rosji, lecz gdy się dowiedziały, że na linii Kurzona jest filtr sowiecki, z którego i bohaterowie niezupełnie łatwo wychodzą, a rzeczy znikają w nim wszystkie, jak olejki etylowe i metylowe z samogonu w filtrze diabła Marka, to zaczęto rzeczy sprzedawać, a pieniądze przepijać. Chociaż ogół obywateli brzydził się nabywaniem łupów, jednak było sporo ludzi, którzy zniszczeni wojną i różnego koloru wybawicielami kupowali, jeśli mieli za co potrzebne im rzeczy. A wytworzyła się pewna kategoria rekinów, którzy z tego zrobili sobie proceder i nawet sami rzucili się za Szabrem po przejściu wojska. Leon Ryż miał swoją bazę numer 1 w Poznaniu, przy ulicy Walki Młodych. Otworzył tu sklep komisowy, przy którym było dwupokojowe mieszkanie. Tu król Szabru koncentrował wszystko i stąd robił wycieczki w teren. Sklep był przeważnie zamknięty, a na drzwiach wisiała kartka remont. Pewnego dnia na początku lipca Ryż siedział w dużym pokoju, którego okna wychodziły na zawalony gruzem z górnych pięter dziedziniec i robił bilans strat i zysków za ostatni kwartał. W tymże czasie na dworzec główny, jedyny wówczas w mieście, przybył pociąg z Torunia. Z niego wyszedł mężczyzna średniego wzrostu, wieku i tuszy. Zgrabnie lawirując między tłumami rosyjskich żołnierzy i cywilnej publiczności, skierował się ku wyjściu z dworca. Był to Marek. Kilka razy zapytał przechodniów o ulicę Walki Młodych, lecz nikt mu nie powiedział, gdzie to jest. Więc wytrwale krążył po mieście, szukając potrzebnej mu tabliczki na rogach ulic. W pewnym miejscu zobaczył bardzo sympatycznego staruszka, który powoli kroczył chodnikiem. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Walki Młodych? Spytał go Marek. A, pan pewnie przyjezdny. Nie odpowiadając na pytanie, odezwał się staruszek. Tak, jestem z Torunia. Więc, panie kochany, nie radzę dziś pytać o ulicę Walki Młodych czy Walki Starych, a lepiej pytaj pan o ulicę Święty Marcin, bo to czasem za takie pytanie można i po uszach oberwać. Poznaniacy nie lubią, jak im ulicę przekręcają. Zawsze był Święty Marcin i będzie Święty Marcin. A jak tam jakiej przybłęda nazwie, to u nas to nieważne. Dużo ich tu było. Przyjdą, napaskudzą i pójdą. A ulice jak były, tak i są. No więc gdzie jest ulica Święty Marcin? A ta, panoczku, ta, w prawo i w lewo. Marek podziękował i w parę minut później znalazł sklep komisowy,
nad którym wisiał szyld Energia. Drzwi były otwarte i Marek wszedł do wnętrza. Z zalady podniosła się młoda, brzydka dziewczyna. Pan sobie życzy? Chcę widzieć szefa. Szefa? Obrzuciła badawczym spojrzeniem Marka. Szefa nie ma. Wyjechał do Warszawy. Jaka szkoda. Przyjechałem z Torunia w ważnej sprawie. A pan kto? Ja? Wierzba jestem, inwalida walki o wyzwolenie od jarzma hitlerowskiego. Diabeł już się nasobaczył operować demokratycznym słownikiem. Ach, o to mnie nie idzie. W jakiej sprawie potrzebny panu szef? Jestem jego podwładny. Też król, tylko innego gatunku. Nas zebrało się trzech takich królów. Jeden ja, drugi omal nie wpadł do kryminału, trzeci zaś może trafić, jeśli pojedzie do Radomia. W tym momencie drzwi prowadzące ze sklepu do mieszkania się uchyliły i ku wielkiemu zdumieniu Marka ukazał się w nich Ryż. Szefie kochany, wszystko zginęło! Ryż uniósł dłoń w górę. Spokojnie, spokojnie. Nic w naturze nie ginie, tylko dziurka od obważanka po jego zjedzeniu. Poproszę do gabinetu. Marek wszedł za ladę, a stamtąd do pełnego różnych rupieci i pokoju. Ryż wskazał mu ręką krzesło. Sam usiadł na stole i zapalił papierosa. Potem rzucił krótko. Mów. Marek, plącząc się, zaczął dość nieskładnie opowiadać szefowi następującą historię. To szefie było przedwczoraj, to znaczy w poniedziałek. Bimber minus zdał szefowi w sobotę, więc do następnej soboty trzymaliśmy wszystko w magazynie. W poniedziałek rano pojechałem na linię. Wypędziłem zacier, wróciłem, zdałem bimber plusowi i odstawiłem wraz z maszynistą lokomotywę. Potem minus poszedł na dziewki, plus na popijachę, a ja położyłem się na trawie koło magazynu i czytałem sobie wspaniałe dzieło towarzysza Gomułki, Wiesława, PPR w walce o niepodległość Polski. Czytam i się zachwycam. Niech sobie szef wyobrazi, ten człowiek pisze lepiej jak nasz szef informacji i propagandy w piekle. To mnie nie interesuje, proszę mówić o Gorzelni. Właśnie mówię. Otóż czytam, czytam i oderwać się nie mogę, a tu przychodzi pięciu drabów. Polacy naturalnie i pytają, kto ja jestem. Mówię. Pomocnik maszynisty, mam wolny czas, więc uświadamiam się demagogicznie i dokształcam politycznie. Oni powiadają, że chcą obejrzeć składnicę, bo na bocznicy z rosyjskiego transportu odszkodowania od Niemców cały wagon dziecinnych wózków wykradziono. Ja im mówię dorzecznie, że my dzieci nie mamy i po szynach do jazdy wózki dziecinne nam się nie nadają. Zresztą mamy lokomotywę. Oni zaś powiadają, żebym głupich żartów nie robił, tylko spełniał, co każe, bo dostanę w skórę. Przypomniałem sobie to ruńskie lanie, więc nie sprzeciwiałem się. Poszliśmy do składnicy. Widzę, że magazynieraz trzęsie się ze strachu. To ja z nimi już sam gadałem. Obejrzeli magazyn i może by poszli, ale jeden zauważył drzwi do kotłowni. Plus zamknął je na kłódkę i poszedł. A tam co jest? Pyta. Prywatne mieszkanie palacza kotłowni, powiadam. Otworzyć. Wtedy ja mówię, po pierwsze, klucza nie ma, bo kolega poszedł w sprawie służbowej znajomych odwiedzić w mieście, a po drugie, na mocy artykułu 128 stalinowskiej konstytucji, nietykalność mieszkania obywateli i tajemnice korespondencji ochrania prawo. Nie macie prawa tam wchodzić. Wówczas jeden z nich mówi, po pierwsze, jesteś dureń, a po drugie, taką ci zaraz konstytucję na... Tu powiedział bardzo nieprzyzwoity wyraz. Wypiszemy, że 2 miesiące będziesz rakiem chodził. Złamali kłódkę i poszli do kotłowni. A tam 4 beczki zacieru i beczka bimbru z 2 wypędów. Oho, mówią, tu coś lepszego od wózków jest. I dawaj próbować bimber. Podobał się bardzo, wiadomo, moja robota. Tymczasem włazi pijaniutki plus, a niedługo potem minus z podrapanym nosem. Wzięto nas w obroty. Zebrano wszystkich 10. Pytają, co, kto, jak. A my mówimy całą prawdę, to znaczy, że chcieliśmy odbudować linię kolejową, którą hitlerowcy zniszczyli, rozkradli, a nie było za co, więc zaczęliśmy pędzić bimber. Czego człowiek nie zrobi dla dobra demokratycznej ojczyzny? Z początku nie bardzo nam uwierzyli. A potem, gdy zapoznali się dokładnie z instalacją Gorzelni i gatunkiem bimbru, zaczęli wierzyć. I im dłużej trwało badanie, tym było lepiej. Zaczęto nawet podziwiać naszą pomysłowość i patriotyzm. I może by wszystko dobrze się skończyło, ale zabrakło bimbru. Co? Beczki bimbru zabrakło? A tak, szefie, bo wiesz, szef, do wieczora tam już cała bezpieka się zebrała. A poza tym milicja kolejowa, milicja miejska i wszyscy kolejarze. No dobrze, opowiadaj dalej. Jak bimbru zabrakło, to jeden z nich się zastanowił i mówi, tak nie można. Trzeba inaczej rozpatrzyć, to sprawa poważna. Wtedy plus powiada. Obywatele kochani, nie martwcie się, u mnie cała beczka zacieru gotowa. Tylko sprowadzić lokomotywę, a on, tu dureń na mnie, palcem pokazuje. 200 litrów nam wypędzi. Wszyscy, rozumie się, szef, rzucili się do mnie. Hurra, krzyczą, niech żyje i dawaj mnie w górę rzucać. A sufit był niski. Jak machnęli za trzecim razem, to ja omal na dach nie wyleciałem. Niech szef pomaca, jaki guz. Marek nachylił głowę ku Ryżowi. Dobrze, opowiadaj dalej.
A dalej było tak. Sprowadzili lokomotywę, ja bragę pompuję, a w krąg lokomotywy meeting. Jeden wlazł na beczkę po bingrze i tak gada. Towarzysze, jesteśmy świadkami wielkiego dzieła proletariatu, który z niczego zrobił coś. Ta najwspanialsza w świecie linia kolejowa musi się nazywać zwycięstwo demokracji. Wszyscy krzyczą hura. Jeden to tak się rozczulił, że wszystkie swoje medale zdjął i na lokomotywie z przodu powiesił. A tamten mówca ryczy. Pojedziemy, towarzysze, otwierać wiekopomną linię kolejową stanowiącą wkład polskiego świadomego robotnika w dzieło odbudowy kraju. Czy nie można krócej? Spytał Ryż. Trudno, ale można, westchnął Marek. No i pojechaliśmy. Lokomotywę i tender oblepiło z 50 ludzi. Ja bimber pędzę, lokomotywa sapie. I co parę kilometrów stajemy. No naturalnie pijemy zdrowie lokomotywy, mojej nowej linii kolejowej. Dojechaliśmy do końca, a potem nazad. Tam to jeszcze dobrze szło, ale jak pojechaliśmy z powrotem, to naczelnik milicji zaczął krzyczeć aleluja. A wszyscy za nim. I nic innego, tylko aleluja. Wiesz, szef, nawet w piekle czegoś podobnego nie widziałem. Wszyscy pijani, lokomotywa zażygana, a tu aleluja i aleluja. Ale co dalej? Otóż to najgorsze. Walimy z powrotem. Wódki dość, ale przekąski ani ani. Maszynista prowadzi lokomotywę, tańczy i ryczy. Aleluja. Za nim naczelnik milicji. Na plecach mu wisi i prosi. Kochany obywatelu, wal prosto do bufetu. Po jakiego czorta fatygować się i złazić? Wódka na miejscu i bufet tu musi być. I wie pan, pojechali do bufetu. Jakże to? Bardzo prosto. Linia się kończy naprzeciw bocznej ściany bufetu. Maszynista jak puścił lokomotywę, to przejechaliśmy z 5 metrów po cemencie, wybiliśmy ścianę i zatrzymali się akurat naprzeciw bufetu. Wszyscy krzyczą, aleluja! Za szklanki i hura! To na bimber, to na bufet. Widzę, że będzie kiepsko. Połowa leży bez przytomności, reszta zwariowała. Myślę sobie tak, nic dobrego tu się nie doczekam. Trzeba zwiewać. Szukam plusa i minusa. Minus oparł się rękami o ścianę i żyga. A plus wlazł pod lokomotywę i chrapie. Jak tam się wcisnął, pojęcia nie mam. W żaden sposób nie mogłem go stamtąd wydostać. Nie było rady. Nie mogłem przecież kolegów w biedzie porzucić. Podniosłem lokomotywę i wyciągnąłem plusa. Potem wziąłem plusa pod lewą pachę, minusa pod prawą i biegiem na peron. Czekaj, czekaj, rzekł Ryż. Podniosłeś lokomotywę? Sam? Tak, szefie. No wiesz, szef nie wierzy, to dla mnie drobnostka. Przedtem łyknąłem pigułkę, którą mi Lucyfer w piekle dał. Napisano na niej siła. Inaczej bym nie uniósł. Ryż patrzył na diabła i mrużył lewe oko. Marek zrozumiał, że szef mu nie wierzy i z irytacji dostał wypieków. Potem spojrzał w okno. Nagle wybiegł na dziedziniec i w oczach zaciekawionego Ryża podniósł przysypany gruzem wrak spalonego czołgu i rzucił go dalej na rumowisku. Zrobił to z takim wysiłkiem, jakby to był nie czołg, lecz duża, ciężka walizka. Potem wrócił do pokoju, otrzepał ręce. I teraz mi szef nie wierzy? Muszę wierzyć. Proszę mówić dalej. Dalej nic ciekawego nie było. Władowałem ich na pociąg do Radomia. Stamtąd pojechaliśmy do Warszawy, a z Warszawy do Torunia. Zostawiłem ich tam i jazda tu. Wiedziałem, że szef ma bazę numer 1 przy ulicy Walki Młodych, więc chciałem zdać raport i uprzedzić, żeby szef nie jechał do Radomia. Ryż wstał z miejsca i pierwszy raz podał dłoń Markowi. Dziękuję. Nie gniewa się szef? Nie ma za co i nie ma po co. Gdzie są plus z minusem? Na Starym Mielinie. Mówili, że znów puszczą w ruch tamtą gorzelnię. Czy ja jestem szefowi potrzebny? Nie jestem teraz pańskim szefem, a tylko panem Leonem. Potrzebny mi pan nie jest... Ale jeśli zechce pan odpocząć tu pewien czas, to prawdopodobnie będzie co nowego. Gorzelni uruchamiać znów nie chcę, bo wkrótce to się nie opłaci. Jeśli pan chce, to proszę zostać u mnie. Miejsca tu dość. Może pan wypocząć, zwiedzić miasto, a tu są książki w różnych językach. Proszę korzystać. W ogóle proszę traktować tu wszystko jak swoje własne. No dobrze, zostanę tu, tylko chcę poprosić się, przepraszam, pana Leona o pewną rzecz. Co takiego? Czy mogę od czasu do czasu pytać o cokolwiek nienależące do interesów? O co panu idzie? Ja, proszę pana, zacząłem się kształcić i nie zawsze rozumiem to, co piszą w gazetach lub książkach, więc chcę od czasu do czasu zapytać o wyjaśnienie mi jakiejś sprawy. No dobrze, tylko nie często, bo ja nie lubię roli nauczyciela. W porządku. Więc mam takie ważne dla mnie pytanie. Co to jest Anglia? Pytam... Dlatego, że przeczytałem w Bąkowcu roczniki rosyjskich gazet od roku 39 do 45 i wychodzi tak, że w roku 39, 40, 41 do lipca Anglia była podżegaczem wojennym przeciw pokojowej Germanii. Od lipca 1941 po koniec 44 roku Anglia była
wybawicielką narodów podbitych przez Germanię. A teraz wciąż czytam, że jest to państwo, które dąży do odebrania innym narodom wolności i do eksploatowania ich, więc chciałbym wiedzieć, co to jest Anglia. Ryż przez chwilę myślał, potem rzekł. Anglia to jest państwo, gdzie obywatel ma wielką wolność, bo musi robić to, co mu się chce robić. Marek długo nad tym się zastanawiał i powiedział. Nie rozumiem. Więc muszę wyjaśnić prościej. Anglia jest to państwo, gdzie obywatel z własnego upodobania, lecz bez entuzjazmu, robi to, do czego w państwach totalistycznych trzeba zachęcać karabinami maszynowymi, szubienicami i więzieniem. Na tym się skończyła rozmowa Marka z Ryżem, a odgłos zajść w Bąkowcu Marek znalazł dopiero 19 marca 1946 roku w gazecie Ziemia Pomorska. Głos ludu zamieszcza następującą niezwykłą wiadomość. Sąd okręgowy w Radomiu rozpatrywać będzie dosyć osobliwą sprawę. Oto oskarżeni są kolejarze pracujący przy bocznicy kolejowej Bąkowiec-Kozienice o pędzenie bimbru. Sprawa ta staje się swoista dlatego, że kolejarze ci pędzili bimber nie dla osobistego zysku, ale na cele odbudowy tej właśnie bocznicy, którą okupant rozebrał i wywiózł, a którą oni postanowili na odcinku kilkunastu kilometrów odbudować i właśnie posiłkując się dochodami z nielegalnego interesu odbudowali. Rozdział szósty. Strategia króla Szabro. Diabeł Marek miał piekielną inteligencję i w ciągu miesiąca wchłonął taką masę wiadomości, na jaką zwykłemu obywatelowi trzeba by lat. Lecz wiadomości te były nagromadzone bezładnie. Utworzyły dżunglę w mózgu czarta i spowodowały w wielu wypadkach zamęt pojęć. Ludzie bardzo go interesowali, lecz nie umiał ich szacować jak psycholog, a jedynie wyczuciem, jak pies albo dziecko. Plusa momentalnie scharakteryzował jako twardego i tępego durnia. Minusa jako ambitnego, lecz słabego ślamazare. Wielu innych rozgryzł w parę minut, ale z Ryżem zgłupiał. Król Szabru był dla niego zagadką i nie umiał pojąć ani jego czynów, ani ich powodów, ani jego dążeń. Wszystko, co Ryż robił, było wyrafinowane, wyrachowane, a jednak marnował to z łatwością i bez żalu. Z dotychczasowych doświadczeń Marek się zorientował, że każdy człowiek wytwarza w krąg siebie pewną aurę, którą można wyczuć i określić. Każdego można scharakteryzować i prymitywnie ująć w pewien szablon. Lecz w wypadku Ryża stanął wobec zagadki. Przede wszystkim zdumiewała Marka ta okoliczność, że król Szabru nigdy się nie śmiał ani nie uśmiechał. A poza tym absolutnie nie mógł zrozumieć, co mówi lub robi poważnie, a kiedy drwi lub żartuje. Leon Ryż miał postawę dygnitarza albo rasowego dużego pana, lecz czasem tak lekkomyślnie, nawet dziecinnie się zachowywał, że to zdumiewało. Poza tym był bardzo przenikliwy. Marek zapamiętał, jak na rynku w Toruniu Ryż wybrał go z tłumu otaczających indyka ludzi i wywołał. Zaprowadził na klatkę schodową i dopiero tam spytał o samogon. Ale skąd wiedział, że on samogon ma? Przecież flaszki były dobrze ukryte po kieszeniach według fachowych wskazówek zawodowych bimbrowników plusa i minusa. Dziś rano Ryż wstał bardzo wcześnie. Chodząc cichym, elastycznym krokiem po zawalonych górą rzeczy i rupieci pokojach, zagotował wodę, wytarł mokrym ręcznikiem całe ciało. Powtórzył tę czynność wodą kolonijską, potem starannie się ogolił i ubrał. Dostrzegł, że Marek go obserwuje i się odezwał. Wolę mieć czyste ciało niż czyste sumienie. Jest to słuszne zdanie pewnej pięknej studentki medycyny w Monachium, która się wyróżniała wyjątkowo amoralnym prowadzeniem. Marek milczał. Nie posiadam zaufania do ludzi, którzy lekko pracując mają na przykład brudne paznokcie. Jakby na głos medytował Ryż. Od piła, myślał Marek. Będę musiał krótko ściąć paznokcie. Odcinek czwarty. Ryż prędko sprawą starego kawalera i taką też niedbałością o estetykę zastawy przygotował śniadanie. Jadł wolno i bardzo mało. Kiedyś powiedział Markowi. Najwięcej nieszczęść na świat sprowadzają żarłoki. Stworzyli kult brzucha, zniszczyli zaś kult ducha. Odtąd brzuch rządzi mózgiem ludzi i ich losami, a najzawilsze kwestie mają źródło w chęci zabezpieczenia sobie procesu nadmiernego żarcia. Ryż skończył śniadanie,
Znowu zaczął myć ręce, a przy tym nucił. Przyjechali furmani z długimi biczami, zabrali dziewczynę z siwymi oczami. Marek, nie wyłażąc z łóżka, powiedział — Panie szefie, chcę o coś zapytać. — Wasza piekielna mość — odezwał się Ryż. — Uprzejmie proszę po raz wtóry nie tytułować mnie szefem. Poczuwam się do wyższej godności. Ja się pogodziłem z nadzwyczaj przyjemnym oświadczeniem pana o pokrewieństwie z władzami piekielnymi, więc proszę łaskawie się pogodzić i z moją rezygnacją z zaszczytnego stanowiska pańskiego szefa. Przyjemnie mi być na równej stopie z delegatem wielmożnego pana Lucyfera. Panie Leonie, chciałem właśnie tego, nie tego, a pewnie zapytać. Właśnie. No, co to jest grypa? Grypa. Grypa w Polsce jest trzech rodzajów. Pierwszy z powodu zaziębienia. Środki lecznicze. Aspiryna, alkohol, gorąca herbata, dobrze zbudowana kobieta. Słowem, środki rozgrzewające, zależnie od gustu i możliwości psychicznych oraz finansowych chorego. Druga, mundurowa. Bierze z powodu długich języków, a krótkich mózgów. Trzyma od paru dni do paru lat. Środki lecznicze też alkohol i kobieta. Może być niezbyt piękna, ale sprytna i operująca gotówką. Grypa numer 3, niemundurowa. Bierze zależnie od zamiarów lub fantazji tych, którzy klimat w Polsce regulują. Trzyma od 2 lat do końca życia. Wynik często śmiertelny. Środki zapobiegawcze. Brak ambicji, nachalstwo, ugarstwo, gięty grzbiet, wazelina. Środki lecznicze nie istnieją. Zadowolony pan Antoni z odpowiedzi? Niech już tak będzie. Ja pomyślę nad tym. Doskonale. Rzadka obecnie zdolność. Ja wychodzę na miasto i proszę czekać mnie o godzinie 5 po południu. Będę miał zaszczyt zreferować panu pewną sprawę i wystąpić z poważną propozycją. Dobrze, będę czekał. Thank you. Jak powiedział pewien Anglik po wysłuchaniu ogłoszenia mu wyroku śmierci. Punktualnie o godzinie 5 wrócił Ryż, przyniósł dużą mapę i rzucił ją na stół, potem oświadczył Markowi. Dziś o godzinie 7 wyjeżdżam na parę dni na ziemię lubuską. Gdzie? To znaczy na ziemię odzyskane w kierunku na południowo-zachód od Poznania. W związku z moją podróżą, aby nie stawiać potem pana wobec rzeczy dokonanych, zreferuję panu pewne moje poglądy na pewne sprawy, aby mieć pewność, że pan propozycję zrozumie. Leon Ryż usiadł na stole i zakurzył papierosa, a potem zaczął wolno i cicho mówić, nie zwracając wcale uwagi na Marka. Najobrzydliwszą dla mnie rzeczą jest eksploatacja eksploatowanych. Dlatego wolę zawsze wyeksploatować to, co pochodzi z nieuczciwej eksploatacji, niżli w sposób legalny i bezczelny wyzyskiwać pracę nędzarzy. W zasadzie nie lubię wchodzić w kolizję z prawem, jeśli tego nie wymaga konieczność, bo to może poważnie skomplikować i utrudnić życie. Jeśli organizowałem naukowo produkcję bimbru, to jedynie dlatego, że natura nie znosi pustki. A brak alkoholu tę pustkę wytwarzał, więc zwalczałem ją jak mogłem mimo ryzyka. Teraz ta sprawa odpada, alkohol dzięki opiece naszych władz płynie już strumieniami, a sądząc z ich aspiracji i zrozumienia sytuacji w kraju, popłynie wkrótce rzeką. Więc na tym polu ja swą rolę spełniłem. Lecz, aby nie trwać bezczynnie, postanowiłem jako król szabru zająć się naukową eksploatacją ziem odzyskanych. I to w zupełnej zgodzie, nawet pod ochroną istniejących w kraju władz i przepisów. Przepraszam pana Leona, a co to jest szaber? Szaber? Ryż wstał i z szafy w kącie pokoju przyniósł i podał Markowi kilową sztukę stali ukształtowaną w ten sposób, że jeden koniec stanowił zagięte, zwężające się kolanko, a drugi wyglądał jak wydłużony stożek. To jest szaber. Po rosyjsku fomka. Tym narzędziem posługują się złodzieje do włamań najrozmaitszych kategorii. Wyraz ten zagubił, a raczej zmienił swe znaczenie i określają nim obecnie dyletanckie kradzieże albo przywłaszczenie cudzej pozostawionej bez dozoru własności, szczególnie w wypadkach, gdy można to robić bezkarnie. Właściwą nazwę dla tego procederu byłoby maruderstwo, lecz słowo to Ministerstwo Głupiania i Demoralizowania Publicznego wydarło ze słownika, więc zostało zastąpione przez twardy i dumny szaber. Zwykle dzieje się tak. Szaber zaczynają silni i możni, gdy zaś zgarną masełko i zbiorą śmietankę, wówczas rozparci w szabrowanych fotelach piętnują, prześladują tych, którym została serwatka.
Ja się uważam za króla szabru nie dlatego, abym miał z szabru duże zyski, lecz dlatego, że poruszam się w tej chaotycznej dziedzinie świadomie i systematycznie, a traktuję to nieco sportowo. Właśnie w związku z szabrem przyszedł mi do głowy pewien pomysł, który chcę zrealizować przede wszystkim, aby zarobić sporo pieniędzy i zapewnić sobie na długo niezależność, a następnie, żeby się przekonać, czy obliczenia teoretyczne w tym wypadku będą zgodne z praktyką. Ryż mówił cicho, bezbarwnie, nawet jakby ze znudzeniem, lecz Marek uważnie go słuchał. Pomysł mój prosty i nie wchodzący w kolizję z prawem. A co to jest kolizja? Kolizje stwarzają prawnicy i politycy dla obracania prostych spraw w zawiłe, aby powodować komplikacje i ciągnąć z nich zyski, a pospolicie to znaczy sprzeczność, przeciwstawianie się lub rozbieżność. Aha, ziemie odzyskane obecnie są oszabrowane ze wszystkiego, co przedstawia pewną wartość, a daje się wywieźć w bagażem. Jednak jest możliwość jeszcze zrobić tam duży kapitał w krótkim czasie. Interesuje to pana? Nie bardzo, lecz uważam, tak jak i mili Rosjanie, że kapitał własny jest rzeczą ogromnie przyjemną i pożyteczną. W porządku. Więc wprowadzę pana w istotę sprawy. Zapewne czytał pan w gazetach o hienach ludzkich, które ścinają obicia z mebli lub prują pierzyny i poduszki, wysypują z nich pierze, aby zabrać wsypki, które łatwo można spakować i wywieźć w dużej ilości. Czytałem. Dobrze. A ja to widziałem. Otóż zamierzam wykorzystać właśnie podły proceder hien, a raczej jego skutki, aby dobrze zarobić. Niech pan sobie wyobrazi duże miasto. W każdym mieszkaniu leżą zwały wyrzuconego z wsypek pierza, przeważnie dobrego puchu. To się poniewiera. Leci z wiatrem. Zaświeca okropnie pokoje, podwórza, ulice, leci na miasto i jest bardzo trudne do usunięcia. Widziałem, jakie kłopoty mają z tym osiedleńcy na wsi. Piwnica i pokoje są zasypane pierzem. Często się zdarza, że i w stodołach lub oborach pełno jest pierza. Siana zmieszanego z pierzem bydło, jeśli u kogo jest, nie je. Próbowano usuwać pierze, spryskując je wodą, a potem zgarniając grabiami, lecz trudna to robota. Można przy większym wkładzie pracy oczyścić jedno gospodarstwo, jedno mieszkanie, lecz wieś lub miasto nie sposób, a przecież to kapitał. Duży kapitał, który się marnuje bezużytecznie i sprawia ludziom szkody i kłopoty. A skąd tak wielka suma zysków i jak je osiągnąć? Jeśli zbierać pierze do worków i wozić na sprzedaż, to podróż będzie więcej kosztować jak pierze, odezwał się Marek. Słusznie, powiedział Ryż. Lecz ja nie zamierzam wozić workami. Ja chcę zorganizować to na wielką skalę. Przede wszystkim trzeba w dużym mieście uzyskać koncesję na wyłączny zbiór i eksploatację pierza. Znaleźć skład. To łatwe. Potem zebrać grupę z 3 do 5 ludzi, która się zabierze do pracy. Iluż mieszkańców zrujnowanych miast Polski nie ma dosłownie na czym głowy położyć. Nawet w szpitalach brak poduszek. Ja wnioskuję, w każdym opuszczonym mieszkaniu jest kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset kilo pierza. Przed wojną kilo pierza kosztowało od 7 do 15 zł. Poduszka ma przeciętnie 2,5 kilo. Pierzyna 7. Orientuje się pan. Tymczasem nędzni szabrownicy wyrzucają z pierzyn pierze za 70 zł, aby wziąć wsypkę wartości 3 zł. Ileż można zebrać pierza w takim mieście, jak pan myśli? Mam na uwadze miasto 70-tysięczne. Obliczam, że pierza można tam zebrać minimum 700 tysięcy kilo. Wartość jego stanowi nie mniej jak 7 milionów złotych przedwojennych, to znaczy najmniej 1 000 000 dolarów. Zbioru pierza mogą dokonać zdrowi, silni, chętni ludzie w 6, w 3 miesiące, we 4, w 4,5 miesiąca. Naturalnie będą koszta wyżywienia, transportu do punktów sprzedaży, sortowania i oczyszczania. To wszystko będzie stanowiło tylko nędzną cząstkę zysków. Ryż rozwinął szerzej swój projekt i porwał nim Marka, który wreszcie tak zapalił się, że zaczął fantazjować na ten temat. Omal nie zaprojektował spółki akcyjnej, obejmującej swą działalnością cały zachód Polski. Chętnie się zgodził współpracować z Ryżem w zamierzonej imprezie. — Więc jednego wspólnika mam — rzekł król szabru. — Przypuszczam, że ma pan od razu 3 — powiedział król pomorskich samogoniarzy. — Jeszcze plusa i minusa. Oni przecież znów się zabrali do bimbru. Beze mnie długo nie pobimbrują — powiedział Marek z zupełnym przekonaniem. — W porządku. A teraz wytłumaczę panu krótko strategię mego zamiaru. Ryż
Położył na stole dużą mapę Polski, palec króla szabru zaczął się ślizgać po niej z zachodu na wschód. Jednocześnie monotonnie brzmiał komentarz. Główne linie, którymi idzie cywilna eksploatacja ziem odzyskanych, są następujące. Północ z rejonu Gdańska na Bydgoszcz i Toruń przez Czew, Prusy przez Olsztyn i Działdowo na Warszawę lub Toruń, zachód przez Krzyż na Bydgoszcz lub Poznań, południowo-zachód na Katowice. Wszystko, co leży w promieniu tych głównych linii, jest łatwe do wywiezienia i dlatego gruntownie wyeksploatowane. A mnie zależy na terenie trudnym do eksploatacji, jednak niezbyt odległym od mej głównej bazy. Proszę uważnie spojrzeć na mapę. Tu jest rejon trudny do osiągnięcia przez pospolitych szabrowników. Ani szabrownik łódzki, ani warszawski tu się nie rzuci całą masą ze względu na trudności komunikacyjne. I ja obieram ten właśnie rejon. Palec króla szabru zdecydowanie zanurzył się w rzece Nysie. Od Poznania to blisko, lecz aby tam się dostać, trzeba jechać albo przez Zbąszyn i tam przesiadać, albo przez Wolsztyn. Potem dopiero można jechać w kierunku na Nysę. Na tej odległości komunikacja, szczególnie powrotna, jest bardzo skomplikowana i szabrownik albo wywozi rzeczy dobre, albo wcale nic. A pierzyn lub poduszek w ogóle nie bierze, chyba tylko wsypki. Dlatego teren ten obieram dla naszej przyszłej pracy. Za godzinę jadę tam, aby się przekonać, jakie z większych miast godne są naszej łaskawej uwagi. Wrócę za 3 dni i wyruszymy w drogę. A pana proszę, aby pojechał do Torunia i przedstawił sprawę szanownym panom Plusowi i Minusowi. Jeśli się zgodzą na te prace, to proszę razem z nimi przyjechać tu. Proszę nie zachęcać ich przesadnie, tylko przedstawić sprawę i zaproponować udział w imprezie na 10% zysków, której koszta aż do realizacji wszystkiego ponoszę ja. Rozumie pan? Na tym skończyła się rozmowa diabła z królem szabru i jeszcze dzisiaj obaj odjechali z Poznania. Jeden na południowo-zachód nad Nysę, a drugi na północno-wschód do Torunia. Rozdział 7. Bachus zdradzony. Plus był kiedyś kowalem. Potem ten ciężki, mało popłatny fach zamienił na artystyczne rzemiosło samogoniarza. Odtąd patrzył na życie jedynie przez pryzmat flaszki z mętnym i cuchnącym bimrem. Więc gdy po ucieczce z Bąkowca znalazł się znów w Toruniu, namówił Minusa do odbudowania gorzelni. Znów przy ulicy Poznańskiej 38, na Podgórzu, słodko zagruchał w piwnicy aparat samogonowy. Rezultat pierwszego wypędu był następujący. 12 litrów ohydnego, słabego bimbru. Minus, pogardliwie krzywiąc wargi, mówił: to wasza królewska mość powinna sama skonsumować. Wątpię, aby się znalazł nabywca, który by ocenił dobroć tego nektaru. Plus był zażenowany, lecz nie dawał za wygraną. Mówię ci, następny wypęd będzie tip-top, jak u Antoniego. 35 litrów po 35%. Minus sarkastycznie potwierdził: owszem, będzie 35 litrów, ale wody. Jednak postawili nowy zaciel. Za 4 dni zaczęto go wypędzać. Plus uroczyście, z natchnioną miną, celebrował przy kotle brażnicy i chłodnicy. Minus sceptycznie i krytycznie go obserwował. Braga prędko się zagotowała, lecz para zaczęła się przebijać przez pokrywę w kotle. Plus tylko się porwał do szpachlówki, gdy dekiel brażnicy wraz z rurą skoczył w górę, a gorąca braga lunęła aż pod sufit piwnicy. Samogoniarze zdążyli go zakryć rękami głowy, a potem wyskoczyli na korytarz. Odór alkoholu wypełnił powietrze. Kłęby pary przesłoniły widzialność. Po dłuższym czasie samogoniarze w milczeniu wrócili do swego laboratorium. Wszystko w krąg było pokryte brązową, lepką cieczą. W tym momencie na progu piwnicy ukazał się Marek. Patrzył na zdezelowaną aparaturę, na ociekające bragą ściany i sufit, na okrytą lepkim dywanem ciasta posadzkę, na brudne, żałosne postacie Plusa i Minusa i milczał. Po dłuższym dopiero czasie, podświadomie naśladując ton głosu swego mistrza, zaczął referować samogoniarzom zleconą mu sprawę. Widzę, że panom przydarzyło się malutkie niepowodzenie. Są łatwe i dobre sposoby uniknięcia tego na przyszłość. Pierwszy – wyczyścić aparat, wymyć, wytrzeć, wysuszyć i wyrzucić do jeziora. Drugi – aby uniknąć poprzedniej pracy, zameldować pisemnie na milicję, że tu się odbywa pędzenie bimbru, sami zaś nogi za pas. Zlikwidują te biżuterię bez waszej fatygi. Można też spalić wszystko razem z domem. A najlepsze to
przyjąć propozycję, którą za moim pośrednictwem wielmożny pan Leon Ryż do was kieruje. Plus ponuro słuchał, lecz minus się zainteresował. Jaka propozycja? Bierze was jako pracowników na ziemię odzyskane do nowego przedsiębiorstwa. Koszta podróży i utrzymania ponosi szef. Jest możliwość zarobić w ciągu 3 do 6 miesięcy taką sumę, jakiej przy tym aparacie nie zarobicie i w 30 lat. Przypuszczam, że w kilka miesięcy każdy z was może zarobić zupełnie uczciwie 100 tysięcy dolarów, bo będziecie mieli po 10% zysków z całego przedsiębiorstwa. Marek pokrótce scharakteryzował rodzaj pracy i zakończył referat. Który z was chce przystąpić do pracy, proszę mi to powiedzieć i przygotować się na jutro do podróży. — Ja jadę chętnie — powiedział Minus. — A ja się nie zgadzam — ponuro rzekł Plus. — Dlaczego? — zdumiał się Marek. — 100 tysięcy dolarów to za dużo. Co ja z tym pocznę? Świndlem pachnie. Wolę bimber pędzić — wtrącił się Minus. — Ale zrozum ty, że bimber to jeszcze większy świndel. Czy ty wiesz, że wyszła ustawa, która za pędzenie samogonu, na własny nawet użytek, grozi karą więzienia do 3 lat? A za wypęd na sprzedaż kary są ogromne. W mieście są już plakaty, że za wskazanie tajnej gorzeli dają nagrodę 5 tysięcy złotych, rozumiesz? Nic dobrego tu się nie doczekasz, chyba trafisz do ula. Aparat twój marny, wkrótce i na kartofle nie zarobisz. Minus potrafił przekonać Plusa, do którego mimo ciągłych utarczek przyzwyczaił się i którego żałował. Rozpoczęły się przygotowania do podróży. Wspólnicy likwidowali co mogli, rzeczy, które trudno było sprzedać w krótkim czasie, odnieśli do sąsiadów na przechowanie. Plus pieczołowicie rozmontował aparat i starannie ukrył go w ruinach. No, jeszcze może się przydać. A pojutrze wieczorem kompletna spółka bimbrowa weszła na dziedziniec domu przy sklepie komisowym Energia, położonym, jak mnie, wam i władzom miejskim Poznania wiadomo, przy ulicy Święty Marcin. Ryż był w domu. W oknie paliło się światło. Marek, nie wiadomo dlaczego, szeptem powiedział do kolegów. — Zaczekajcie tu, ja spytam szefa. Zapukał cichutko do drzwi, a gdy posłyszał z wewnątrz, proszę, wszedł do środka. — Dzień dobry panu. Ryż wstał i podał Markowi dłoń. — No jak tam? — Zgadzają się, panie jeszcze... — Przepraszam, panie Leonie. — Dobrze. — A czemu nie przyjechaliście razem? — Przyjechaliśmy, czekają na podwórzu. Ryż zrobił zagarniający ruch dłonią. — Dawać ich tu. Gdy bimbrowa trójka znalazła się w pokoju, Ryż podał Plusowi i Minusowi na przywitanie wskazujący palec prawej ręki. Niezawodny sposób wielkich ludzi do nieśmielania maluczki. Potem sucho i oficjalnie się odezwał, patrząc na ścianę między ich głowami. — Wam zreferował pan Antoni moją propozycję? — Owszem, tylko są pewne zastrzeżenia — zaczął fryzjer. — Przepraszam, szanownego pana, ja tylko spytałem, czy sprawa wam zreferowana. Lecz mowy nie skończyłem. Gdy skończę, chętnie wysłucham pana. Ruch podbródka w kierunku Minusa, a potem pana. Taki sam ruch ku Plusowi. A propozycja moja jest taka. Biorę was ze sobą na ziemię odzyskane, opłacam podróż i daję utrzymanie przez kilka miesięcy za pracę, która ma za cel wspólny nasz interes. Kto chce odejść wcześniej, będzie mógł zawsze to uczynić, otrzyma bilet, dokąd zechce, w granicach Polski Pojałtańskiej i 1000 złotych gotówką. Przypuszczam na podstawie ścisłych obliczeń, że praca nasza doprowadzona do końca da każdemu z was dwóch po 100 tysięcy dolarów. Będziecie pracować na 10% zysków płatnych po likwidacji przedsiębiorstwa, która nastąpi w ciągu roku od dnia jej rozpoczęcia. Zrozumiane? Słowem, ruchem dłoni i wyrazem na twarzy spytał Ryż. Tak jest, odezwali się jednocześnie Plus i Minus. Czy zgadzacie się jechać i pracować ze mną na tych warunkach? Tak jest. Czy macie pytania? Nie. Pysznie. Pan, panie Antoni, wskaże tym obywatelom wejście do pokoju ze sklepu i pomoże urządzić się na noc. W drogę wyruszymy jutro po południu o godzinie 4:00. Dobranoc. Dobranoc. Marek poprowadził bimbrowników do przeznaczonego dla nich loku. Solidny jegomość, rzekł szeptem Minus. Ni to potwierdził, ni to zaprzeczył Plus. Na peron numer 5 wpadł pociąg z Frankfurtu nad Odrą. Był obwieszony jak altanka winem ludzi. Na buforach ułożono deski i jechało tam pełno podróżnych. Dachy były okryte warstwą ciał. Z jednego dachu krasnoarmiejcy wyładowywali rowery. Byli pijani, więc nie tracąc czasu na zdejmowanie rowerów, rzucali je wprost na tory. Dzwoniła stal, pękały ramy, gięły się koła i kierownicy. Do Marka zbliżył się bojec prowadzący dwa rowery. — Kubno!
Daj 2 litry wódki. Co, drogo? Ach ty, polała się rzeka Wyzwis. No daj litr. Marek oddalił się od niego. Zobaczył, że się zagapił i zgubił kolegów. Zdenerwował się i zaczął się przepychać wśród zalegających peron tłumów. A czas biegł. Do odejścia pociągu zostało 20 minut. Spytał kolejarza, z którego peronu odchodzi pociąg na Czerwieńsk. 4A. Rzucił się na peron 4A, a tam szukał go już Ryś. Proszę włazić oknem. Plus i minus pomogli im wleźć do wagonu. Było tam bardzo ciasno, ludzi zaś wciąż przybywało. Pociąg ruszył. Pasażerowie stłoczeni, sprasowani stanowią jakby jeden cierpiący organizm. Kłócą się o miejsca na postawienie jednej nawet nogi. Dokąd jadą? Nie wiadomo. Jedni za szabrem, inni szukać tego, co wojna i okupanci zabrali, możliwości życia i pracowania normalnie. Są to fale po burzy, które nieustannie przelewają się po Polsce. Nastrój ponury, rozmowy zgryźliwe, głosy złe. Pociąg mknie na południe, a naprzeciw jemu sunie huragan. Awangardy jego stanowią poszarpane, nisko rwące naprzód, jakby w rozpaczliwej ucieczce chmury. Dalej tło nieba szaro-żółte, przesiewające słoneczne smugi. Horyzont faluje, przelewa czern, biel i miedź. Stamtąd na razie nie odgłos huraganu idzie, lecz stłumiony niski jęk i wibrowanie powietrza. Nagle zrobiło się zupełnie cicho, wszystko zaczęło szarzyć, matowieć. Na niebie ani ptaka, oddech tłumi się w piersi, robi się duszno. Wtem z kresu nieba wypełzła szara masa. Ciemniała nieustannie, jakby ktoś w nią rzeki smoły chlustał. Sunęła to, opadając, to rosnąc w górę, jak olbrzymi balon. A jednocześnie ogarniała szeroko niebo i wściekłym rozpędem gnała naprzód. Potem szum, wir, wszystko zszarzało. Zawisł półmrok. Zboża legły i zamarły. Nagle drzewa się zgięły i tak trwały w dziwnej pozie, pochylone, bezsilne. A pociąg zwolnionym biegiem, choć lokomotywa całą parą darła się w przód, szedł w strefę huraganu. Znalazł się jakby w wodzie i mętnym, drżącym, powietrznym wirze. Dal znikła. Przed oknami leciały snopy zboża, gałęzi. Bił w nie żwir storów. Lunął deszcz. Otoczył wodą pełznące naprzód wagony. Dachy ich i ściany dudnią i jęczą, jak pod ciosami olbrzymich pięści, a w krąg tylko jęk, pęd wichru i chmury, które dławione ku ziemi i parte z tyłu, ciasno zwarte, pędzą naprzód. Po kwadransie rozpaczliwej walki z wichrem pociąg stanął. Huragan przeszedł. Miało się wrażenie, że lokomotywa wyczerpana walką nie może iść dalej. Lecz okazało się, że wicher rzucił na tor kolejowy wyrwane z ziemi drzewo. Usunięto je, pociąg ruszył dalej. Ryż jest w dobrym humorze. Objaśnia Markowi widziany przez okno teren. To, skinął głową w kierunku wyłaniających się z zieleni budynków, wspaniały gród. Można wraz z rzeką do worka zabrać. Burmistrz siedzi na łańcuchu, a magistrat na kółkach. Na noc, żeby akta nie zmokły, wciągają do szopy. Jest w mieście do oświetlenia jedna latarnia. Każdy mieszkaniec musi dać rocznie kieliszek nafty do niej. Gdy pewnego razu po zbiórce okazało się, że mają bańkę wody, latarnię zlikwidowano. Zapas zmierzch. Pociąg znów stanął. Nie dotarł do stacji. Okazało się, że idący im naprzeciw pociąg wszedł na niewłaściwy tor. Widać poskręcane dziwacznie szyny, połamane podkłady. Lecz na szczęście wagony nie wywróciły się. Całymi godzinami ciągnęli ludzie z tamtego pociągu do następnego, który miał nadejść z Poznania, aby nawiązać przerwaną łączność. Nieśli walizy, toboły, worki, paczki. Szabel. Rekompensata za stracony czas, zawiedzione nadzieje, wydane pieniądze, odpracowane bezpłatnie przy żniwach dniów. Co wiozą teraz szabrownicy? Nawet znała chmany, naczynia, przybory kuchenne. Wielu wiezie owce. Miliony kilogramów dojrzałego agresu, porzeczek, czereśni zginęło, nie zdjętych ręką ludzką. Tłusty pan szaber z pierwszej fali owocami się nie interesował. Dopiero teraz mizerne paniątko szabruncio, wylizując talerze po swych poprzednikach, zaczął, włażąc na drzewa, a czasem i na miny, trząść smutne, zaniedbane drzewa owocowe. Nie ma w workach lipcowych szabrowników futer, ubrań, dobrej bielizny, srebra, kryształów, tylko nędzne łachy. A jeśli się zdarzy coś wartościowego, to są to rzeczy wymienione od legalnych szabrowników z pierwszej fali, za wódkę, tytoń lub produkt. Gdy się zatrzymano dłużej z powodu katastrofy, Ryż podszedł na zwiady. Wkrótce wrócił i rzekł do Marka. Chodźmy do miasteczka.
To blisko. Pociąg ruszy nie wcześniej jak jutro w południe. Muszę naprawić tory i usunąć wagony. Może prześpimy się gdziekolwiek. Kości bolą od tego ścisku. Marek i Ryż wkrótce znaleźli miasteczko. Szumiały w górze drzewa, nigdzie ani żywej duszy. Ryż od czasu do czasu wyrywa z ciemności latarką kieszonkową fragmenty ulicy. Wszystko wygląda nierealnie. Jak we śnie. Jakaś brama? Ryż mocuje się z jej otwarcia. Wreszcie przełażą parkan, drzwi, weranda, dom. Ryż z dziwnym uczuciem terenu prowadzi Marka. Wchodzą do środka. Wszędzie ślady plądrowania. Znajdują sypialnię. Są łóżka i materace. Siadaj. Ja zaraz wrócę. Mówi już per ty, myśli Marek, i w ciemności siada na brzegu łóżka. W sąsiednich pokojach rozlegają się kroki Ryża. Po chwili słyszymy je na górze. Przez wybite szyby pędzi wiatr i szeleści papierami. Znów słychać kroki Ryża. Przyniósł olbrzymią storę i wojskowy koc. No, teraz można spać. Marek długo nie spał. Marzył o piekle, gdzie wszystko było tak porządnie zorganizowane, gdzie, aby żyć, nie trzeba było pędzić bimbru, szabrować, narażać się na areszt i więzienie. Mijały godziny, Ryż spokojnie spał, a diabeł wciąż myślał. Niespodzianie jego sen ogarnął. Obudził się dość późno, zobaczył siedzącego przy stole Ryża, był umyty, ogolony, pił kawę. Z boku się wdzięczyła duża misa śliw. — Długo pan spał? — rzekł Ryż. — Zagotowałem kawę. — Nie mokka, ale ujdzie, bo gorąco. Za oknem stały drzewa, liście były ciemne od porannej mgły. Nie obeschły jeszcze, bo słońce nie wzeszło. Marek wstał i zabrał się do kawy. Ze ścian patrzyły na nieproszonych gości portrety. Na jednym z nich kobieta miała namalowane czerwonym atramentem wąsy. Drugi męski miał wykłute oczy. Piękne pianino było zdruzgotane. Z szafy bibliotecznej wyrzucono książki na podłogę. Były tu wspaniałe wydania dzieł naukowych i beletrystyka. Na wszystkim w krąg były ślady celowego, złośliwego niszczenia. Mechanizm dużego, szafkowego zegara wydarto i rozbito. Wrzuconym na podłogę radiu zmiażdżono wnętrze. Wszędzie mnóstwo podartej bielizny i ubrań. Kto to robił i po co? Zdziwił się diabeł. Ludzkie ręce więcej sprawiły zniszczeń niż bomby i pociski, ale to głupstwo, to się zabliźni. Są gorsze straty. Z ludzi, którzy zgrzytając zębami to miażdżyli, zwierza już się nie wypędzi. Nigdy. Bo drzewa wyrosną jeszcze bujniej, gmachy nowe powstaną, a tamci bohaterzy zarażą tysiące. Odcinek 5. Wreszcie Gubin. Myszą przecięty, granicą rozdarty. Podróżni wysiadają. Pierwsze wrażenie jest, że w mieście mieszkają tylko żandarmi, milicja i żołnierze. Tylu ich rozpoczęło połów wśród kierujących się do miasta pasażerów. Wywołało to popłoch. Ten nie ma zielonej karty. Do komendy. Ej, pani psia krew, pani zaczeka, bo inaczej poproszę. Słychać tłumaczenia, oburzone głosy. My jedziemy zaraz z powrotem. Co to jest? Jak wy nas traktujecie? Jesteśmy Polacy. Dlatego wykwalifikowani szabrownicy albo mają zielone karty, albo wysiadają na poprzednich stacjach. Tym bardziej, że tamte tereny są albo słabo zaludnione, albo całkiem puste, więc wydajniejsze od powiatowego miasta. Jakaś kobieta płacze. Ja sprzedałem wszystko i przyjechałem tu szukać miejsca na osiedlenie się, bo mnie żandarmi włóczyli. Ja przez całe życie pod eskortą nie chodziłam. Kanada niezbyt uprzejmie wita przybyszów, bez względu na cel ich przyjazdu. Marek ma chęć dostać się do pociągu i jechać z powrotem. Kowal chmurzy się i zaciska pięści. Fryzjer głupio się uśmiecha do legitymującego mistrza brzytwy milicjanta. Lecz Ryż porusza się tu swobodnie. Wita się żartobliwie z żandarmem, milicjonerowi, który obrabia fryzjera, wsadza pod nos zieloną kartę, potem białą, z imponującymi pieczęciami. A to, wskazuje ręką swych towarzyszy, moi pracownicy. Tu uśmiech, tam dyk, gdzie indziej rączka, tu słówko, tam zielona karta, znów biała. I już sam się przedarł i towarzyszy wyholował za wszystkie kordony, które prędzej niż szabrownika odstraszą na zawsze prawomyślnego człowieka, który przyjechał zbadać możliwości osiedlenia się na ziemiach odzyskanych. A nazajutrz oddziały, wydziały, referaty, rejestracje, badania, podpisy, sprawdzania. I wszędzie złe, nieufne, niechętne spojrzenia i słowa, mętne lub fałszywe informacje. W kolejce do starosty tłok. Ludzie walczą o przepustkę z powrotem. Kto z nędznym szabrem,
kto i swoje rzeczy stracił. Najbezbronniejsi są najuczciwsi. Ktoś płacze, przykro patrzeć, jak po męskiej twarzy płyną łzy. Jestem repatriantem, 2 tygodnie nie mogę otrzymać przepustki z powrotem. Poszedłbym na piechotę, ale dokumenty zabrali. Przyjechałem na 3 dni, znaleźć miejsce i wrócić po rodzinę. Jeść im nie zostawiłem, sam głodny, wszy oblazły. Odrobiłem 7 dni żniw, potem znów 7 dni. A jej ani płacą, ani karmią, ani dokumentów nie oddają. To nie choć do więzienia biorą. Rodzina ma zginąć tam, a ja tu. Jakaś kobieta krzyczy. Nie macie prawa tak postępować z nami. 5. dzień nie mogę się dostać do starosty. Wszędzie się urzęduje od 8 do 4. A tu przychodzą o 10, o 12 na zegar patrzą. Jeśli stąd nie wolno wyjechać, to po co sprzedają bilety na wyjazd? Starosta przyjmuje interesantów od 10 do 12. Oznajmia to wyraźnie tabliczka na drzwiach, przy których stoi na warcie 2 aniołów. Lecz kolejka ani z miejsca, bo u starosty inspektor i referent. Potem jakiś ważny urzędnik, potem jeszcze ważniejszy, potem 2 pachnące ważne panie w ważnych sprawach, potem 2 wyższych wojskowych, potem 1 średni, a 2 niższych, potem 12. Są i nadzwyczajne okoliczności. Wyjechał na powiat, do Legnicy, do Wrocławia, odprawa. A w miesiąc później zdarzyła się całkiem nadzwyczajna. Znikł jak sen, jak i złoty, wraz z dobrze naładowanym służbowym autem. Smutno. Takich nudnych historii dowiaduje się diabeł, chodząc wraz z plusem, minusem, no i szefem po różnych wydziałach dla załatwienia różnych formalności. I coraz częściej z głębokim westchnieniem wspominał piekło. Rozdział 8. Stawka na pierze. Miasto połknęło ryża i towarzyszy. I tu z bliższa i ruiny. Dużo ocalałych od ognia domów zniszczyły wybuchy pocisków i złośliwość ludzka. Lecz w śródmieściu gęsto wykwitają małe chorągiewki polskie na znak, że dom jest zajęty. Ludzie sprzątają mieszkania, podwórza, jak mogą. W najcięższych warunkach szykują je do zagospodarowania. Nie wierzą w obiecaną pomoc. Walczą rozpaczliwie z tysiącami trudności, ze złą wolą i nieudolnością otoczenia, a jednak wytrwale starają się uzyskać nową bazę życiową zamiast odebranej na wschodzie. Ryż ostro wziął się do pracy nad uzyskaniem licencji na zbiór pierza. Napisał sprytnie umotywowane podanie, dołączył do tego swój życiorys i parę dokumentów, z których wynikało, że jest kupcem i przemysłowcem od 7. roku życia. Wreszcie osobistym urokiem, logiką i siłą przekonywania i argumentacji oraz kolosalną pewnością siebie i wiarą w wielki pożytek, który jego przedsiębiorstwo da nie tylko jemu, lecz i miastu, osiągnął to, że się przekonał, że nic nie osiągnie. Posyłano go z wydziału, do inspektora, do starosty, do jego zastępcy. Jedni nie mogli zrozumieć, o co Ryżowi chodzi, drudzy uważali, że to kpiny i węszyli w tym ukryte zamiary. I po kilku dniach usilnych starań okazało się, że uzyskanie koncesji jest niemożliwe. W dużej, nadwyrężonej pociskami kamienicy, w mieszkaniu ze wszystkimi wygodami, duża przestrzeń, dobra wentylacja i pewnymi niewygodami, brak drzwi, szyb, wody, światła z lewo, wygódki, zebrała się nasza, jedyna w swoim rodzaju, czwórka. Szanowni obywatele i współpracownicy, wstając z miejsca uroczyście, rzekł Ryż, oznajmiam wam, że ofertę naszą spotkało niezrozumienie i nieprzychylny stosunek do niej władz miejskich. Można to łatwo zmienić. Warto tylko dać łapówkę. Lecz mam taką zasadę życiową, że nigdy nie wynagradzam nikogo za rzeczy niedokonane. Musimy przedtem, nim się zwrócę do władz wojewódzkich, a następnie, jeśli to zawiedzie do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, naradzić się nad tym, jak przekonać władze miejskie o pożyteczności i doniosłym znaczeniu naszej wspaniałej akcji. Sądzę, że w ciągu tych dni zobaczyliście sami, co się dzieje w Gubinie. Jest to nie miasto, lecz żerowisko Jastrzębia albo Lisianora. Otóż naradźmy się nad tym, jak postąpić, aby, nie dając łapówki, koncesję uzyskać. Proszę zwrócić uwagę na tę okoliczność, że czasu dużo nie ma. Za kilka miesięcy nadejdzie zima i praca nasza stanie się wprost niemożliwa. Poza tym każdy stracony dzień pozbawia nas wielu tysięcy dolarów. Więc środki do uzyskania koncesji muszą być szybkie i skuteczne. Jako najmłodszy głos zabierze pan Minus. Fryzjer wstał. Ja proponuję otworzyć w pobliżu starostwa fryzjernię.
Jak kierownik Wydziału Przemysłowego przyjdzie się golić, na mydle go położę brzytwę na gardle i albo życie, albo koncesja, co nie? A jeśli on się goli żyletką, albo jest pozbawiony zarostu, mówi Marek, wstaje Kowal, plus. Długo milczy, ruszając szczęką, zaciskając dłonie w pięści, potem głucho mówi. Jednemu, drugiemu pysk skuć. Zęby po suficie, żebra po kątach. Wtedy wszystko się załatwi. Projekt ten z godne milczenie obecnych uznało w ogóle za głupi. Wówczas wstał Marek. A ja proponuję porwać córkę starosty i jako okupu zażądać koncesji. Może nie ma córki, wygląda za młodo, powiedział fryzjer. W takim razie można wykraść mu żonę, rzekł Marek. A jeśli jest nieżonaty albo ma starą i brzydką, to tylko się ucieszy, krytykuje Kowal. Milczenie. Słychać tylko, jak diabeł się drapie w gęstą czuprynę, starając się wydobyć z głowy dobry pomysł. Wstał Ryż. Ja widzę, z dotychczasowych waszych projektów sprawa się przedstawia beznadziejnie. Przykro mi bardzo uciekać się do łapówki, bo to powoduje zwykle apetyt na dalsze świadczenia tego rodzaju, lecz w tym krzesło, na którym siedział Marek, przewróciło się na podłogę i diabeł krzyknął. Jest sposób uzyskania koncesji w 3 dni bez żadnej łapówki. Jest. Co? Bardzo prosty. Zrobić jednego z nas niewidzialnym. Co? I przy jego pomocy wypełnić starostwo i mieszkania dygnitarzy miejskich pierzem tak, aby im życie zbrzydło. A wówczas dopiero wystąpić z prośbą o koncesję. Dadzą z pocałowaniem ręki. Projekt piękny, rzekł Ryż, nieco zdziwiony spojrzeniem, ogarniając Marka. Tylko jak załatwić z tą niewidzialnością? A to jest moja rzecz, odparł Marek. Tylko kto chce się stać niewidzialny na 3 doby? Uważam, rzekł Ryż, starając się zachować poważny wyraz twarzy, że to wypada najmłodszemu, bo będzie musiał porządnie się napracować z tym zapierzeniem starostwa i mieszkań tutejszych kacyków. Co pan na to, panie Minus? Owszem, ja bardzo chętnie, jeśli to możliwe. Marek wyjął próbówkę i wziął z niej jedną pigułkę z napisem niewidzialność 3 dni. Podał ją Minusowi. Proszę to łyknąć. Minus powąchał pigułkę, pachniała bardzo smacznie, więc tym chętnie ją połknął, nie wierząc zupełnie w zapowiedziany przez Marka skutek. Nagle w pokoju zostało tylko 3 ludzi. Przepraszam, 2 ludzi i diabeł. Plus i Ryż jednocześnie spojrzeli na Marka. Kowal nawet gębę otworzył z podziwu, a Ryż miał chęć się roześmiać. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Do późna w noc trwały narady i przygotowania do jutrzejszej akcji. W tym czasie Minus z workiem pierza udał się na miasto dla rozpoczęcia zamierzonego planu. Nazajutrz w starostwie zaczęły się dziać niesamowite historie. Powódź pierza od rana unosiła się po korytarzach i zalewała pokoje. Każde otwarcie drzwi wprawiało w ruch lekkie chmury puchu, który pląsał i wirował w powietrzu. Na korytarzach i w salach interesanci wyglądali jak strusie. Urzędnicy i urzędniczki strząsali z ubrań i włosów dokuczliwy puch. Starosta tego dnia obudził się w złym humorze. Przyśniło mu się, że za zasługi na polu administracji otrzymał złoty medal. Lecz medal ten ważył 30 kilogramów i nosić go na szyi było bardzo ciężko. Dygnitarz z powodu zostawionego po wieczornej wizycie niewidzialnego Minusa otwartego okna zaziębił się i dostał postrzał w kark. Stąd sen o medalu. Zaczął się ubierać. W trzewikach było pierze. Z obrzydzeniem wyrzucił je. Lecz i ubranie było w puchu. A gdy nalał wody z karafki i zaczął pić, to wnet wypluł wodę wraz z pierzem. Zły i niewyspany dygnitarz udał się do urzędu. Minus troskliwie omal nie pod rączkę odprowadzał go i pieczołowicie ustrajał, jak choinkę, puchem najlepszego gatunku. Zawsze władza. W korytarzach wysokiego urzędu jakby zima zapadła. Puch się bieli na posadzkach, wiruje, kłębi się w powietrzu. To samo w gabinecie starosty. W kancelariach rozpacz. Pióra wyciągają z kałamarzy zamiast atramentu strzępy puchu i marzą nim kleksy na papierze. Zawołać do mnie inspektora, rozkazał starosta jednemu z aniołów przy drzwiach. Do gabinetu wkrótce wszedł sędziwy staruszek. Starosta w pierwszej chwili nie poznał nawet swego młodego zastępcy. Włosy jego były całkiem białe. — Zobacz pan, jak pan wygląda — rzekł do niego starosta. — Pana też poznać trudno. Czy nie spał pan czasem w kurniku? — odparł inspektor, patrząc na swego zwierzchnika, którego fryzurę i ubranie Minus troskliwie ozdobił pierzem. Minus operował w gabinecie i w kancelariach, a na zewnątrz pracowali Ryż, Marek i Plus. W małych walizkach przynosili dobrze sprasowane pierze i wyładowywali je niepostrzeżenie w miejscach ustronnych.
O godzinie 11, wskutek otwieranych nieustannie drzwi i ruchu interesantów, starostwo wyglądało jak olbrzymi kurnik albo pasiarnia gęsi, w której tysiące lisów i jastrzębi gospodarzyło. Tylko zamiast wrzasku ptactwa rozlegały się stamtąd przekleństwa i złorzeczenia. Zawołać tu do pracy ze 20 Niemek, niech sprzątną to świństwo, wydał rozkaz starosta. Wnet na korytarzach i salach zjawiły się Niemki. Wymychiwały szczotkami do śmieci trzepaczkami, zbierały pierze na szufelki, zgarniały je ścierkami, lecz wytworzyły jeszcze większy zamęt. Bo nawet to pierze, które się ulokowało w spokojnych kącikach na szafach za obrazami, zaczęło trwożnie wirować w powietrzu i mknąć w górę. Miasto Gubin pierze zasypało. W stołówce zdobiło talerze, było go pełno w mieszkaniach miejscowych dygnitarzy, czasem nie wiadomo skąd, otaczało chmurą idącego ulicą przedstawiciela władzy, a pogoda temu sprzyjała, bo wiatr hulał ulicami, unosząc w chmurach kurzu wiry płatków puchowych. Nazajutrz przyśniło się staroście, że porósł w pierze i że z województwa przyjechała komisja rewizyjna, która zaczęła go skubać. Obudził się zlany potem i naraz przypomniał sobie, że niedawno zwracał się do niego jakiś poważny, bardzo wymowny jegomość, prosząc o koncesję na zbiór pierza w Gubinie. Starosta wówczas niedbale potraktował interesanta i skierował go do Wydziału Przemysłowego. W urzędzie starosta natychmiast zawołał kierownika Wydziału Przemysłowego. Zwracał się do pana niedawno pewien jegomość z prośbą o udzielenie koncesji na zbiór i eksploatację pierza? Tak. Załatwił pan to przychylnie? Nie. Dlaczego? No sprawa niewyraźna, bez precedensu. Skierowałem go do Wydziału Prowizacyjno-Handlowego. Wnet zawołano kierownika tego wydziału. Jak się przedstawia sprawa tamtego pana, który się ubiegał o koncesję na zbiór pierza? No nie wiedziałem, jak ją załatwić i skierowałem go do pana. Otóż widzicie, panowie, rzekł starosta uroczyście. Wy swoim postępowaniem, powiem szczerze, biurokratyzmem i nieumiejętnością wczucia się w obecną sytuację niszczycie zdrową inicjatywę. Zabijacie w zarodku to, co kiełkuje, aby wyrosnąć i się rozwinąć. Przecież taka akcja przyniosłaby korzyść i państwu, i miastu. To, co bezużytecznie się marnuje, mogło dać zasoby człowiekowi z inicjatywą, rozwinęłoby handel. W dodatku oczyściłoby to miasto, bo tu diabli wiedzą, co się dzieje. Proszę jeszcze dzisiaj, już, zaraz, natychmiast przygotować koncesję na zbiór i wyłączną eksploatację pierza w rejonie miasta Gubin i powiatu. Doręczyć to mi, a jegomościa tamtego natychmiast aresztować i, co ja tam mówię, nie aresztować i, a powiadomić i skierować do mnie, zrozumiane? A gdzie go szukać? Posłać po niego kuriera. Lecz ryża nie trzeba było szukać. W pewnej dobrze obliczonej chwili wstąpił do Wydziału Przemysłowego. Za parę minut wpadł tam kierownik. Ach, to pan? A, tak, ja, oskle, rzekł ryż. Przyszedłem wycofać moje podanie, które zostało potraktowane bardzo niedbale. Mam zamiar uzyskać koncesję w Zielonej Górze. Ależ, panie, przeciwnie. Właśnie rozmawiałem w tej sprawie ze starostą. Bardzo przychylnie jest do niej nastawiony i polecił wydać panu koncesję. Poza tym prosił, aby pan się do niego zgłosił. Owszem, chętnie. Ryż skierował się uroczyście do gabinetu starosty. Za nim kroczył niewidzialny minus, który przy tej sposobności wyładował wprost na głowę dygnitarzowi ostatnią porcję pierza. O ile dotychczas nic nie można było załatwić, bo się piętrzyły tysiączne trudności, to teraz zrobiono wszystko w kilka minut. Po kwadransie ryż wychodził z gmachu starostwa, pogwizdując Agnieszkę i z góry spoglądając na tłoczących się w poczekalniach interesantów. Tak się sprawy załatwi. Rozdział 9. Mała historia wielkiego przedsiębiorstwa. Mam magnes w rękach. Zawsze wszystko mi się udaje, mówi ryż, kończąc urządzanie składu na pierze. Budynek był obszerny, suchy i jasny, położony był w centrum miasta, stał tuż nad brzegiem Nysy, miał nawet centralne ogrzewanie. Po zbiórce pierza wieczorem będziemy je ważyć, mówi dalej ryż. Dopiero po wpisaniu do księgi można układać wszystko razem. Później trzeba będzie sortować. Wilgotne wysuszyć, zaśmiecone oczyścić, a teraz trzeba tylko je zbierać. Zaczęła się praca. Od rana wspólnicy wyruszali na miasto i zwiedzali mieszkanie za mieszkaniem, zbierając do worków pierze. Od czasu do czasu znajdowali pod warstwami pierza ukryte dla oczu szabrowników kryształy, porcelanę, niezniszczone sztuki ubrania lub bieliznę. Zabierali to też, rzucając na kupę w składzie. Każdy z nich eksploatował inną dziedzinę. Powstała kwestia, czy zbierać pierze, zaczynając od peryferii, czy od centrum miasta.
Ryż zdecydował się od Śródmieścia. Mniej się traci czasu na dostawę pierza do składu, a gdy zacznie się praca na Przedmieściach, to trzeba będzie zrobić tam osobne składy, a potem zwieźć wszystko do głównego magazynu. Ryż znalazł gdzieś dużo papierowych worków, takich, jakich się używa do pakowania cementu. Wieczorem po zważeniu pierza ładowano je do tych worków i układano wszystko systematycznie w głębi składu. Plony ich prędko rosły. Po tygodniu Ryż stwierdził, że zebrano dwukrotnie więcej pierza, niż obliczył to teoretycznie. Pracę ułatwiła mu ta okoliczność, że wpadli na pomysł zwożenia zbiorów do składu ręcznymi wózkami. A Marek, wykorzystując kolosalną siłę, którą obdarzyła go pigułka Lucyfera, zwoził pierze raz na dobę ogromną dwukonną platformą. Diabeł w czasie swojej pracy często spotykał przygodnych szabrowników. Zawodowie unikali tego terenu jako mocno wyzyskanego. Szukano rozmaitych rzeczy i pytano o nie. Czy nie zdarzyło się panu zobaczyć gdzieś wózka dla dziecka? Niech pan zbierze kilka zepsutych i zmontuje jeden dobry, życzliwie radził Marek. Niektórzy z takich nędznych szabrowników czwartej fali brali rżnięte szkła, myśląc, że to kryształy. Wielu zbierało kuchenne naczynia, ścierki, inni brali dziecinne zabawki, zgarniali rozsypaną sól, suszone jarzyny. Marek na to wszystko nie zwracał uwagi. Pilnie zbierał ogromne ilości pierza i nie spostrzegał, jak z tą pracą mijały dnie. Ranek. Mgły się przekradają miękko po obsypanych z dachówek odartych z blachu domach. Czepiają się gzymsów, zaglądają w okna. Wspólnicy wychodzą na pustą, ponurą ulicę. Trupkiem popachuje, mówi kurcząc się zimna poranku fryzjer. Miasto jak padlina, a my zaś robactwo na niej, rzekł Ryż. Słusznie, wasza ekscelencjo, potwierdza fryzjer, który włożył na głowę znaleziony w rynsztoku cylinder, na gąszy je zawiązał czerwony krawat i jedzie tak, na hulajnodze. Tyś zawsze powinien na hulajnodze jeździć, mówi kowal. Przynajmniej rąk w kieszeniach nie będziesz trzymał. Rzeczywiście, mówi Marek. I to dziwne. Fryzjer, ręce zaś zawsze w kieszeniach. Ciekawym jak śpi, ponuro rzęził kowal. Chyba w spodniach, bo w kalesonach kieszeni nie ma. Minus wesoło to przyjmuje i odcina się. Dlatego mam zawsze ręce w kieszeniach, bo wiem, z kim teraz obcuję. Pieprzy krzanem, oburzy się kowal. Nie podoba ci się to? To napisz skargę do Ligi Obrony Zwierząt. A ty napisz podanie do Muzeum Obrzydliwości, żeby przyjęli na manekina, odgryza się kowal. Towarzystwo udaje się do sadu. Zaczynają zbierać śliwki, których przez noc wiatr sporo nastrząsał. Nie wleź na minę, uprzedza Ryż. Cholera wie, gdzie jest. Rzeczywiście, w mieście są częste wypadki z minami. Wiele ofiar już pochłonęły. Co prawda w wielu miejscach są czerwone chorągiewki, znaczące miejsca niebezpieczne. Gdzie indziej są napisy mina, lecz i poza tym jest ich mnóstwo. Proszę na wiśnie, woła fryzjer. Małe, mówi kowal. Chciałbyś jak twój łeb. Lepsza mała krówka jak duży karaluch. Po co z siebie małpę robisz? Z zemsty, bo pogardzam ludźmi i nie zwracaj na mnie uwagi, bo jestem głupi, podstępnie mówi Minus. Racja, pośpiesznie stwierdza Plus. Jestem głupi, ale umiem do tego się przyznać, a ty nie, dzieci. Pokłócicie się, upomina ich Ryż. Na ulicach pokazują się pierwsi przechodnie. Szabrownicy pełzną, komunikuje fryzjer. Nie obławią się tu. Teraz i zajęte mieszkania nie są bezpieczne od szabru. Ja na nich mam sposób, powiedział Ryż. Zamierzam opatentować. Jaki? Kładę czerwoną chorągiewkę na podłodze u drzwi albo przybijam do framugi na drzwiach, zaś piszę po rosyjsku miny. Wspólnicy z zapasem owoców i kanapkami zawiniętymi w papier, obiad, idą po swoich rejonach, które coraz bardziej oddalają się od Śródmieścia. Minęły dwa tygodnie. Skład Ryża coraz bardziej zapełniał się pierzem. Pewnego razu szef oznajmił. Obywatele, w dwa tygodnie wykonaliśmy tyle roboty, ile planowałem wykonać w miesiąc. Mówię wam szczerze, jak tak dalej pójdzie, to w następnym roku będziemy mieli świetne zyski. Lecz coś się zaczęło psuć wewnątrz ich spółki. Kowal chodził posępny, milczący. Wieczorami zwoził na skład góry pierza, ze złością rzucał je z dwukółki i bez kolacji szedł spać. Ryż to dostrzegał, lecz nie mógł zrozumieć, co powoduje ten grobowy nastrój. Przyczyna tego była następująca. Pewnego dnia, zbierając pierze, kowal trafił na doskonale urządzony warsztat ślusarsko-mechaniczny. Oko fachowca wykryło skarby pod zalegającymi lokal gruzem i rupieciami.
Prawie wszystko było na miejscu, bo szabrowników żadnej fali ani linii nie pociągały znajdujące się nam urządzenia. Kowal stanął przy kowadle. Od kilkunastu lat nie trzymał młota w ręku. Uderzył w kowadło. Melodyjnie przemówiło do niego. Znów obejrzał wszystko i został lśniony bogactwem, które tu znalazł. Plus wychodził z warsztatu, z pasją rzucał się na zwały pierza, lecz w oczach stale miał widok tamtego warsztatu, który może kto inny zabrać. Ponury nastrój kowala zastanowił Ryża. Coraz uważniej go obserwował i pewnego razu po pracy powiedział: chodź tu, na chwileczkę. Plus, chmurząc się, podszedł do niego. Mów, co cię trapi, rzekł Ryż. Jesteś dobry chłop i niepotrzebnie czymś się trujesz. Może to błahostka i łatwo ci pomogę. Mam dość tego pierza, wybuchnął kowal. Tak? Czemu? W gębie pierze, w oczach pierze, wszędzie pierze, a do ręki nie ma co wziąć. Znalazłem sobie warsztat. Nie chcę, aby się zmarnował. Zbrzydło mi to wszystko. Przecież dobrze zarobisz. Nie chcę, nie mogę. Co ja, baba? Ja chcę widzieć robotę, a nie szwendać się z workami po ulicach. Ryż przez chwilę myślał, potem rzekł: dobrze. Jutro razem obejrzymy twój warsztat. Ja też na tym się znam. Jak dobry, to zaraz weźmiemy patent i możesz zaczynać swoją robotę. Wcale ciebie nie trzymam. A to, co zarobiłeś u mnie, obliczę i otrzymasz wszystko, jak zlikwiduję interes. W ciągu kilku następnych dni Plus porządkował warsztat. Usunął gruz i rupiecie, wyszorował podłogę, wstawił prowizorycznie brakujące szyby, na drzwiach zawiesił chorągiewkę. Ryż łatwo uzyskał dla kowala patent na ślusarkę i Plus stał się warunkowo właścicielem dobrze urządzonego warsztatu. Roboty nie miał i za parę dni zrobiło mu się smutno. Poszedł w swój rejon i zabrał się do zbierania pierza. Teraz nie chmurzył się. Wesoło patrzył w oczy Ryżowi, a pierza dość nieregularnie zwoził całe Alpy. Pani pozwoli trwałą, bardzo proszę, niech pani siada. Gwarancja na 6 miesięcy, tylko 100 złotych, konkurencyjna cena. Niskie ukłony, skomplikowane dygi i wygibasy przed lustrem. Sylwetka fryzjera pochyla się jak do skoku w wodę. Pan strzyżenie? Rozumiem, pełna fryzura, niski cyrkel. Owszem, owszem, golenie też w tej chwili. Janko, do golenia! Fryzjer szalał. Zacierał przed lustrem dłonie. Nisko i wyszukanie kłaniał się. Chodził do tyłu, naprzód, bokiem. Minus znalazł wspaniale urządzony zakład fryzjerski, względnie mało uszkodzony. Piękne fotele, wspaniałe lustra. Wszędzie nikiel, marmur, kafle. Wszystko lśniło i oszołomiało celowością urządzeń, bogactwem. Lecz poza tym nie było tu nic, ani jednej brzytwy, żadnych narzędzi do pracy. Tylko loka. Minus mało się interesował teraz pierzem, natomiast szukał wszędzie narzędzi i przyborów fryzjerskich. Oddałby za niechętnie te $1000, które mu miała dać zbiórka pierza. Zaczęła go trawić tęsknota do pracy zawodowej. Z biegiem czasu Minus znalazł sporo serwetek, mydlanego proszku i pudru. Trafiła mu się nawet flaszka wody kolońskiej i to na razie wszystko. Ale był pewien, że z biegiem czasu zdobędzie chociaż część potrzebnych mu narzędzi. Chodził ulicami i szukał miejsc, gdzie się znajdowały zniszczone obecnie zakłady fryzjerskie. I powiodło mu się. Znalazł w zrujnowanej fryzjerni, zawalonej cegłami i belkami szafkę. A gdy ze sporym ryzykiem dostał się do niej, to tam były potrzebne mu skarby. Brzytwy, maszynki, nożyczki. Poza tym było sporo innych, mniej koniecznych do pracy przyborów. Minus przeniósł to do obranej przez siebie fryzjerni i tam dobrze je ukrył od przenikliwych oczu szabrowników. Wieczorem Minus bez namysłu i żenady zwrócił się do Ryża. Mistrzu drogi, odchodź. Dziękuję za wszystko i... elegancki ukłon. Zapraszam na klienta. Obiecuję 50% zniżki i szczególnie dobrą robotę. Was, koledzy... ukłony w stronę kowala i Marka. Też proszę zaszczycić mój zakład. Te same warunki. Może być strzyżenie, golenie, manikir, pedikir, usuwanie włosów, malowanie nosa, masaż twarzy, regulacja brwi, przyciemnianie rzęs, farbowanie włosów, ondulacja. Fu, małpa, nie wytrzymał kowal. Dziękuję za uznanie krewniakowi. Ryży ze smutkiem patrzył na swych pracowników i powiedział: bunt aniołów, nie ma rady. A ty, zwrócił się do Marka, do buntu się nie dołączysz? Mnie nie wypada. Jestem diabłem, odrzekł Marek.
Przed składem ryża stało rzędem 5 Niemek. Starostwo dało je do pracy. Ryż uszykował kobiety po wojskowemu i z nadzwyczajną powagą szacował, oglądając ze wszystkich stron. Dziewczyny nieco zdziwione patrzyły po sobie, patrzyły na ryża i nie wiedziały, o co mu idzie. Jednak cierpliwie stały w miejscu i dokładnie odpowiadały na dawane przez ryża w niemieckim języku pytania. Marek, siedząc na dużej pacy pierza, obojętnie obserwował te sceny. Ryż zbliżył się do tęgiej, nieco rudawej Niemki i zadeklamował: Du bist meine Diamanten und Perlen. Du bist meine goldene Stern. Kobiety, jak na komendę, pokazały w uśmiechu 5 plutonów czystych, białych, zdrowych zębów. Ryż zaczął uczyć je prac. Traktował swe niewolnice dobrze. Dawał jeść to, co miał i co sam jadł z Markiem. Lecz niedługo Niemki miały tak sympatycznego szefa. W tydzień po ich przyjściu do pracy zdarzyła się dziwna i dla wszystkich niewyjaśniona katastrofa. Skład towarowy runął, grzebiąc pod gruzami ogromne ilości pierza i króla szabru Leona Ryża. Odcinek 6. Był ciemny wieczór. Noc okryła mętną szarą mysę i zrujnowane miasto. Duszno. Wkrótce burza się rozpęta. Wiatr hulał po mieszkaniach, droga otwarta, wertuje ciekawe stronice tysiącami rozrzuconych wszędzie książek. Przegląda albumy rodzinne, otwiera i zamyka drzwi i okna, szarpie strzępy firanek. A ze ściany patrzy na to wszystko wykłutymi oczami, przekrzywiony na bok portret maniaka z małymi wąsikami. Portret człowieka, który chciał szabrem zdobyć dla swego narodu to, co można osiągnąć jedynie pracą rąk i nóg. Spadła błyskawica. Ryż zamknął od wewnątrz duże drzwi na zasuwę i usiadł do stołu, gdzie zaczął przy świetle świecy robić obliczenia ilości towaru. Wiatr zgasił mu świecę. Ryż wstał i podszedł w ciemność zamknąć okno. Poczuł, że noga o coś zawadziła. Szarpnął ją i nastąpił straszliwy wybuch. Eksplodowała duża mina. Gmach się chwiał, pochylał i osuwał. Potem wszystko runęło w dół. Zwały cegieł zagrodziły rzekę i woda strumieniami wdarła się w przerwy między złomami murów, zatapiając skład. Twórca tego przedsiębiorstwa zginął pod gruzami, na posterunku. Siwy, smutny ranek ukazał oczom ludzkim olbrzymią kupę gruzów. W pobliżu jej stała mała grupka, 5 Niemek i Marek. Kobiety szeregiem stały naprzeciw tego miejsca, gdzie wczoraj było wejście do składu. Diabeł podszedł do nich. — Jesteście wolne! Kobiety odeszły. — Halt! Krzyknął Marek po chwili. Diabeł przypomniał sobie, że ma dla nich w teczce śniadanie. Otworzył je i podchodząc kolejno do każdej, dał im zawinięte w papier kanapki. Posłyszał 5 razy Dankę i Niemki odeszły. Marek długo patrzył w milczeniu na gruzy, potem usiadł na złomie muru i powoli zjadł śniadanie. Porcja ryża została w teczce. A teczka była wszystkim, co ocalało na pamiątkę diabłu po jego dziwnym szefie. Rozdział 10. Nowy okres życia Czarta. Marek poszedł do mieszkania, gdzie odbywała się kiedyś narada nad sposobem uzyskania koncesji na zbiór pierza. Diabeł miał tam swą kwaterę główną. Spał zwykle na dużym, odartym z obicia tapczanie. Nakrywał się zamiast kołdry dużym sztandarem, który znalazł w jednym z mieszkań pod zwałami pierza. Sztandar ten uszyty z czerwonego, zielonego jedwabiu i haftowany złotymi nićmi Markowi bardzo podobał się. Należał kiedyś do Powiatowego Związku Kucharek. Diabeł właśnie po to wstąpił do swego mieszkania, aby zabrać tę luksusową kołdrę. Z trudnością wtłoczył podwójnie uszyty materiał do teczki ryża i ruszył w drogę. Diabeł nie poszedł na stację, bo wiedział, że bez przepustki ze starostwa nie wyjedzie stąd. Jako doświadczony już szabrownik znał wszystkie chody, więc skierował się ku wyjściu z miasta, aby boczną drogą dotrzeć do odległego o 5 kilometrów stąd przystanku kolejowego. W drodze, mijając pewne osiedle, Marek zobaczył przy szosie naładowany tobołami duży dziecinny wózek. Obok niego siedziało na ziemi 2 mężczyzn i kobieta. Gotowali w dużym rondlu zupę. Jeden z mężczyzn wąchał spory kawał gotowanego, parującego mięsa, z obrzydzeniem się wykrzywiał, lecz żarłocznie je pochłaniał. Śmierdzi, ścierwo, ale szkoda wyrzucić. A może pan, zwrócił się do diabła, da zapalić.
Marek, zaciekawiony, usiadł obok nich na cementowym słupku. Wszyscy skręcili z jego tytoniu papierosy. 2 dni nie paliłem, skarżył się ten, który żarł mięso. Aż w brzuchu mnie zsie. Ty byś sumienie miał, zwróciła się do niego kobieta. Takiego cygara ukręcił. Za cygaro odwdzięczę się, a sumienie moje w 39 roku zdechło. Jak wojna zaczęła się, patrzyłem, patrzyłem i widzę, że to inaczej się nazywa głupota. Więc do worka jej razem z kamieniem do wody chlust. Przyjm pan na pamiątkę od włóczęgi. Podał diabłowi piękny, okuty metalem po brzegach portfel. Marek wahał się, czy wziąć. Bierz, bierz, zachęciła go kobieta. Dasz mu pan parę skrętów tytoniu i będziesz szczęśliwy. Bez palenia zły, cholera, żyć z nim nie można. Diabeł wziął portfel i dał im połowę tytoniu, który miał. Będę mniej palił. Z rozmowy okazało się, że ludzie ci przyjechali tu, aby się osiedlić. Zatrzymano ich, odebrano dokumenty i skierowano do żniw. To zraziło ich do wszystkiego. Wygłodzili się, obdarli, zanosili okropną bieliznę, bo praca była ciężka i upały wielkie. Ledwie wydostali dokumenty, wzięli przepustki, ruszyli w powrotną drogę. Już im nie w głowie było osiedlanie się. Naszabrowali w 2 dni łachmanów inaczej. Teraz idą na przystanek. Marek zainteresował się, dlaczego mając przepustkę, nie jadą ze stacji w mieście. Bo tam odbierają wszystko, nie tylko szaber, ale i własne rzeczy zabiorą. Tak to jest. Tylko im szabrować wolno, a nam lepiej w Poznaniu albo w Łodzi w piwnicy żyć, jak tu w pałacu. Zjedliśmy wszystko, co przywieźli ze sobą, kupić zaś nie ma gdzie. No powiedz, jak tu osiedlić się? Tu całe gospodarstwo miało najmniej jedną krowę i konia, a teraz na cały powiat kilka koni, co starostwo zabrało i 3 chore na pryszczyce krowy. Było tego 10 000. Kto to zszabrował? Ja? A kto zszabrował elektrownię? To przecież tu wszyscy robili w gospodarstwach elektrycznością. Tak to jest, że tu tylko bogaty może się osiedlić i do Poznania po produkty jeździć. Biedak nie wytrzyma od razu, bujda wszystko. Marek wkrótce poszedł dalej. Na przystanku zastał duży transport rosyjskich żołnierzy. Ponieważ władał swobodnie wszystkimi językami świata, wdał się w rozmowę. Zapytał, dokąd jadą. Do Rosji, dość tej wojaczki. Wywalczyliśmy dla was swobodę i koniec. My by tu zostali, powiedział inny krasnoarmiejec. Ale wy nas nie lubicie, wam Polakom nie dogodzisz. Pojedziemy do domu, a was niech kapitaliści dalej gnębią. Marek poczuł, że do oczu mu łzy napływają. Nagle chlipnął i zaczął płakać, rozmazując dłonią łzy po zakurzonej twarzy. Żołnierze zdziwili się. Ty czego beczysz? Taki chłopa płacze jak baba. I jak nie płakać, mówi diabeł. Bez was nam tu będzie bardzo smutno. Wojskowy transport żołnierzy wkrótce odszedł. Zmartwiony Marek doczekał się towarowego pociągu i wśliznął się na lorę z rosyjską zdobyczą wojenną z polskich ziem odzyskanych. Wtłoczył się w kątek między olbrzymimi pakami, w których były części jakichś maszyn. Świat z odjazdem Rosjan stracił dla niego wszystkie barwy. Nad wieczór pociąg przyszedł do Sulechowa. Zdrętwiając z zimna i braku miejsca, diabeł postanowił zatrzymać się tu, aby odpocząć. Na stacji panował duży ruch. Marek szedł torami w kierunku dworca. W pewnej chwili posłyszał krzyk. — Ej ty, kapelusz, chodź tu! Zobaczył przed sobą tamtego żołnierza, z którym rano rozmawiał na przystanku w Gubinie. Marek radośnie go przywitał. — Zatrzymaliście się tu? — spytał. — Tak, rozmyśliliśmy się. Nie pojedziemy do Rosji. Jak wy płaczecie po nas, to zostaniemy. — Ty jemu nie wiesz — wtrącił się drugi żołnierz. — Nie dlatego, że was żal zostaniemy, ale nie ma jak dalej jechać, bo lokomotywa 2 koła zgubiła, maszynista zaś po pijanemu drogę stracił. Marek patrzył na nich i szczęśliwie uśmiechał się. Widząc to, jeden z żołnierzy powiedział — Ty się nie martw! Jesteśmy tacy goście, co do domu się nie śpieszą. Prędzej ty do Rosji pojedziesz jak my. Czwarty tłumaczył obrazowo — Widzisz sam, że na jednym boku długo spać niewygodnie. Trzeba się przewrócić. Ot, i my tak robimy. Przewracamy się. Uszczęśliwiony diabeł poszedł na dworzec. Tam spotkała go inna przyjemność. Zobaczył udekorowane czerwonymi chorągwiami budynki. Wszędzie wisiały afisze zapraszające na uroczysty obchód święta październikowej rewolucji. Wdzięczyły się barwne plakaty z napisami Wielkie Święto Naszego Wielkiego Sojusznika. Budynki z zewnątrz i w środku zdobiły liczne hasła i portrety wodzów. Marek dowiedział się, że dziś przypada 28. rocznica październikowej rewolucji w Rosji. Czytał afisze zapraszające ludność miasta na uroczystą akademię na apel poległych bohaterów.
I było mu tak dobrze i wesoło jak wówczas, kiedy kursując na lokomotywie między Bąkowcem a Kozienicami pędził Bimber. Mimo swego diabelskiego fachu i piekielnego pochodzenia, Marek miał bardzo czułe serce. Sympatia dla Rosjan, która się zrodziła w nim w toruńskim NKWD, wybujała wielkim, purpurowym kwiatem. Uroczysta cisza zaległa rynek w Sulechowie. Pośrodku jego płonęło olbrzymie ognisko. Płomienie strzelały w górę, skry pędziły w głąb nieba i tam mieszały się z gwiazdami. Za ogniskiem umieszczono trybunę, na której stali rosyjscy i polscy dowódcy garnizonu i członkowie zarządu miejskiego. Z dwóch stron rynku naprzeciw siebie stały dwie kompanie wojska, polska i rosyjska. Trzecią stronę zajmowała ludność cywilna. Obok ogniska stał kapitan i z arkusza papieru wyczytywał nazwiska poległych żołnierzy batalionu. Padały w alfabetycznym porządku. Z drugiej zaś strony ogniska chorąży odpowiadał. Poległ w czasie walk o Brześć. Poległ w czasie walk o Poznań. Widok ten, mimo wykorzystania uroczystości do celów propagandy rosyjskiej, był piękny i wzruszający. Lecz koniec jego zakłóciło dziwne zajście. Kapitan wyczytał ze spisu ostatnie nazwisko. Wierzba Antoni. Chorąży nie zdążył odpowiedzieć. Poległ w czasie walk o Poznań, gdy z tłumu rozległ się głos. Jestem! I na plac wkroczył Marek. Nie przyszło mu nawet do głowy, że może poważnie narazić się, wprowadzając w błąd władzę. Przyzwyczaił się do swego fałszywego nazwiska i gdy posłyszał je, odezwał się i wyszedł na plac. Dopiero stojąc przed ogniskiem, przypomniał sobie słowa mistrza legalizacji w Toruniu, od którego kupił dokument. Kompania, do której pan należał, nie istnieje. Przyszło mu do głowy, że źle zrobił i że wyszedł z tłumu, lecz było już za późno. Dalszy ciąg uroczystości na rynku odbył się w gmachu starostwa. Urządzono tam bankiet dla wybitniejszych osobistości miasta. Marek również tam znalazł się i nawet skoncentrował na sobie ogólną uwagę. Ponieważ mówił dobrze po rosyjsku i Rosjan, jak wiemy, lubił wszystkich, dlatego wciąż się znajdował w ich towarzystwie. Marek nie tylko nie wpadł, odgrywając fałszywą rolę bohatera, który sam tylko ocalał z kompanii żołnierzy, lecz nawet znalazł kilku ludzi z innych kompanii, którzy go poznali. Naturalnie Marek przypomniał ich sobie, a ponieważ z zainteresowaniem przeczytał kiedyś dziennik autentycznego wierzby, to kojarząc to, czego się dowiedział z dziennika, z tym, co usłyszał od uczestników walk, potrafił skomponować krótką i dość wiarygodną historię swojego ocalenia. Na bankiecie wódki nie brakowało. Toastów z okazji święta rewolucji padło mnóstwo. Więc Marek dobrze sobie podpił. I gdy zakołowało mu się w diabelskim mózgu, uwierzył w to, co sam poprzednio opowiadał. Zaczął fantazjować. Opowiedział, jak wysadził w powietrze ręcznymi granatami czołg niemiecki. Wierzono mu zupełnie. W pewnej chwili lejtnant rosyjski, z którym Marek najwięcej rozmawiał i do którego poczuł ogromną sympatię, podniósł się z miejsca i wygłosił uroczyście. Zdrowie bohatera walki o oswobodzenie Poznania od hitlerowskich szakali. Teraz przyjęto i spełniono z entuzjazmem. Marek, rozczulony do ostatecznych granic diabelskiej wytrzymałości, wstał i też powiedział. Za pomyślność Rosji i rozszerzenie jej wielkich swobód na cały świat. Markowi ściskano ręce. Rozlegały się okrzyki, hura. Entuzjazm był ogólny. Nagle diabeł coś sobie przypomniał. Sięgnął pod krzesło i wyjął nieodłączną swą tekę. Odpiął ją i wszedł na krzesło. Przed oczami obecnych ukazała się barwna chorągiew Gubińskiego Powiatowego Związku Kucharek. W ciszy, która zaległa salę, Marek oznajmił. W uroczystym dniu święta naszego wielkiego sojusznika ofiarowuję to, co mam najdroższego i co własnoręcznie zdobyłem na hitlerowcach, kochanemu przedstawicielowi kochanej Rosji. Z tymi słowy narzucił sztandar na barki lejtnanta. Wzruszenie ogarnęło wszystkich. Nawet nie młodego już prezydenta miasta, który jako doktor medycyny powinien był lepiej od innych panować nad swoimi uczuciami. Marek zaczął całować lejtnanta, lejtnant diabła. Obaj zniknęli pod barwnym, jedwabnym sztandarem, lśniącym czerwienią, zielenią, złotem haftów i kutasami.
Było to ogromnie wzruszające. Chorągiew potem razem z Czartem zrobiła karierę, bo specjaliści stwierdzili dokładnie i nieomylnie, że należała do jednego z najbardziej krwiożerczych pułków armii hitlerowskiej. Marek jechał do Poznania. Osobą jego zainteresowały się najpierw władze wojewódzkie. Miał zgłosić się w wojewódzkim centralnym komitecie PPR i być na audiencji u wojewody. W Sulechowie wydano mu zaświadczenie o chlubnej służbie wojskowej i bilet drugiej klasy na podróż pociągiem. Diabeł ulokował się w wagonie dla wojskowych na odartej z obicia kanapce i patrzył przez małą szybkę w zabitym dykno oknie. Snuł się szary zmierzch. Pociąg pędził naprzeciw nocy, która pieszczotliwie otulała go coraz gęstszym mrokiem. Przyszedł konduktor i zaczął umocowywać w latarni nad drzwiami kawałki świecy. Parę razy spojrzał na Marka. Potem odezwał się do niego życzliwie. — Czemu pan nie jedzie w twardym wagonie? Tam jeszcze można gdziekolwiek się wtłoczyć. — A po co mam się wtłaczać, kiedy tu dość miejsca? Mam bilet drugiej klasy. — Jak pan uważa? — Tylko uprzedzam, że tymi wagonami teraz jeżdżą wyłącznie Rosjanie. — Nabierze się pan żywego srebra. Istotnie. Po godzinie jazdy diabeł poczuł swędzenie na karku. Wrażenie to zaczęło się zwiększać i ogarnęło całe ciało. Marek wściekle się drapał, lecz miejsca nie zmienił. Zamierzał w pełni wykorzystać swe prawo jazdy w wagonie przeznaczonym dla wyższej rasy. Pociąg wjechał na mocno zrujnowany dworzec poznański. Wszędzie było pełno ludzi. Nawet przejścia i tunele podziemne zalegały tłumy siedzących na rzeczach lub wprost na posadzce pasażerów. Diabeł przedarł się ku wyjściu z dworca na plac. Zdziwił się, że miasto było puste. Na ulicach nie zauważył żadnego przechodnia. Pomyślał, że zapewne władze miejskie zabroniły chodzić wieczorem ulicami. Zbliżył się do grupki żołnierzy rosyjskich, którzy złożyli rzeczy pod ścianą drewnianego baraku i siedząc na nich rozmawiali. — Powiedzcie mi, towarzysze, czy nie wolno chodzić po mieście? Przecież to dopiero 7 godzina. — Ależ wolno, iść dokąd chcesz, teraz swoboda. — A ty to taki będziesz? — Jestem wasz towarzysz. Razem walczyliśmy z hitlerowcami. Jeden z żołnierzy mrugnął do drugiego, a potem odezwał się do Marka. — To pięknie. Lubię takich dzielnych chłopców. Zaczął protekcyjnie klepać Marka po ramieniu, a nawet po piersiach. Po kilku minutach zainteresowanie żołnierzy osobą Marka znikło. Ale co dziwniejsze, znikła i jedyna pamiątka po Leonie — ryżuteczka. Brak zegarka diabeł stwierdził dopiero w godzinę potem. Marek szukał teczki, którą przed chwilą położył na rzeczach swych towarzyszy walki z hitlerowcami. — Ty czego tam się koszkasz? Jeszcze coś zlędzisz? — Szukam teczki. Tylko co położyłem i nie ma. — A któż teraz rzeczy z rąk wypuszcza? Jak ty, durniu, tyle tu podejrzanych elementów się szwenda. Marek skierował się ku wyjściu z placu na ulicę. Wtem jakiś odarty chłopiec odezwał się do niego po polsku. — Te panie, lepiej nie chodź pan na miasto. — Dlaczego przecież? Nikt nie zabrania. — Ale nikt i nie pójdzie. Widzisz pan, pełen dworzec ludzi. Czekają do rana. Bo pójść pan pójdziesz, ale nie wiadomo dokąd zajdziesz. Obrabują. Lecz mogą i zabić. Ale Marek nie zwrócił uwagi na jego słowa. Poszedł ulicą Roosevelta w kierunku mostu przez tory kolejowe. Wszędzie było pusto. Kilka razy wyminęły go jedynie sylwetki rosyjskich żołnierzy. Niektórzy z nich zatrzymywali się i oglądali szacująco diabła, a Marek wesoło i przyjaźnie do nich się odzywał i szedł dalej. Wkrótce był na dziedzińcu domu, w którym mieścił się sklep komisowy Leona Ryża Energia. W osłoniętym od wewnątrz oknie przez spary w okiennicach widać było światło. Diabeł zapukał cicho we drzwi, po chwili z wewnątrz rozległ się głos. — Kto tam? — Ja, Antoni Wierzba. — Jaki Wierzba? — Bohater walki o Poznań. — Ja w nocy żadnym bohaterom nie otwieram. — Ależ proszę pani, ja tu mieszkam, jestem wspólnikiem pana Leona Ryża, król Marek. Było słychać wewnątrz mocowanie się z zasuwami, trzask haków u góry i u dołu, wreszcie brzęk łańcucha i zgrzyt klucza w zamku. Drzwi uchylono. W wejściu stała tamta brzydka dziewczyna, która rozmawiała kiedyś z Markiem, gdy diabeł po raz pierwszy przyjechał do Poznania. Marek dostrzegł, że dziewczyna trzyma w ręku siekierę i badawczo go ogląda, więc bał się wejść. — Proszę prędzej do środka. Diabeł wstąpił do pokoju, dziewczyna zaczęła starannie zamykać drzwi. Potem zwróciła się do Marka. — Skąd pan tu się wziął? — No przyjechałem z Sulechowa. — To dlaczego nie przyszedł pan wcześniej? —
Dopiero co pociąg przyszedł. Z tego, co pan mówi, mam wywnioskować, że pan teraz przyszedł z dworca? Tak. Niech pan takich rzeczy nie opowiada. Ależ to prawda. I pana nie obrabowano? Podziwiam pańską fantastyczną odwagę. Marek patrzył w oczy dziewczynie i coraz więcej zastanawiało go, a nawet niepokoiło jakieś dziwne wrażenie, którego nie mógł zrozumieć. Kogo ona mi przypomina? A gdzie pan zostawił Leona? Marek chciał odpowiedzieć, ale nagle rozczulił się, jak wówczas, gdy dowiedział się, że transport rosyjskich żołnierzy opuszcza Polskę. Siorbnął nosem, z oczu polały mu się łzy i zaczął beczeć jak 5-letni brzdący. Umarł mój szef. Nie ma komu teraz mnie uczyć, a wszystko ci podli hitlerowcy. Żeby nie te przeklęte pierzyny i poduszki, to by żył. Marek opowiedział historię ich wycieczki do Gubina, jej zakończenie. Dziewczyna uważnie go słuchała, kilka razy pytała szczegóły. Nagle przyjrzała się Markowi i rzekła. Pan ma na ubraniu pełno robactwa. Tak, cóż ja zrobię? Ależ tak nie można, to się rozpełznie po innych rzeczach. Po godzinie Marek, wykąpany w bieliźnie i ubraniu swego szefa, siedział przy stole i pił herbatę. Jeszcze trochę pochlipywał z żalu po swym szefie, lecz powoli uspokajał się. Teraz z pewną obawą i dziwnym szacunkiem, jakiego nie miał dla nikogo, bo dla Rosjan żywił tylko wielką miłość, spoglądał na dziewczynę, która, nie zwracając na niego uwagi, wypełniała rubryki jakiegoś urzędowego formularza. W pewnej chwili dostrzegł w wycięciu bluzki pochylonej nad stroją dziewczyny dolną część piersi i wyraźny przedział między nimi. Poczuł, że twarz zaczyna mu się rumienić i że pod wpływem białej pigułki Lucyfera jest nie tylko człowiekiem, lecz i mężczyzną. W tej chwili dziewczyna podniosła głowę, dostrzegła wyraz oczu diabły i zapięła bluzkę. Potem powiedziała — jeśli tu za gorąco, to mogę wypuścić pana na podwórze. Nie, proszę pani. Powiedz mi pan, jakby pan odpowiedział na te mądre pytania zarządu miejskiego dla właściciela przedsiębiorstwa? Podkreśliła paznokciem pytanie numer 879 i wyszła do następnego pokoju. Diabeł słyszał, że szykuje tam pościel dla niego. Zaczął czytać pytanie numer 879 Wydziału Przemysłowo-Handlowego. Panna czy mężatka, a jeśli tak, to dlaczego? Przewrócił w tył kilka arkuszy formularza. W rubryce pierwszej nazwisko i imię właściciela przedsiębiorstwa lub zakładu handlowego było napisane dużymi literami Ryżówna Bronisława. Diabeł wszystko zrozumiał. I to nieuchwytne prawie podobieństwo w wyrazie oczu i wykroju warg i ten spokój oraz pewność siebie w każdej sytuacji. Podziwiał to dawniej u swego szefa Leona Ryża. Ogarnęła go radość. Taka, jakby jego szef, jedyny lubiany przez niego Polak, nagle ożył. Dziewczyna wróciła do pokoju, zatrzymała się i patrzyła na dziwny wyraz twarzy Marka. Pani przecież jest siostrą pana Leona. Tak. Diabeł skoczył ku niej, padł na kolana i zaczął całować jej pantofelki. Posłyszał płynący z góry spokojny głos. A może już dość tej przyjemności? Marek wstał i szczęśliwymi oczami patrzył na nią. Proszę pana, rzekła dziewczyna, radzę panu trochę spokojniej objawiać swe uczucia, bo... Bo co? Bo wytrzaskam po pysku i wyrzucę za drzwi. I Marek, który na zawsze zapamiętał głównemu szatanowi uderzenie go w pysk, który zabicie go w bezpiece znienawidził wszystkich Polaków, teraz odrzekł czule, a nawet prowokując. Proszę bić, ile się pani podoba, tylko nie wyrzucać. Jednocześnie tak oddanym spojrzeniem patrzył na dziewczynę, iż zmiękczył ją. No niech pan idzie spać. Jutro pomówimy o tym, co z panem począć dalej. Ciekawa jestem, co by pan odpowiedział na tamto pytanie. A nie wyrzuci mnie pani? Nie. Niech pani napisze panna ze względów estetycznych albo mężatka ze względów fizjologicznych. Pan nie taki głupi, jak wygląda. Ale jak podać fałszywy stan rzeczy? Można zrobić prawdziwy. Ja na przykład byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby... Diabeł się zażenował. Jeśli mam to rozumieć jako propozycję matrymonialną, to uważam, że nie czas teraz i forma nieodpowiednia. Dobranoc panu. Proszę pani, tylko jedna prośba. Co takiego? Czy mógłbym od czasu do czasu o coś panią pytać? A o co panu idzie? Co to jest Rosja? Dziewczyna milczała i patrzyła w oczy diabłowi kombinując.
Jakie pobudki wywołały to pytanie? Diabeł, przypominając sobie odpowiedź Ryża o Anglii, jest to państwo, gdzie obywatel ma wielką wolność, bo musi robić to, co mu się chce robić, czekał, co powie dziewczyna. Wreszcie posłyszał obojętny, znudzony głos, jakby zza światów płynącą odpowiedź Lorda Ryża. Rosja jest to państwo, w którym obywatel musi chcieć robić to, co mu każą robić. Odpowiedź ta, którą Marek, tak jak i poprzednio, niezbyt dokładnie zrozumiał, wprawiła go w zachwyt. Jakie szczęście, niezupełnie straciłem mego szefa. Gorzej tylko, że to kobieta, a może to i lepiej? I Marek z tymi myślami usnął, a przez sen uśmiechał się szczęśliwie, jak wówczas, gdy na dyżurze w kotłowni numer 13 zdrzemnął się przy stole i przyśnił, że główny szatan udekorował go orderem Lucyfera pierwszego stopnia. A co mu się teraz śniło? Diabli wiedzą. Można tylko przypuszczać lub wyobrazić sobie. Rozdział 11. Pogromca reakcji. Diabłowi w głowie wirowało od nadmiaru wrażeń. Był na audiencji u wojewody, który łaskawie go przyjął i wypytywał o bohaterskie wyczyny w walce z hitlerowcami. Marek kłamał już swobodnie i artystycznie. Szczególnie pięknie opowiadał o zdobyciu przez niego sztandaru, czym wprawiał w podziw wszystkich. W Związku Zachodnim przy ulicy Homońskiego numer 1 zapoznano go obszernie z ideowymi założeniami Związku. Wreszcie znalazł się w wojewódzkim komitecie PPR. Tam zaproponowano mu wstąpienie do partii. Marek wahał się. No, muszę nad tym poważnie się zastanowić. Dlaczego? Nie chcę należeć do Polskiej Partii Robotniczej, bo kocham naprawdę tylko Rosjan i mam zaufanie jedynie do RKP, więc doskonale się składa. PPR jest właśnie aktywem RKP w Polsce. I wymowny sekretarz łatwo przekonał diabła w tym, co wie dobrze każdy Polak. Więc Marek wstąpił do partii i otrzymał legitymację. Oświadczono mu, że na razie przydzielają go do Rady Kontroli Nastrojów jako inspektora lotnego. To da mu sporo czasu do uporządkowania swych spraw i wypoczynku po bohaterskich walkach. W tydzień po przyjeździe do Poznania Marek miał prawdziwe dokumenty i dobre stanowisko. Wypłacono mu z góry dużą pensję. Wraz z różnymi dodatkami, co najważniejsze, dano mu skierowanie do Wydziału Aprowizacji i Handlu w celu otrzymania paczki UNRY. Musiał w tej sprawie złożyć dwa podania, napisać 4 wnioski, następnie w oddziale kartkowym przy ulicy Sierocej numer 11 otrzymał zaświadczenie na odbiór 5-kilowej paczki. Dopiero wówczas skierowano go do magazynu z połem przy ulicy Składowej. Tam wydano Markowi paczkę i zarządzono ulgowej wypłaty 270 zł. Diabeł zdumał się. Dlaczego mam płacić za paczkę, którą Ameryka przysyła w darze? Takie jest zarządzenie. Co mnie obchodzi wasze zarządzenie? Jestem bohater, członek PPR, inspektor kontroli nastroju. Stwierdzam, że ta okoliczność psuje mi nastrój. Szanowny towarzyszu, proszę zrozumieć. To, że jako członek PPR otrzymuje towarzysz paczkę tani, bo bezpartyjni obywatele, którzy jakimś cudem zezwolenie na paczkę uzyskają, płacą 307 zł. No, Marek z bólem serca musiał zapłacić 270 zł. Ale było za co, bo gdy przyszedł z nią do biura i paczkę na stole rozpakował, to bezpartyjni urzędnicy i urzędniczki aż zzielenieli zawiści. Patrzcie, prawdziwa czekolada, a jakie papierosy! Co za wspaniałe konserwy, ach, jeśli by choć połowę takiej paczki otrzymać. Marek również był zdumiony, lecz tego nie ujawnił. Natomiast poszedł do kierownika Rady Kontroli Nastrojów i spytał. Towarzyszu, w głowie mi się nie mieszczą pewne rzeczy. Co takiego? Jak zrozumieć, że Ameryka, o której nędzy tak dużo czytam w prasie, może dawać nam tak wspaniałe paczki? Propaganda, rozumie towarzysz. Sami z głodu zdychają, a nam ślą, aby zrobić sobie w przyszłości z Polski kolonię i ją wyeksploatować. Dobrze, ale na paczce napisano, że jest to dzienna porcja dla 4 żołnierzy. Otóż i z tym wpadli. Odcinek 7. Czy może towarzysz wyobrazić sobie żołnierza, który by takie coś otrzymał na 4 dni? Przecież to majątek. Słusznie, towarzyszu. Ale ta amerykańska propaganda chytra? Diabeł zrobił oko kierownikowi. Nie bardzo, rzekł kierownik. My z paczek skorzystamy. Pieniądze za nie weźmiemy i jeszcze im napaskudzimy. To trzeba umieć. I kierownik łaskawie poklepał Marka po ramieniu.
Diabeł uradowany wrócił do biura. Z ważną miną usiadł do stołu i pogardliwie spoglądając na bezpartyjny motłoch, rozwinął dziennik Głos Wielkopolski z dnia 22 listopada 1945 roku. Z przyjemnością przeczytał artykuł pod tytułem Doniosłe uchwały Rady Ministrów. Szczególnie podobał mu się następujący fragment. Kontrola prasy i widowisk. Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, funkcjonujące dotychczas przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, przejęte zostaje przez Prezydium Rady Ministrów i przemianowane na Główny Urząd Kontroli, Publikacji i Widowisk. Zrozumiał, że władze czuwają, że elementy reakcyjne muszą siedzieć cicho w mysiej dziurze. Nagle, na odwrotnej stronie tejże karty, tegoż pisma, w rubryce listy do redakcji przeczytał 5 pytań, z których 4 prawomyślne biły w Niemców, aby przemycić pytanie numer 5. Kto otrzymuje dary UNRY, gdyż takiego obdarowanego obywatela dotąd nie spotkaliśmy? Ufny, że zapytania moje nie pozostaną bez odpowiedzi, łączę wyrazy niekłamanego szacunku i poważania. Romuald Słowikowski, Poznań, Wierzbięcice 25. Mam ciebie, reakcjonisto, sanacyjna, sobako, pachołku kapitalistyczny, faszystowski, sługusie, krzyknął diabeł i bez czapki na głowie, z paczką UNRY pod lewą ręką, a gazetą w prawej wypadł z urzędu. Z szybkością około 100 km na godzinę wpadł na Wierzbięcice 25. Drzwi mu otworzył jakiś bardzo nędznie ubrany i nieszczęśliwie wyglądający obywatel. Chcę widzieć Romualda Słowikowskiego, rzekł diabeł. Ja właśnie jestem. Ogromnie mi przyjemnie, powiedział Marek, kładąc paczkę UNRY na stół i z gazetą w ręku zbliżając się do pana Słowikowskiego. Czy obywatel przesłał do redakcji ten list? Owszem, ja. Ale co za prędki, cudowny skutek. Widzę, że mi pan przyniósł paczkę UNRY. Bez żartów, obywatelu! Że groźnie diabeł. Obywatel pisze w swoim podstępnym liście, że nie spotkaliście obdarowanego obywatela? Otóż jestem takim obywatelem. Na dowód tego pokazuję paczkę. I żeby oduczyć was od demagogicznych i antyrządowych wystąpień publicznych, sprawię wam lanie. Za 5 minut diabeł wyszedł na miasto z paczką UNRY pod pachą i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku w PPR-owskiej duszy. Mimo, że był nalany po brzegi powagą swego stanowiska, zauważył, że idący ulicami ludzie zatrzymują się i ze zdumieniem go oglądają. Patrzcie, patrzcie, ten czarny otrzymał paczkę UNRY. Nie może być, to pewnie tylko puste pudełko. Marek z diabelskim uporem zaczął tropić objawy nieprawomyślności i wnet stał się pogromcą reakcjonistów. Na przykład nazajutrz po odpowiedzi w zastępstwie redakcji na 5 pytanie pana Słowikowskiego Marek własnoręcznie złapał i dostarczył bezpiece 4 reakcjonistów. Pierwszym był sprzedawca zabawek na ulicy Dąbrowskiego, który reklamował tekturowe pudełeczka z drucianym pałąkiem i naciągniętą nicią. Gdy pocierał tę nić woskowym papierem, pudełko wydawało dźwięki podobne zupełnie do gdagania kury. Jednocześnie szyderczo wykrzykiwał — kury z UNRY! Kury z UNRY! Marek natychmiast ulokował go w bezpiece. Drugim reakcjonistą była kobieta, która stojąc w ogromnej kolejce po miesięczny przydział soli, mówiła podstępnie do innych kobiet. Słyszałem, że wkrótce na kupon 10 ser dadzą. Co kuma mówi? Dużo dadzą? No po gomułce na osobę. Diabeł ją zaraz cap. Nie wyśmiewaj, kapitalistyczna agentko wielkich wodzów narodu. Trzeci reakcjonista siedział w stołówce i mimo pogłoski, które twierdziły, że w Poznaniu wykryto wyroby z ludzkiego mięsa, jadł z apetytem klops i tak mówił do towarzysza przy stole. Wkrótce mięso stanie zupełnie. Tak, dlaczego? Bo ze wschodu pędzą jeszcze 10 dywizji bydła. Czwartym reakcjonistą był gazeciarz, który biegł jezdnią i krzyczał — wolności nie ma, Rzeczpospolita sprzedana, ziemia pomorska kosztuje 2 złote, został tylko głos ludu! Marek wytrwale krążył ulicami, chodził po rynkach i restauracjach, często odwiedzał dworzec i uniwersytet, wyłapywał wszędzie elementy reakcyjne. Dużo osób aresztował za piosenkę Demokracja. Dostało się i tym, którzy opowiadali anegdotę o odbudowie, zastanawiając się nad tym, kiedy taka mała Polska odbuduje tak wielką Rosję. Aresztował nawet tych, którzy na pytanie, jak im się obecny ustrój albo władze podobają, odpowiadali, nie można narzekać.
O winie decydowała w tym wypadku ta okoliczność, czy odpowiadający mówił to szczerze, czy z chytrym uśmiechem. Jednak najwięcej osób aresztował za bardzo modne wiersze Moja Pani. Diabeł pracował z wielkim zapałem i całkowitym oddaniem się wielkiej idei tępienia reakcjonistów. Ze szczegółowym zamiłowaniem robił to dlatego, że byli to Polacy. Pracował teraz po 20 godzin na dobę i po pewnym czasie przyszedł do przekonania, że aby kwestię reakcji zlikwidować, zupełnie trzeba aresztować wszystkich nienależących do PPR, PPS, Milicji, Bezpieki i NKWD. Nawet złożył w tym sensie memoriał do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, na co otrzymał rzeczoną odpowiedź. Obecny stan taboru kolejowego i aktualna taktyka PPR nie pozwalają na wywięzienie 24 milionów reakcjonistów naraz. Ministerstwo pracuje planowo. Chociaż Marka słusznie uważam za wroga numer jeden polskiej reakcji, lecz do jednego reakcjonisty, zatwardziałego, zdecydowanego, Marek miał wielki sentyment. Był nim, a raczej była, Bronisława Ryżówna. Wobec niej sprytny i bezwzględny diabeł był łagodny jak baranek. Zwykle po pracy, dla dobra demokracji ludowej, Marek szedł na wypoczynek do domu. Ryżówna oddała mu pokój przy sklepie i tam diabeł miał swe roku. Marek gotował sobie jedzenie na prymusie, a potem z zapałem pochłaniał literaturę partyjną. Od czasu do czasu składał wizyty swojej gospodyni. Zawsze bardzo uważnie śledził jej humor i jeśli przypuszczał, że ją krępuje albo nudzi, natychmiast przepraszał i wynosił się do swego apartamentu. Wyglądało to nawet tak, że boi się jej. O pracy swej jako inspektora kontroli nastrojów nie wspominał ani słówkiem. Pewnego wieczoru Marek nieco wcześniej wrócił do domu, zapukał do drzwi Ryżówny i wszedł. Dziewczyna czytała jakiś gruby foliał, na który diabeł spoglądał z podziwem i szacunkiem. — Czy pani pozwoli, że trochę posiedzę? — Dobrze. — Ja właściwie mam pewną propozycję. Jeśli dotyczy małżeństwa, to niech się pan nie trudzi. Zupełnie przeciwnie. Chciałem zaprosić panią do kina. Do kina, a wie pan, to dobra myśl, chodźmy. Samej niezbyt przyjemnie, wieczorami wracać do domu. Jakie filmy idę? Marek pośpiesznie wyjął gazetę. W Apollo świat się śmieje, a bolszewicki nie pójdę, rzekła Ryżówna. To może do Bałtyku idzie Kurhan Małachowski, a też bolszewicki. W takim razie pójdziemy do Muzy, wyświetlają. Antoni Iwanowicz się gniewa. Przecież i ten bolszewicki. No to do Warty. A tam co? No za siedmioma górami. Również bolszewicki. I Marek musiał zrzec się przyjemności pójścia do kina razem ze swoją sympatią. Poczuł nawet pewną urazę do władz miejskich, że chociaż w jednym kinie nie dają filmu polskiego albo zagranicznego. Diabeł siedział przy stole, słodkimi oczami spoglądał na dziewczynę i wreszcie znów się odezwał. To ja, proszę pani, pójdę sobie. O nie, nie będę protestowała. Chciałbym tylko tego zapytać, tak. Proszę, co to jest polityka? Polityka jest to sposób, w jaki jednostki, nie mające żadnych przekonań, narzucają lub wywołują w społeczeństwie jakieś przekonania, aby z tego procederu ciągnąć dla siebie zyski. Po chwili Marek poszedł do swojego pokoju. Tam zabrał się do pism i książek. Rano, po krótkim nocnym wypoczynku, szedł znów na miasto tropić reakcjonistów. Robił to z coraz większą wprawą i powodzeniem, lecz pewnego razu nieco przesadził. Szedł ulicą Działyńskich i podsłuchiwał rozmowę po rosyjsku dwóch cywilów. Ty wiesz, co to jest Rosja? No, Rosja to autobus. Jeden kieruje, połowa siedzi, a reszta stoi. Trzęsie się i czeka, kiedy usiądzie. Marek zatrzymał ich. Proszę i za mną. Po co? Dokąd? Do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jeden z cywilów poczęstował Marka soczystym, wielopiętrowym epitetem, a drugi wyraził chęć sprawienia mu lania, lecz diabeł, wykorzystując swą kolosalną siłę, wytrząsnął ich i oszołomionych, prawie nieprzytomnych, zaniósł łatwo do bezpieki. Oddał reakcjonistom władzą i poszedł na dalszy połów. Wynikała straszna awantura. Okazuje się, że Rosjanie są oficerami, którzy chodzili po Poznaniu w cywilnym ubraniu. Bezpieka prędko się zorientowała, z kim ma do czynienia i zwolniła ich. Lecz Rosjanie przez swoje władze upomnieli należycie województwo. Gdyby Marek nie był tak sławnym, odznaczonym wielu orderami bohaterem, to sprawa ta na pewno by się skończyła dla niego marnie. Lecz obroniono go.
Poinformowano władze rosyjskie, że jest to bohater walk, który miał kontuzję głowy, że jeszcze nie jest zdrów i że go natychmiast usuną ze stanowiska i będzie odpowiednio ukarany. Nazajutrz kierownik Wojewódzkiej Rady Kontroli Nastroju wezwał do siebie Marka. Diabeł oczekiwał pochwał i wesoło przyszedł do zwierzchnika. Lecz kierownik miał zimną oficjalną minę. Nie zaproponował Markowi nawet, by usiadł. Obywatel wczoraj wykazał brak poszanowania dla Rosjan. Gdyby nie wasze dawne zasługi, musiałbym przekazać sprawę do sądu. O co chodzi? Zdziwił się Marek. Obywatel zatrzymał wczoraj na ulicy dwóch Rosjan. Tak jest. Wyszydzali ustrój sowiecki. To obywatela nic nie obchodzi. Obywatel miał polecone śledzić reakcyjne nastroje wśród Polaków. Jasne? Zwalniam obywatela z pracy i przekazuję do dyspozycji sekretarza partii. Sprawy nie wytaczam. Do widzenia. Marek, bardzo rozgoryczony, poszedł do sekretarza PPR. Tam go nieco łagodnie upomniano i dano urlop wypoczynkowy. Teraz diabeł poczuł jeszcze większą nienawiść do Polaków, którzy nie potrafili docenić jego pracy i gorliwości. Wieczorem tego dnia Marek spytał Ryżównę: kto to jest komunista? Komunista jest to człowiek, który nie lubi, jeśli ktoś ma kapitał. Natomiast ogromnie lubi, gdy sam ma kapitał i ku temu wytrwale zdąży. Ale ci polscy komuniści są dziwni. Niby sprzymierzeńcy Rosji, ale jeśli wystąpić w obronie ustroju sowieckiego, to gotowi są za to do więzienia wpakować. Ryżuna spojrzała na twarz Marka i rzekła: radzę panu w ogóle o komunizmie nie mówić. To było modne, nawet bardzo popłatne za sanację. Wówczas komunistów podziwiano, uwielbiano, kształcono, wysyłano za granicę, dawano stypendia. Jeśli wsadzano czasem do więzienia, to dlatego, aby mógł zrobić karierę. Gorzej było z tymi komunistami, których wydalono do Rosji. Tam ich rozstrzeliwano. Ale u nas było im cudownie. Nie rozumiem pani, przecież w Polsce jest nawet partia komunistyczna PPR. Co z pana za dzieciak? Czy pan jeszcze nie orientuje się, że na razie o komunizmie nawet mówić nie można? Niech pan to sobie zapamięta. Komunizmu nie ma. Rosyjskich wpływów nie ma. Jest tylko wolna, niepodległa, demokratyczna Polska i na tym koniec. A Rosja komunistyczna jest tylko sąsiednim państwem, sprzymierzonym z Polską, ale bez żadnych na nią wpływów. Rzeczywiście, rzekł zachwycony diabeł. Teraz rozumiem, dlaczego Polacy tak mnie potraktowali. Po prostu nie lubią tych, którym jest sympatyczny rząd rosyjski. Co za przewrotny naród. Rozdział 12. Zwycięstwo idei. Przez pewien czas diabeł, mając dużo wolnego czasu, poświęcał go lekturze. Od czasu do czasu chodził do kina, do teatru lub na odczyty. Później tak się stało, że przez tydzień nie wychodził z pokoju. Nawet przestał pytać Ryżówny. Dziewczyna, która nadal prowadziła marnie prosperujący sklep komisowy, zwróciła na to uwagę i pewnego razu spytała Marka: co się z panem dzieje? Pójdź pan chociaż na spacer, nie może pan całe dnie czytać. Ja nie czytam, piszę. Listy miłosne czy historie obyczajów? Nie, proszę pani, powieść. O, powieść. Tak, powieść. Poczuł pan powołanie pisarskie? Żadnego powołania. Tylko przeczytam ogłoszenie Związku Zachodniego o konkursie na powieść na temat ziemi odzyskanych. Zainteresowała mnie pierwsza nagroda. Ile? Pani nie uwierzy, 10 000 złotych. To według obecnego kursu giełdy wynosi 6 funtów sterlingów. Za to można kupić dość dobre trzewiki. Rzeczywiście, ogromna nagroda. Otóż to. A ponieważ ja potrafię zrobić wszystko, co chcę, to i powieść napiszę. Szczególnie mi to łatwe, bo znam trochę ziemi odzyskanej i wyczuwam wymagania jury konkursu i wydawców. A jaki tytuł będzie miała pańska powieść? O, Zwycięstwo idei. A niezbyt pociągający. Mnie chodzi o pociągnięcie nagrody, a nie o zainteresowanie czytelnika. A Marek w dalszym ciągu z natchnioną mordą, ruszając uszami, czasem wysuwając pół języka i z mądrą miną na głupim pysku oraz idiotycznym zapałem rasowego piłsarza, machnął swe dzieło. Aby zapoznać czytelnika z mentalnością diabła, podam streszczenie powieści. Antoni Wierzba, Zwycięstwo idei, powieść współczesna. On, dzielny peperowiec, porzuca dobre stanowisko w stolicy, jedzie ochotniczo na dziki zachód organizować życie. Tam napływają inni, dzielni partyjniecy i wspólnie budują polski wał nad Odrą. Zwalczają wszystkie trudności, wykrywają zamaskowanych faszystów i sabotażystów. Życie zaczyna kwitnąć. Ona, burżujska córka,
przyjechała szabrować. Zostaje zatrzymana. On, jako kierownik bezpieki, bada ją. Młodość, uroda, lecz brak zdrowego instynktu społecznego pod wpływem wychowania w Polsce sanacyjnej. Lecz wystarcza kilka ognistych jego przemówień oraz naturalnie spojrzeń i ona topnie jak masło na gorącej patelni. Ze łzami w oczach błaga o przyjęcie jej do PPR. Z pomocą jego osiąga ten ogromny zaszczyt. Wówczas zaczynają razem budować nowy świat i wspomagani przez garnizon rosyjskich żołnierzy utrwalają fundamenty polskości na dzikim zachodzie. Ona poprzednio, jako szabrowniczka, znalazła ukryty przez hitlerowców wielki skarb. Zamierzała ostrożnie i powoli zlikwidować go na własną korzyść. Lecz teraz, jako partyjniaczka, zrozumiała podłość tamtego zamiaru i ujawniła to staroście powiatowemu, też dzielnemu PPR-owcowi. Skarbu nie rozgrabiono, nie przepito. Do stolicy poszły telegramy. Zainteresowały się tym władze. Część skarbu przekazano na odbudowę stolicy do dyspozycji BOS. Resztę zostawiono na miejscu dla podźwignięcia miasta z ruin. Mógł nim dysponować specjalny komitet, w skład którego weszła i ona. Była burżujka i szabrowniczka, a teraz partyjniaczka i pionier mlekiem, miodem i szlachetnymi bolszewikami płynącego kraju raju. Komitet na wniosek dawnej burżujki postanawia pierwsze założyć Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, drugie zbudować wspaniały pomnik bohaterów Armii Czerwonej, trzecie wysłać telegram z wyrazami uznania dla wodzów demokracji ludowej. Akcje wieńczą, cywilny ślub, demokratyczna uczta w gmachu bezpieki i partyjny pocałunek. Diabeł prawie bez przerwy pisał swą powieść, bo chciał zdążyć wysłać ją na konkurs. Późno spostrzegł ogłoszenie, miał tylko 2 tygodnie, lecz diabelski upór i podnieta w formie zapowiedzianej nagrody 10 tysięcy złotych pozwoliły mu stworzyć dzieło w tak krótkim terminie. Marek przed rozpoczęciem pracy nad powieścią połknął 4. pigułkę Lucyfera z napisem Talent Literacki. Powieść została wysłana w ostatnim dniu terminu. Wkrótce diabeł dowiedział się o tym, czego był pewien z góry, że uzyskał pierwszą nagrodę. Marek natychmiast udał się do Związku Zachodniego i zażądał pieniędzy. Lecz powiedziano, że nagroda zostanie mu wręczona na specjalnym zebraniu w sposób uroczysty. Laureat zdenerwował się. Mam wasze specjalne zebranie tam, gdzie każdy uczciwy diabeł ma ogon. Jako literat bardzo wykwintnie wyraził swą myśl Marek. Proszę natychmiast o forsę, inaczej podaję do sądu z powodu oszustwa. Mamy teraz ustrój demokratyczny i nie zgadzam się na sanacyjne bujanie elementów natchnionych. Zresztą palce mi tak wyłażą z strzewików, że mogę nimi publicznie figi pokazywać. Diabeł groził policją, milicją, bezpieką, NKWD, NKGB, sądami i ledwie go uspokojono, gdy wreszcie wyszedł za drzwi, prezes powiedział do sekretarza. Ależ to nieufna bestia. Możliwe, że jako pisarz ma wielkie doświadczenie, a przecież to debiutant, więc może sam był kiedyś wydawcą. Chyba to wkrótce powieść wydano książką i zaczęto drukować ją w odcinku. Recenzje były entuzjastyczne. Prasa ogłosiła światu ukazanie się nowego wielkiego talentu. Jeden z dużej miary krytyków napisał ogromny artykuł o tej powieści, z którego przytoczę tylko 2 krótkie zdania. Od czasu ukazania się powieści wstrętnego reakcjonisty Sergiusza Piaseckiego Kochanek wściekłej niedźwiedzicy nie notowano podobnego sukcesu, tylko jeśli tamta powieść brała czytelnika barwnymi spekulacjami erotyczno-awanturniczymi, to zwycięstwo idei Antoniego Wierzby można uważać za wyraz idealistycznie skonkretyzowanych koncepcji demokratycznych, naświetlonych pod kątem racjonalnie sublimowanych i obiektywnie wykoncypowanych z subiektywną zdolnością filozoficzno-dialektyczną, stanowiącą trwały szaniec metodologiczny w logicznym powiązaniu pierwiastków empirycznych z materialistycznym ujmowaniem koncepcji społecznych, dających skrystalizowaną amplitudę ewolucji demokratycznych i stanowiącą funkcję wyrazów konkretu transcendentalnego naświetlania zjawiska społeczno-politycznego, którym jest kojarzenie przeciwstawnych elementów społecznych i politycznych w konfrontacji ich z emocjonalnymi czynnikami procesów psychofizycznych wywołanych konfliktami natury biodemologicznej w kształtowaniu idei demokratycznych. Jeśli powieść pachołka krwawej międzynarodowej plutokracji Piaseckiego mogli bez szkody czytać tylko ludzie o twardych fundamentach moralnych, to powieść Wierzby nadaje się przede wszystkim dla ludzi nie posiadających żadnych moralnych założeń. Wspaniała ta recenzja, wyróżniająca się przejrzystością myśli i uczciwością sądu. Bardzo się podobała Markowi, więc wyuczył się jej na pamięć. Uroczystość wręczania nagrody Antoniemu Wierzbie była wspaniała.
W wielkiej sali galowej Związku Zachodniego zebrała się elita Poznania. Z Łodzi przyjechał delegat Związku Pisarzy. Byli korespondenci wielu pism. Przybyli nalani ważnością swych stanowisk redaktorzy Moskaluk i Moskiewski. Było kilku przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zjawiło się sporo pisarzy, chociaż wyprzedzili ich jako element łatwo zapalny poeci demokratyczni. Lekka kawaleria literatury. Był nawet sam NKWD-sza. Marka to wszystko bardzo mało interesowało. Uważnie obserwował otoczenie i starał się wywnioskować, dadzą forsę czy nie. Leciały mu mimo uszu słowa uroczystych przemówień na jego cześć. Obojętnie przyjmował pełne złości, zawiści, ukrytych uszczypliwości, gratulacje kolegów po piórze i z niepokojem czekał, kiedy dadzą pieniądze. Wreszcie wręczono mu plik banknotów. Dobrze obliczone? Spytał diabeł. Naturalnie. Mimo to Marek sprawił. Coś mu się tam nie zgadzało. Przeliczył jeszcze raz i skonstatował. Brakuje 100 złotych. Nie może być. Proszę sprawdzić. Przeliczono pieniądze. Rzeczywiście brakowało 100 złotych. Przeliczyłem się, powiedział sekretarz. Nie doliczył się obywatel, sprostował diabeł. Po wręczeniu Markowi nagrody odbył się bankiet. Wygłoszono uroczyste mowy, w których podkreślano wielką rolę pisarzy w kształtowaniu nowych form życia demokratycznego. NKWD-sza mówił przeszło godzinę. Mowę jego zdobiły wyrazy sanacja, reakcja, zgniły intelektualizm, tendencja psychonarodowa, czujność demokratyczna. Pisarze, szczególnie zaś poeci, z wielkim zainteresowaniem słuchali go i bali się nie tylko poruszyć, lecz nawet mrugać. Jedynie Marek pałaszował drugą już porcję gęsi i popijał marcowym piwem. Gdy towarzystwo podpiło, zaczęto tańce. Ponieważ zarząd nie był przygotowany na tę ewentualność, więc orkiestrę musiano zaimprowizować. Kowal z kuźnicy bębnił pięścią w stół, trębacz z odrodzenia umiejętnie wysyłał sygnały demokratyczne w rurze od rosyjskiego samowaru. Orkiestrą tą z wielkim talentem dyrygował osobiście sam NKWD-sza. Wykonywano tylko demokratyczne tańce kozaka, trepaka, kamaryńskiego. Ponieważ tancerzom zabrakło pań, a więc poeci demokratycznie, odpowiednio się krygując, spełniali z talentem i szczególnym powodzeniem u wielu pisarzy demokratycznych rolę panienek. Niektórzy wykazali w tym tak wielkie uzdolnienie i byli tak czarujący, że wyróżnił ich nawet delegat Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To dla wielu z nich stało się początkiem błyskawicznej kariery dyplomatycznej. W pewnej chwili Marek zbliżył się do Przylizusia, którego szczególnie cenił jako wielkiego twórcę demokratycznego. Chciałbym, obywatelu, kolego, dowiedzieć się, jakie są przyjęte formy w społeczeństwie polskim, zaznaczam, niepostępowym przy składaniu pannie propozycji małżeństwa. To zależy. Od czego? Kto, gdzie, kiedy, komu, w jakim celu taką propozycję z siebie wyparowuje lub uwypukla. A ja w domu dzisiaj, panience, żeby się z nią ożenić. No, on dziś stosowano taką metodę. Kawaler brał miotłę kwiatów i w wyszukanych, dostatecznie głupich słowach, klęcząc, błagał ją o serce lub rękę, chociaż miał na myśli co innego. W razie, gdy spostrzegł, że panna waha się, groził jej, że popełni samobójstwo i swą śmiercią obciąży jej sumienie. Teraz można zagrozić poważniejszymi konsekwencjami, zależnie od stopnia nieprawomyślności danej osoby, bo prawomyślnych teraz prawie nie ma. A jakie może być wyszukane zdanie? Bo mnie jako prozaikowi nic pięknego do głowy nie przychodzi. Przylizuś uniósł wzrok ku sufitowi, drapał się po brzuchu, wydobywając z siebie natchnienie. Może obywatel zacząć tak. O, dyktatorze mego, w radosnych zasiekach płomiennej miłości uwikłanego serca. O, moja słodka, jak unrowska paczka i wdzięczna, jak idea demokratyczna, Sylfido. Marek z podziwem słuchał go, notował to w pamięci, jednocześnie zaś spoglądał zachłannie na duży bukiet kwiatów zdobiący środek stołu biesiadnego. Bankiet zakończono odśpiewaniem Moskwa, maja, strana maja, ty sama ja lubi maja, moguczaja, kipuczaja, nikiem nie pabiedi maja. Wszyscy śpiewali z zapałem wielkim, szczególnie poeci. Jeden z nich mówił potem głośno, aby słyszał NKWD-sza i delegat MBP. Och, co za cudna pieśń! Czy nie przypomina wam Mickiewicza o Litwo, ojczyzno moja?
lecz jest nieskończenie lepszą i formą, i treścią od początku pana Tadeusza. Wszyscy rozeszli się w bardzo dobrych humorach, bo spostrzegli, że NKWD-sza był zadowolony. Marek pośpiesznie szedł do domu z olbrzymim bukietem kwiatów, który w zamęcie pożegnalnym zwędził ze stołu. Otworzył drzwi do swojego pokoju, tam popluł na dłonie, przygadził kudły na głowie i rozgrzewany miłością oraz alkoholem zapukał do pokoju Ryżówny. Proszę. Marek wszedł, klapnął na kolana i wyciągając przed siebie, jak tarczę, olbrzymi bukiet kwiatów, jednym tchem wyrzucił. Kochana Syfilido, jesteś wdzięczna jak paczka unroska, a słodka jak idea demokratyczna. Składam do twych stóp swe serce, sławę pisarską, kwiaty i 10 000. W zamian za co proszę tylko o rękę, a jeśli nie, to uzyskam ją za pomocą bezpieki, bo wiem, z kim mam do... Kwiaty kopnięte frunęły w górę, a Marek, trzaśnięty w mordę, opadł na ręce. Poszedł wąt, durniu. Diabeł co prędzej wyniósł się na czworakach do swojego pokoju i tam zaczął płakać. Ryżówna, zirytowana, zamknęła drzwi na zasówkę, słyszała, jak z daleka dolatuje beczenie Marka. Trwało to bardzo długo. Propozycja Marka początkowo ją zgniewała, lecz później, przypominając ją sobie, zaczęła się śmiać. Wreszcie otworzyła drzwi i świsnęła. Potem zawołała. — Ej tam, panie literacie, chodź no pan tu! Marek, trąc palcami zaczerwienione oczy, ukazał się w pokoju Ryżówny. — Czego pan tak się wygłupia? Powiesz pan zdolny napisać, lecz nie potrafisz oświadczyć się? — To nie ja. — To przylizuś winien. — Nie rozumiem. Zapytałem go jako poety, który powinien umieć delikatnie wypowiadać delikatne uczucia i on mi doradził. — Ach, to tak. Więc proszę posłuchać mnie uważnie, gwiazdo polskiej demokratycznej literatury. Mamy listopad 45 roku. Proszę się zgłosić do mnie za rok i w sposób mniej poetycki wnieść propozycję małżeńską. Rok wystarczy mi na sprawdzenie pańskich uczuć. Do widzenia. Odcinek 8. Marek długo nie spał. Przewracał się z boku na bok i klął przy Lizusia. Nie cieszyła go już nawet uzyskana nagroda. Rok, myślał zakochany diabeł. Jak tu wytrzymać? A 1 maja kończy się termin mego pobytu w Polsce. Wreszcie Marek postanowił, że 1 maja nie połknie 7 pigułki Lucyfera, mającej przemienić go w diabła i przetransportować do piekła. Zostanę w Polsce i ożenię się z Ryżówną, a potem wyemigruje razem z nią do Rosji, aby odetchnąć wolnością i żyć w dobrobycie. Postanowił czuły diabeł i słodko usnął. Rozdział 13. Demokratyczne Biuro Porad Literackich. Praktyczny diabeł postanowił wykorzystać swą zdolność komponowania powieści i zaczął eksploatować ją na wielką skalę. 3 grudnia w pismach ukazało się następujące ogłoszenie. Niebywała okazja. Każdy może stać się wielkim pisarzem. Droga do sławy otwarta. Demokratyczne. Biuro Porad Literackich, laureata konkursu Związku Zachodniego, autora super arcydzieła hiperdemokratycznego Zwycięstwo Idei, wykonuje prędko, tanio, solidnie i fachowo plany utworów literackich, daje nowe tematy, niczuje, odświeżam stare, członkom PPR, UB, MGB, ulgi, dyskrecja zapewniona. 3 grudnia Marek rozpoczął urzędowanie w swym biurze. Ryżówna mu pomagała. Czart z diabelską szybkością narzucał szkice powieści i dyktował je dziewczynie, która przepisywała jego elaboraty na maszynie. Diabeł z natchnionym wyrazem na plugawym pysku, drapiąc się to pod pachami, to po głowie, dyktował. Temat numer 37. Tytuł. Klęska faszysty. Osoby. On, przystojny szatyn, lat 35, waga 70 kg, wzrost 1,70 cm. Wysportowany, elegancki wysłannik rządu londyńskiego w celu szerzenia nastrojów reakcyjnych w Polsce demokratycznej. Ona, platynowa blondynka, wysoka, dobrze zbudowana, cera morelowa, uszy jak muszelki, zęby jak perełki, usta jak wiśnie, oczy jak śliwy, piersi jak pomarańcze, paznokcie jak migdały. Czy nie dość tej owocarni? Przepraszam panią, mój Pegas trochę się zagalopował.
W ciągu godziny narzucono plan akcji, założenia ideowe, charakterystyki postaci, spis i treść rozdziałów. Następnie powieść wciągnięto do katalogu. W tym momencie przy drzwiach brzęknął dzwonek i do energii weszła elegancko ubrana pani, która u ronda kapelusza miała gęstą woalkę szczelnie zakrywającą twarz. — Czym mogę pani służyć? — Chciałabym napisać ładną powieść. Właściwie mam najwspanialsze tematy, bo moje życie to wielki, piękny romans, ale gdy zaczynam pisać, to mi albo pomysły puchną, albo bohaterowie tak nieprzyzwoicie zachowują się, że wprost przykro. To zdarza się pisarzom o dużym temperamencie. My mamy wielki wybór konsekwentnie matematycznie ułożonych planów powieści z wyszczególnieniem rozdziału, z twardą konstrukcją, która nie pozwala bohaterom robić, co im się podoba. To ułatwi ogromnie autorowi wykonanie całości. W jakiej cenie życzy sobie pani temat? Na cenie mi nie zależy. Chciałbym coś bardzo uczuciowego, jednocześnie ogromnie mądrego. Mądrych powieści nie ma. Są ciekawe i nieciekawe. Najciekawsze są te, które pisali idioci o idiotach. Ja pani radzę wziąć Miłość, Wolność i Obowiązek albo Pamiętnik aktywistki. Sądzę, że ogromnym sukcesem będzie się cieszyć Wampir z Bristolu. Jest to historia biednej dziewczyny, która pracowała jako pokojówka w hotelu Bristol i została uwiedziona przez łódzkiego fabrykanta gumowych wyrobów higienicznych. Chciała popełnić samobójstwo, lecz w ostatniej chwili tu rozpoczyna się wzruszająca część ideowa. Poznaje pięknego młodzieńca, wroga sanacji, kapitalistów. Powieść kończy się zdemaskowaniem kapitalisty, który był agentem hitlerowskim, opanowaniem fabryki, w której on staje się dyrektorem. Ona zaś awansuje na kierownika hotelu Bristol. Klientka wybrała temat numer 14, kwiaty demokracji. Zapłaciła 5000 zł i spytała. Teraz mogę uważać się za wyłączną właścicielkę tematu? Naturalnie. Oddajemy pani wszystkie kopie i skreślamy ją z katalogu. A dlaczego państwo sami nie wykorzystujecie tematów? Brak czasu, rozumie pani. Powieść trzeba pisać miesiąc, przepisać drugi miesiąc, więc wolę sprzedawać tematy, których przy mojej zdolności kompozycyjnej mogę wykonać dzielnie kilka. Mnie zależy jedynie na rozwoju literatury demokratycznej. Kto to zaś wykona szczegółowo, jest obojętny. Drugi klient przyszedł wieczorem. Miał na twarzy czarną maskę. Wybrał z katalogu klęskę faszysty i zapłacił 3000 zł i ulotnił się. Następnego dnia sprzedano 5 tematów za 20000 zł. Marek ręce zacierał z zadowolenia i z zimna. — Proszę pani — zwrócił się diabeł do reżimy. — Ja tak strasznie marznę. — Co zrobić? Nie ma węgla. Niech pan poprosi w komitecie o przydział węgla. Panu należy się. — No owszem, należy się, ale węgla nawet województwo nie otrzymało. Starają się od kilku miesięcy na próżno. Musimy przede wszystkim zaopatrzyć węgiel Rosji, aby oddzięczyć się jej za wybawienie od hitlerowców. — O, ładna historia. — Ale to nie darmo, płacą. — Jeszcze jak. Wydobycie tony węgla kosztuje nas około 150 zł, a sprzedajemy z dostawą do Tarnowskich Gór mniej jak za 50. Za to płacą też towarem, bawełną, abyśmy ją przerabiali na materiały, które potem zabierają. — To już zapłata za obronę nas od faszystów i reakcjonistów. Ładna obrona. Ludzie wieczorem boją się na ulicę wyjść, aby z obrońcą się nie spotkać. Mnie nie ruszyli i nie ruszą. Więcej ucierpiałem od Polaków, jak od Rosjan. Przyjdzie czas i na pana. Czytał pan o likwidacji 17 grup nielojalnych? Czytałem. Do której pan siebie zaliczył? Bo tam dla wszystkich jest miejsce. Dla mnie nie ma. Diabłów nie wymieniono. Tylko? Ale naprawdę tu tak zimno, że nie mogę pracować. Piekielne życie, rzekła Ryżówna. Tylko nie piekielne, tylko nie piekielne, oburzył się Marek. Tam było cieplutko. A czy nie można kupić węgla na wolnym rynku? Można. Kosztuje 5000 tona. Szalenie drogo. O, w Warszawie 7000. Wreszcie zadecydowano, że kupią tonę węgla, bo dochody były duże i przedsiębiorstwo dobrze prosperowało. Nazajutrz przyszło do Marka 3 delegatów z Wojewódzkiej Rady Kultury i Sztuki. Pan jest Antoni Wierzba? Owszem. Obywatele w sprawie kupna tematów? Nie. Zamierzamy przeprowadzić z panem wywiad dla pism. 1000 zł za każdą godzinę gadania, rzekł diabeł. Delegaci byli zdziwieni, bo przypuszczali z doświadczenia, że autor będzie zachwycony reklamą jego osoby i dzieła w prasie. Lecz gdy okazało się, że laureat mówi poważnie, dali mu 1000 zł. Marek je schował, zapiął kieszeń agrafką, położył zegarek na stole i powiedział: zaczynajcie. Jeśli godzina się skończy, to drugi 1000 albo uprzejmie żegnam. Po zakończeniu wywiadu chciano sfotografować diabła, lecz za to zażądał 500 zł. Musieli zapłacić i zrobili 3 zdjęcia. Laureat uśmiecha się do publiczności, laureat z mądrą miną pisze, siedząc za biurkiem. Laureat rozwalony w fotelu z papierosem w ustach snuje wspaniale koncepcję wielkich dzieł.
Delegaci wynieśli się. Marek z Ryżuną zabrali się do fabrykacji dalszych tematów literackich. Za 2 godziny jeden z delegatów wrócił. Dziwna rzecz, panie Wierzbo, na żadnej kliszy pan nie wyszedł. Jest wszystko w pokoju, każdy drobiazg, a pana nie ma. Chcę powtórzyć zdjęcie. 500 złotych. Dano mu znów 500 złotych i sfotografowano kilkanaście razy kilku aparatami. Lecz za 2 godziny przyszło 5 fotografów z 7 aparatami i oświadczyło Markowi, że stoją wobec niespotykanej w dziejach fotografiki zagadki. Klisze doskonale utrwalają wszystko, prócz potrzebnej fotografującym postaci Antoniego Wierzby. Zamierzano fotografować go po raz trzeci. 500, diabeł potarł duży palec prawej dłonią wskazujący i otrzymał gotówkę. Jednak i tym razem nic nie wyszło. Wówczas postanowiono zrobić z Marka portret. Diabeł zażądał po 1000 złotych za każdą godzinę pozowania. Delegaci wyszli, obiecując wstąpić jutro wraz ze zdolnym portrecistą. W drodze do WRKS prowadzili taką rozmowę. Ale twardy typ. Tak, pierwszy raz takiego pismaka spotykam. Zwykle jak do takiego dudka przychodzi się, to aż osmarcę się z radości. Rączki zaciera, uśmiecha się, a może kawci, papierosika. Tylko go fotografuje, chodzi do góry nogami. A zacznie gadać, to wypaple więcej jak w bezpiece. A tego drania nic prócz forsy nie interesuje. I tak sprytnie urządza się, że nawet klisze go nie biorą. Celuje na portret, aby więcej zarobić na pozowanie. Tak, to facet z zasadami. Takiemu i NKWD-sza nie da rady. Lecz niedługo egzystowało wspaniałe demokratyczne biuro porad literackich. W połowie grudnia wezwano Marka do sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu PPR. Tym razem rozmawiano z nim słodziutko. Okazało się, że w związku z powieścią Zwycięstwo Idei zainteresowało się autorem Ministerstwo Ziem Odzyskanych i poleciło województwu skorzystać z pomocy tak ideowego obywatela, który zna dobrze kwestię zachodnią. Po naradzie referentów województwa z delegatami Związku Zachodniego postanowiono zaprosić i zaproponować Wierzbie objęcie Wydziału Nadzwyczajnego do zwalczania szabrownictwa. Opublikowano ostrzeżenie wojewody poznańskiego, gdzie za uprawianie, nabywanie lub przechowywanie szabru na mocy artykułu 161 kodeksu karnego zapowiedziano karę do lat 2, a przy zastosowaniu dekretu z dnia 30 października 1944 o obronie państwa, dziennik ustaw nr 10, pozycja 50, kara mogła być zwiększona do lat 5. Diabeł odbył kilka konferencji. Uzyskał pełnomocnictwo do dysponowania aparatem policyjnym i bezpieką. Przyznano mu duży fundusz dyspozycyjny dla zorganizowanej akcji. Dano auto i szofera. Marek zacierał ręce już nie tylko z zimna, lecz i na myśl o tym, że wypleni ostatecznie plagę szabrownictwa. Wieczorem zaś zajechał własnym autem do bramy domu przy sklepie komisowym Energia. Bramę zamknął i szofera zwolnił do następnego dnia. Proszę pani, rzekł Marek do Ryżówny, musimy zlikwidować nasze biuro. Otrzymałem bardzo ważną misję społeczną i muszę energicznie zabrać się do roboty. Ach, jaka szkoda, że nie żyje mój kochany szef, pan Leon. On tak cudownie umiał planować różne akcje. Bo ja właściwie nadaję się tylko do planowania akcji powieściowych. A jaką misję pan otrzymał? Może znów ściganie reakcjonistów? Nie, proszę pani. Tym razem mam ścigać szabrowników. Funkcja wspaniała, bo biedni repatrianci ze wschodu przyjeżdżają do ziemi obiecanej, szyderczo powiedziała dziewczyna, i znajdują tam mury tylko. Marek z zapałem przeczytał jej ostrzeżenie wojewody poznańskiego. No bardzo pięknie to brzmi, tylko. Tylko co? Tylko jest malutka wada. Jaka? Ostrzeżenie trzeba było wydać przed rokiem, nie zaś teraz, gdy gruby szaber skończony i tylko nędzarze jeżdżą tam po szmaty garnki i owoce. A ma pani rację. Jak to nie przyszło mi do głowy poprzednio. Marek długo milczał, ale nagle trzasnął się pięścią w łeb i zawołał. Proszę pani, a przecież można zabezpieczyć resztki niewyszabrowanego mienia i zabrać się do odbierania tego, co było szabrowane poprzednio? Tego, co popłynęło za linię Curzona, pan nie wróci. Ale jest mnóstwo rzeczy tu. Jak pan się dowie, co pochodzi z szabru, co nie? Mam na to sposób. Jaki? Zaraz wytłumaczę pani. Diabeł poszedł do swego pokoju, tam połknął 5. pigułkę Lucyfera z napisem Jasnowidzenie, 55 dni. Potem wrócił do pokoju Ryżówny. Więc jak pan tego dokona, pytała dziewczyna, bo chodzi nie o wykrycie jednego, lecz mnóstwa przywłaszczeń cudzych rzeczy. Potrafię wykryć wszystkie przywłaszczenia. Mogę zaraz pani o tym przekonać. Na przykład ta brązowa sukienka, którą pani ma na sobie, pochodzi z Trauchenbergu, obecnie nazywa się Straburek,
należała do Berty Smith, blondynki lat 19, zszabrowana 17 maja bieżącego roku. Kupiła ją pani za 250 zł od Matyldy Fipsztylkowej, zamieszkałej przy ulicy Wielkie Garbary numer 1001. Kupno odbyło się 9 lipca o godzinie 2.30 przy Alei Marcinkowskiego numer 24, naprzeciw zakładu elektrotechnicznego Volta, telefon numer 4114. Poszła pani tam z polecenia brata, aby kupić 3 tastery. Kupiła je pani za 75 zł. Ryżówna zdumionymi oczami patrzyła na Marka, który mówił dalej. Ma pani pod suknią seledynową koszulkę zacerowaną na lewym boku wyżej pasa białymi nićmi. Pani to widzi? Widzę. Więc muszę wziąć palto. Nic nie pomoże. Ja i przez mury widzę. To niech pan się prędzej wynosi stąd do swego pokoju. Proszę pani, ja i stamtąd zobaczę wszystko, co zechcę. Na to pani nic nie poradzi. Ależ pana świntuch. I przez stół pan widzi? Tak. Tak, na prawej stopie, w pantoflu, ma pani przy dużym palcu brązową plamę w kształcie fasoli. Oj, drań z pana. I nie ma jak pana się pozbyć. Swoją drogą to ciekawe. Zróbmy jeszcze jedną próbę. W sąsiednim domu na parterze mieszkają dwaj milicjonerzy. Jeden kawaler, drugi żonaty. Co robi kawaler, jeśli jest w domu? Dopiero co przyjechał z Grunbergu, obecnie Zielona Góra. Przybył walizkę szabru, wyładowuje ją. Są tam dwa żelazka elektryczne, kapa na łóżko, zepsute radio, męski garnitur. Dobrze, a co robi żonaty? Żonaty... Nie mogę pani powiedzieć. Ha, ha, zatriumfowała Ryżówna. Ja widzę, ale nie chcę opowiedzieć, bo on jest sam na sam z żoną. A jeśli pani koniecznie wymaga, to nic podobnego. Zabraniam panu mówić. A ten fotel, na którym ja siedzę, uszabrowano tu, w Poznaniu, przy ulicy Przemysłowej. A stół z ulicy Wały Jana. A tę półkę... To już pani własnoręcznie uszabrowała. Leżała na gruzach zrujnowanego domu, nie miała właściciela. Wiem, lecz i to jest szaber. Z pana okropny typ. Przekonałem panią, że potrafię wykryć każdy szaber? Teraz chodzi o to tylko, jak to zorganizować, aby w krótkim czasie wszystek szaber skonfiskować, a szabrowników ukarać. Tu trzeba zastosować strategię, powiedziała Ryżówna. Marek z zachwytem na nią spojrzał. No, mówi pani jak sam, kochany mój szef, pan Leon. Proszę pani, czy nie zgodziłaby się pani zostać moją sekretarką? Nie. Zażądają, żebym wstąpiła do PPR i podpisała przysięgę na wierność rządowi. Pani będzie moją prywatną sekretarką. Właściwie rzecz biorąc, już nią jestem. Doskonale. Będę dzielił z panią po połowie wszystkie moje zyski. Pani zaś będzie opracowywała plany działania. Zgoda. Tylko proszę zastanowić się i stosować ściśle do moich wskazówek. Z rozkoszu. Przede wszystkim musi pan objechać autem całe miasto i zorientować się w tym, gdzie i jakie są ilości szabru. Drugie. Trzeba zrobić wykaz domów i ulic, na których są uszabrowane rzeczy. W brulionie. A ja to przepiszę na maszynie. Potem trzeba zorganizować składy na zwózkę szabru. Następnie musimy stworzyć oddziały transportowe i zbrojne oddziały lotne do odbierania szabru w swoich rejonach. Potem trzeba, obok tej akcji, stworzyć dokładną kontrolę dróg komunikacyjnych do ochrony od wysoko postawionych szabrowników ziem odzyskanych. Uważam, że w ciągu 2 do 3 tygodni ukończymy rozpracowywanie akcji i przygotowanie do wprowadzenia w życie. Musimy działać systematycznie i zachować w tajemnicy wszystko aż do chwili, w której rozpoczniemy właściwą akcję. Poproszę pana o dostarczenie mi jutro mapy ziemi lubuskiej i szczegółowego planu miasta Poznania. Jutro musi pan wezwać starostów ze wszystkich powiatów i polecić im zorganizowanie składów i środków transportowych. Tylko proszę nie ogłaszać im, w jakim celu to wszystko jest potrzebne. Za 3 dni zaczniemy objazd ziem odzyskanych dla zorientowania się w sytuacji. Pojedziemy przede wszystkim do Gorzowa, który stanowi centrum ziem odzyskanych. Cudownie! Zachwycał się Marek. Tylko proszę pana nie patrzeć na mnie wprost, a trochę w bok, upomniała diabła Ryżówna. Słucham panią. Poza tym proszę ściśle wykonywać moje